Pięknie, kurwa. Pięknie. Pięknie, kurwa. Pięknie. Pięknie, kurwa. Pięknie.
Yaman. Hello there, boys and girls. Hello, hello. Czy wszyscy mnie słyszą? Proszę dać znak życia. Witam serdecznie każdego na czacie. O, pięknie, motki loadingu. Kurwa, jakiego emoji jeszcze nie wymyślili. O kurwa, ty, wspieracze jacyś normalnie się już pojawili. A wy macie prędkość. No dobra, trudno. No to za chwileczkę dopiero będę musiał was przywitać. O cholera jasna. Stresuję się normalnie. Czekajcie, to muszę normalnie minimalization. Czat na bok, na pół screena. I moi drodzy, raz, dwa, trzy. Uś! A! Witam i o zdrowie pytam. Siemano! Moi drodzy, to coś świeżego tutaj mamy chyba, nie? Tak mi się wydaje, że świeżego. Coś mi się strasznie powaliło z tym. Pięknie, kurwa. Pięknie. Uuu, Zoomek został jebachem. Witam serdecznie, Zoomku. Moment, bo o. Blue screen dobrze działa, chyba dobrze działa. Siemano. Siema, zgrabny układ graficzny. Moi drodzy. Hot damn! O, nie mieszczą się super czaty, czas to dopracować. Dłuższe ksywy nie były brane pod uwagę. Kurwa mać, ale tego tutaj się teraz pojawia. Czekajcie. Zaraz to, nie wiem co się dzieje. O, ale schudłeś. No, moto dziku, niestety prawda jest taka. Pięknie, kurwa. Co ja pięknie. Tutaj znowu jakieś kurwa cienie rzucam, nie podobuje mi się to. Pięknie, kurwa, co to znowu za japońskie znaczki, albo chińskie, albo koreańskie, nie wiem, hot damn! O. Pięknie, kurwa. Zacięła? Pięknie. Zaciął mi się OBS? O nie. Czy wy mnie nie słyszycie? Dajcie mi znać. Nie wiem, co się dzieje. Pomocy. Hot damn! Dalej słyszę powiadomienia, które lecą, ale mi... Ty! O nie! A ja mam zaciętego OBS-a, dobra. Uwaga! Cały czat. Jeżeli nastąpi w tej chwili szybki restart streama, to musicie być świadomi, że zaraz wrócę, bo zaciął mi się OBS. Nie mogę go kontrolować, nic mi się tam nie odświeża. Live jakimś cudem, kurwa, leci. Ale ja nie jestem tego świadom, dlatego musicie mi wybaczyć, jeżeli zaraz się zrestartuje. Dobrze. Pięknie, kurwa. Pięknie. Kurwa. No ja wiem, muszę przyciszyć alerty, tak zdaję sobie sprawę. Tak, live, o Jezus Maria. Odetniesz się, czy się nie odetniesz? Jebany OBS. Chyba nie wróci. O Boże, ile tych superchatów jest? O Jezus Maria, ten pałąk mi tutaj wystaje. Dobra, czat, proszę o informację, kiedy z powrotem mnie już zobaczycie. To będzie dla mnie mega turbo kluczowe. O nie, znowu mi się coś kurwa zacina. Co jest z OBS-em? Dlaczego to się dzieje? Znowu nie mogę nic zrobić. Znowu mam brak odpowiedzi. Co się dzieje z tym jebanym programem? Dobra, czat, mi się znowu wszystko w OBS-ie zacięło. Tak więc witam serdecznie. Chciałem sobie przyciąć kamerkę, ale chuj. Nieważne, nie... O, wrócił. Jebany wrócił. Dobra, okej. Kluczowe, nic nie dotykać. Znaczy jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, więc podaj... O, kurwa. Jedną rzecz chcę kliknąć w OBS-ie. Jebany się prawie cały wykrzacza. Tyle jebaczy, tyle różnych osób. Dobra. Pięknie, kurwa. Pięknie, kurwa. Mikołaj, jak cię wkurwiam, to stąd won. Tyle ci powiem. Dziękuję. Włosy mi się buntują gdzieś tutaj z tyłu. Cholera jasna. Cieszę. O, dobra. Nie, dobra. OBS, jak klikam, to się jebie. Ale potem samoczynnie wraca. I z tego co widzę, cały czas działa. Dobra, wiecie co? Olewam to. Nie dotykam go. Boję się go. Boję się tego OBS-a. I muszę trochę z kamerką zrobić takie cyk, cyk. Okej? Okay? Włosy mi się nie mieszczą w kamerce. Standardowy problem. Dobra. No OBS się regularnie w tej chwili zacina. Nie wiem z czego to wynika. Dobra, powiem wam tak, czat. Żeby uniknąć wszelkich problemów rodzaju wszelakiego, które mogą wystąpić, ponieważ tak, live się odbędzie, oczywiście. Ja nie dam temu jebanemu oprogramowaniu wygrać. Zrestartuję sobie na szybko mój drugi komputer do streamowania. Może to poprawi sytuację OBS-a. Ponieważ notorycznie się wszystko w nim zacina. Tak więc musicie mi tylko po prostu dać moment. Zaraz wrócę i to tak mam nadzieję w pełni. Blue screena powaliło, no właśnie takie te ustawienia chciałbym zmienić, ale kurwa nie mogę. Muzyka za głośno, bo mi zresetowało jej ustawienia. O!
No, tak średnio co jakieś 10-15 sekund cały pieprzony program mi się zacina i te paski głośności przestają chodzić, kamerka zamarza, ja nie widzę, kto tutaj się pojawia ze wsporników, ze wspieraczy. Dobra, wiecie co, dam mu jeszcze jedną szansę. Spróbuję coś kliknąć. Jak dalej się zdupcy, to... O, tak, dalej się dupcy. Jedyne, co mnie teraz może uratować chyba... Nie dupcy się? Kurwa. Mówiłem, że nie chcę tego streamowania robić, kurwa. Dobra, podkręcę troszeczkę kluczowanko. O, tyle? Powinno być chyba lepiej. Dobra, koniec gadania o OBS-ie. Działa. Tutaj było tylu wspierających, a ja żadnego nie widziałem. Czekajcie, potrzebuję jakąś listę powiadomień, która była, żeby się do was odnieść i porozmawiać. Aktywność widzów, to będzie chyba tutaj schowane, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, czat, co my tam mamy? A więc tak. Wspierający! Dużo was było wspierających. Wspornicy to Mester Wojtek Jacek Antczak, Mester... O, wszedł na wąsatego, gratuluję. Loker Pospolity, Zumek Jebacz, przedostatni poziom, dziękuję ślicznie. Radek Kapczyński z superchatem wjechał. Siema Divold, jak tam Dzionek? Dzionek całkiem dobry. Dużo czasu spędził na ustawieniu tego gówna, który mi teraz odmawia działania, ale damy radę. I Bachelord Kajot, wspornik Pospolity, dziękuję ślicznie. Mester z dychą super czata, Old and Drunk, wspornik Pospolity, dziękuję. Maciej z naklejką, Kuba Giza, jebacz księżycowy, jebaka. Wiebacza księżycowego uderzył, to potężnie. Pięknie, kurwa. Pięknie, kurwa. Aha, to też mi się widzę zresetowało. Dobra, okej, to muszę dać jakoś może bardziej na środek na przykład. Będzie okej, chociaż trochę najeżdża na tego, ale mówi się trudno. Obej się, nie kraszuj. jebacz księżycowy, tak więc totalne szaleństwo i Hoshi Naoki, nowy wspierający. Dzięki wielkie, Hoshi. Dobra, moi drodzy, okej. Mogę na spokojnie teraz chyba zacząć. Pierwsza informacja, tak, będzie zapis streama. Zawsze, kurwa, jest zapis streama. Czemu wy takie głupie pytania zadajecie? Zawsze jest. Druga rzecz, której przedtem nie skończyłem, bo sam sobie przerwałem, niestety. Parę kilogramów, które udało mi się 2 lata temu schudnąć, teraz wróciły przez ostatni rok. Głównie w związku z tym, że nie było za bardzo okazji, jak się poruszać. No i jakby pokusa zamawiania jedzenia do domu była zbyt wysoka i na zwyczajniej świecie... Trochę kilogramów wróciło, ale teraz jest bardzo mocne nasze domowe pięknie, postanowienie. Kurwa. Oh shit! Pięknie. Artur, jebacz księżycowy, god damn! I Helios SW, wspornik Pospolity, dziękuję wam. Joski jeszcze super czatem wjechał, dziękuję bardzo. Oj, oj, oj. Pięknie, kurwa. Pięknie. To faktycznie jest trochę głośne. Ja nie miałem do końca poczucia tego, zanim tego streama nie odpaliłem, więc już to przyciszę, pozwólcie. Chupcie jeszcze... Hot damn! Hot damn! Oczywiście, Brooklyn Nine-Nine wjechał. Dobra, czat, bo was jest tyle, ciągle piszecie na czacie. Chcesz narkotyki? Dawaj, nwm.pl. Pięknie, ma trzaśnij. Na pięknie. TikToku, do mnie uderzcie na TikToku. Alerty, edytuj. Muszę głośności pozmieniać. Chłopcio, dziękuję ślicznie za wspornika. Domo. Dobra, uwaga, settings. Member alert, pięknie, kurwa, pięknie. Dajmy na... 65% głośności. Damn! O Jezus Maria, podwójne powiadomienia. Maciej rzucił 5 zł. Aha, bo tutaj w dolarach pokazuje streamlab. Dobra, trudno, będzie w dolarach, nieważne. Dziękuję ci ślicznie, Maciej. Kiedy wreszcie przejdziesz na Twitch? Na razie mi się nie śpieszy, mordo, muszę przyznać. Na razie mi się nie śpieszy. Dobra, to zmienione w takim razie, te alerty, to jeszcze super czatowe alerty. Tutaj też dam wszędzie 65% tej głośności, powinno być ok. Tak więc tutaj save. Ha, damn! Ha, czemu jak ja to kurwa zapisuję, to wy musicie wrzucać? Maabre rzucił... Ile to jest? 10 zł. Oglądać od pierwszego kanału. Dziękuję ślicznie, Maabre. Ja tak ha, czuję. Ha, damn! Kurwa, podwójnie, bo zmieniam ustawienia. I Kuba rzucił ponad 6,5 dolara. 24 zł. Łatwo. Małego masz. Super czata. Dziękuję, Kuba, i dziękuję wszystkim. Czekajcie, bo ja tutaj mam różne te powiadomienia. Muszę pozmieniać parę innych opcji, ponieważ hot damn! To nie jest jedyne powiadomienie na, proszę państwa, donaty i super czaty. Pokuszony taką opcją ustawiłem także 3 inne warianty. Za chwileczkę wam wytłumaczę, jak one wyglądają, bo tutaj dużo zmian na tym streamie zaszło i chciałbym wam te zmiany opisać. Jezus Maria, dobra, dużo się wam... Pięknie, kurwa. Super, o Boże, jedyny ile tego leci. God damn it, kurwa, testujecie dźwięki, naprawdę? Dobra, ja bym to generalnie, wycofał się z tego, żeby nie było podwójnie. Holy shit!
Moi drodzy, jeszcze Zakirow, spornik wąsaty, Krakers 23 wysłał 10 zł superchatem. I Piodark 17,25, Igor, spornik pospolity, Sebastian Lipka 3 zł, ten Kuba Giza. Dobra, masz większego. Dziękuję ci, Kuba Giza, dziękuję. Ależ tego leci, dobra. Dobra, okej. Okay. O, jeszcze Helios wjechał superchatem. Wspieram Tysię, wspieram i ciebie. Dziękuję ci, Heliosie. Dziękuję. A jak się nazważu Tysi? To może damy radę, wiesz, skorelować, pięknie, kto jest kurwa, kto tutaj kim. Pięknie. Jak wam się podoba dźwięk na wspornika? Moim zdaniem bardzo ładnie pasuje do tego, co się tutaj dzieje. Maestro, jak zdrówko? Widziałeś szósty sezon? Model. Szósty sezon Brooklyn Nine-Nine to ja rok temu oglądałem, czy nawet dawniej. Teraz to ja chciałbym, żeby wleciał siódmy. Chociaż on chyba nadal trwa, nie wiem, nie jestem na bieżąco. Gruszek pospolity, Nexus pospolity. Dużo was, dużo was. Kuba Giza, god damn Kuba Giza. Joski 309, dobra, widzę, że wjechał stream, to wszyscy nagle powracają ze wsparciem. Cieszę się, a ja się bawię cążkami. Muszę mieć coś w ręku, obym sobie kurwa nie przeciął wargi, oka, dupy na kolejne dwie części. Wtedy miałbym cztery pół dupki, ćwierć dupki. Chcecie kogoś wyzwać? Nazwijcie go ćwierć dupkiem. Pięknie, kurwa. Pięknie. Dobra. Jak dzień mija? No dzień mijał mi na ustawieniu OBS-a, który na szczęście zaczął współpracować, tak więc musiał pewnie ogarnąć nowy layout, bo tak, jak pięknie, widzicie. Kurwa. Dziękuję pięknie. Ci, Gruszek. Nie ogarniam już, komu podziękowałem, a komu nie. Moi drodzy, Helios, tak samo jak tutaj, zapytaj jej. No ty się znaczacie, pięknie, więc kurwa, możecie pozdrowić pięknie i się wypowiedzieć. O, faktycznie, jak za daleko dam ręce, to jeszcze tutaj trochę mrówczy, bo jest za duży cień po prostu. Ale generalnie nie jest źle. To jeszcze będzie dopasowane. Helios nam rzucił. Jest Krakers, Arkadiusz Sundajski, Doritos Uno Pospolity, Iwo Lewandowski, wspornik wąsaty, Andrew 2012 Pospolity! Hot damn! Dużo tych powiadomień. Miki, hej siema, ja nie jestem Snacks, a ty załóż OnlyFans. Nie wiem, co ja bym na tego OnlyFansa wrzucał. Wydaje mi się, że mógłbym być... Pięknie, kurwa. Pięknie. Masowo reportowany po prostu przez... Masowo reportowany przez ludzi za nieodpowiedni content, mimo iż to OnlyFans, tak więc dziękuję. Pięknie, kurwa. Pięknie. Vanoty XD, Vera, dziękuję Divur za streamy, poprawę humoru. Nie ma za co, Vera, dziękuję za superchata. KH25, witam, ja także i witam. Pięknie, kurwa, pięknie. Ten, co chłop Borkowskim wjechał na księżycowego. Damn! Dziękuję bardzo. I Chin, nie Hindus, Handus, Dawid, wspornik wąsaty, dziękuję ślicznie. Dobra, te powiadomienia nie są aż tak szybkie, dlatego to jeszcze trochę przeleci, zanim będzie na bieżąco, ale dobra. O, na temat... Damn! Czy mogę haja? Haja! Okej, okay, dobra, klipujcie sobie. Będzie do wykorzystania. I Philips Live! Philips Live ciebie kojarzę, ale tym razem... Damn! Czy może kojarzę z wcześniej? Jebacz, księżycowy! Dziękuję. Ale się dre, ja nie mam kontroli nad samym sobą, jak dziękuję za te superchaty i wsparcie. Po prostu na pewno w salonie słychać. Może... O, co to za drzwi? Ojej! Ojej! Właśnie, czat, nowa w ogóle, dziewczynka w naszym domu. Widzieliście ją może na Instagramie. Cześć, czat, nie pokażę się, bo nie mam... Pięknie, kurwa. Pięknie. To jest, proszę państwa, Łapa, czyli nowy kotek, który jest w naszym domu, najnowszym nabytkiem, ale też członkiem rodziny i przyjacielem. Bardzo teraz jest zblazowana, bo pięknie jest wychilowana. Pięknie. Jest, proszę państwa, kotkiem syberyjskim, konkretnie Neva Masquerade. Jest malutka, ma 4 miesiące w tej chwili. Dorosłym kotem będzie dopiero za pięknie, rok. Pięknie, kurwa. Pięknie. Jest bardzo fajna, ale też śpiąca, dlatego się kompletnie nie rusza. O, już zaczyna być aktywna. Pokażę wam ją bliżej, proszę, oto ona, ale się wyrywa. Ja jej nie będę tutaj trzymał oczywiście, chciałem, żebyście ją po prostu tak zobaczyli na dobry początek. A ucieka. Ajajaj. Dobra, zabieraj ją. Obudziłaś ją, to teraz będziesz się z nią męczyć. Musieliście zobaczyć. Na imię ma Łapka, jak sami już pewnie słyszeliście i widzieliście, tak więc no. Będzie się pięknie, jeszcze... Pięknie, kurwa. Pięknie. Będzie jak nic się jeszcze pojawiała na social mediach, tak więc jak lubicie kotki, obserwujcie. Oh, shit! Dobra, bo was się tutaj chyba pojawiło trochę. Piotr Wojciechowski, wspornik pospolity. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś jeszcze, bo tyle serduszek poleciało. Cieszę się, że wam się podoba. Kulfonix, kurwa, ty w 6 miesięcy cię nie oglądałem. Pewnie jest to nadrobić, ale spoko, tydzień urlopu mam, więc nadrobię. Oj, wątpię, ziomo, żebyś dał radę w tydzień nadrobić wszystko, co w pół roku wleciało, ale dziękuję. Oski i chuj nie będzie...
wypłaty, ale ja będę miał wypłatę, więc wszystko jakby w naturze nie ginie, nie? Energia zamienia się w energię. My teraz pijemy tą samą wodę, którą piły dinozaury, wiecie o tym? Spor, jebacz księżycowy! Wow, dziękuję ślicznie, Philips Life! Ja mam w sumie 14 kotów, no nam na razie wystarczą 2, moi drodzy. Tam, kurde, te superczaty, raz jest ta wiadomość pokazana, co tam pisaliście do nich, raz nie, ale Philips, dziękuję. Pięknie, kurwa. Pięknie. No i no shave, spornik pospoli... Czy tam Pemunio coś moduluje? Nie wiem, jeżeli pisał coś na czacie, to może. Bo się zmieniają teraz ustawienia tych sporników. I tego, jak się to wyświetla. Pięknie, kurwa. Pięknie. Siemano Tivol, co dzisiaj w repertuarze? No jakbym miał chwilę, żeby powiedzieć, co będzie na dzisiejszym streamie, to byście się dowiedzieli. Kanibun, dziękuję bardzo. I Helios, i Tysia, pamiętasz tego Heliosa z live? No napisała na czacie, że pamięta. Dziękuję. Tula 25, więc wiesz może jak posortować listę dwukierunkową sortowaniem przez wstawianie? Hopie, no albo kobieto, jakbyś się mnie zapytał bądź zapytała na studiach, albo nawet w liceum, to bym ci powiedział, ale teraz ni chuja, nie pamiętam niczego. Ledwo potrafię dodawać, szczerze mówiąc. Artur, 400 noków! Hot damn! Wow! Od lat oglądam, ale pierwszy raz zdążyłem na live. Trochę wstyd, ale w końcu przyszedł czas na rehabilitację przez CH na dodatek. Kurwa, to potężnie! Pozdrawiam ciebie i Tysię. Dziękuję ci, Arturze, za noki. Pięknie, kurwa. Pięknie. Nok. Robert Kiciwoźniak, witam w jebaczu. Potężny poziom. Kurwa, ile was jest? God damn it! Radek Kapczyński, ja mam 2 koty, oba są grube jak kula. No, u nas tylko jeden jest trochę gruby, tak więc dziękuję za super czata. Black Fox, witam, miłego wieczoru, pozdrawiam ciebie i ty się. Dziękuję ci, Black Foxie. Michał Bielak! O kurwa, pomarańczowo wjechał. W ogóle nie jestem teraz w stanie czytać normalnego czatu, tylko czytam te super czaty. Dziękuję ci, Michale. Co za potężny super czat. Akurat mam dźwięki dodatkowe na super czatu ustawione, uwaga, na 66 zł. Od 250 w górę i od 500 w górę. Dlatego nie miałem dzisiaj więcej czasu, żeby ustawić więcej progów i nie miałem pomysłów na dźwięki, a tamte jakby są śmieszne. Pięknie, kurwa. Pięknie. Philips Life i ja tego euro mam, więc niestety nie dam ci wypłaty w złotych. Spoko, to się przelicza. Ja mam w złotówkach. Po pewnie gównianym kursie. Krakos 23, dziękuję bardzo. I Wixon w Spornik Pospolity, dziękuję ślicznie za wsparcie. I Andrew wysłał 750 isk? Ha. Isk? Nie, to isu. Iskają to się małpy. Dziwna waluta. O kurwa, odpalił. Jebaka wleciał. Ja już to widzę, ale to dopiero chwila minie, zanim się pojawi. Jan Prokopowicz, witam w Sporniku Pospolitym. Siemano, dzięki wielkie. I spor. Dobra, poczekamy, aż się spor tutaj pojawi. Dużo was czat. Co tam piszecie? 140 noków to 180 zł. Stream z czytania czatu i super czatu. Nie. Dzisiaj, moi drodzy, na streamie będziemy robili cyberpunka. Poboczne rzeczy, bieganie, strzelanie, gadanie. Taki miło spędzony wieczór w Night City i tutaj z pięknie, wami na czacie. Kurwa. Pięknie. Bardzo pięknie dzisiaj jest. Dziękuję ci, Wiedźminie, bo to chyba z Wiedźmina, bo to na pewno Rozenek, ale czy to z Wiedźmina? Nie mam pojęcia. O, jak chcesz dojść do głosu, rób streamy częściej, że raz na parę tygodni będą mieli więcej okazji na wpaty. No czaru, ja wiem. Streama tak długo nie było, dlatego że po prostu grudzień był naprawdę pojebanym miesiącem i końcówka listopada zresztą też. Chociaż... Kurwa, jak to? O, rozumiem. Nie ma innego dźwięku dla spora, bo to kurwa w dolarach robi. Pięknie, kurwa. Pięknie. Muszę to w takim razie przeliczyć. Ten zjebany Stream Elements naprawdę wszystko przelicza na dolary i nie było tego dźwięku. Dobra, to dostaniesz ten dźwięk w takim razie osobiście ode mnie. Ja ci go kurwa puszczę spor, bo zasługujesz. Taki jaki ustawiłem. Jebany Stream Elements. Muszę rozkminić, bo nie miałem pojęcia, że to na dolary będzie przeliczało, mimo iż lecą pięknie, złotówki. Pięknie, kurwa. Pięknie. Za dużo was. Dobra, co my tam mieliśmy dalej? Better Fryta, Iwo Lewandowski, Lilia02, Oski309, dziękuję. BKT Official, wreszcie zdążyłem na live'a. Xaron Game, Elo, na coś dzisiaj zbieramy. W tej chwili ja kurwa zbieram jeszcze moje myśli do kupy. Mixer Game, Spornik Pospolity, to Bigson Gaming, Spornik Wąsaty. Ja pierdolę, jak was dużo jest, Boże. O, dobra. O, wskaźnik donate'ów, haha, no jakby super czatów, 320 zł jak na razie. Nie, przepraszam, 1100. Pięknie, kurwa. Pięknie. Ja naprawdę nigdy nie planuję, żeby po pierwsze 20 minut live'a było z czytania donate'ów, super czatów i wsporników, ale zawsze to się tak kończy, bo live'y nie są aż tak często, więc ludzie masowo się zlatują, żeby odświeżać wspornictwo i wysłać super czaty. Philips Live, no właśnie przelicza na dolary, Philips, dziękuję. Tyle tego było.
Zaadoptuj tego kota, nie przestanę, póki się to nie stanie. Pięknie, kurwa. Ale pięknie. Co ty masz na myśli, Tamara? Przecież ja jakby łapa już jest naszym kotem, oficjalnie. Jestem jej prawnym właścicielem. Proszę mnie oznaczyć, jak do mnie przyjdzie, bo inaczej się gapię. To Sylwia do mnie dobrze mówi. Mówiłeś coś o stresowaniu się, więc teraz nie masz czasu się stresować. Tak, muszę cały czas napierdalać, ponieważ kompletnie nie mam w tej chwili możliwości, żeby przestać gadać, bo ciągle ktoś coś wysyła. O! Krzysztof Wilczyński, dziękuję bardzo. Robi live Hajsik Stonks, tak, dokładnie. Podejrzanie, czas live'ów zawsze zgrywa się z tym, że brakuje mi pieniędzy na koncie. Przypadek? Nie, absolutnie. Przedsiębiorczość? Jak najbardziej. Zgodnie z naukami Jana Pawła II. Pięknie, kurwa. KH99, dziękuję bardzo za wspornictwo i Maabre, gdzie jest zapis The Sims 3 stworzenia postaci? Hopie, kurwa, kiedy to było? Kiedy to było, kiedy ja ten postać tworzyłem? Tak zajebiście dawno temu, nie pamiętam nawet. Dobra, moi drodzy, a więc... Chwilowo się uspokoiło. Chciałbym powiedzieć, co tutaj się w ogóle wydarzyło, co się zmieniło. Mamy nowy layout, jak widzicie. Nowy layout jest bezpośrednio związany z nową grafiką na kanale. I jednak mamy Mixer Games, Spornik, Wąsaty i Philips Live z Eurosem. Dziękuję bardzo. Hot damn! Nowy layoutik jest związany z nowym logotypem i nowym banerem. I jakby, żeby w końcu uspokoić każdego, kto mówi: a kurwa, się zmieniłeś, teraz będziesz napierdalać pewnie Ali-A, Fortnite'a, jakieś inne gówno. Nie. Po prostu miałem ochotę odświeżyć graficzną szatę kanału i tyle. To jest, kurwa, w najmniejszym stopniu niezwiązane z tym, co się dzieje. Nie jestem, nie wiem, jak Coca-Cola, która tweakuje lekko logotyp i nagle zmienia przepis na swój napój i nikt go już, kurwa, nie chce pić, czy coś w tym stylu. Albo wycofują się ze zwykłą kolą i zostaje tylko zero. Paweł Grucho, to ode mnie też na Nowy Rok. Pozdrawiam, mordeczko. Dziękuję ci, Pawle. Pawła to ja kojarzę już od tak wielu lat. God damn. Tak więc no, nowy layoutik jest bardzo fajny, zaraz zobaczycie resztę. Patrzcie, nawet mam taki fajny cyk, ekran zaraz wracam. No, robię ryj do kamerki, a wy nawet nie widzicie. Pięknie, kurwa. Ale to mnie teraz bardziej interesuje. Co my tutaj mamy? Bahasos w Sporing Wąsaty, dziękuję bardzo. Nie dobrałeś koloru koszulki do tła. Nie mogę tutaj w niebieskich rzeczach siedzieć, bo tutaj z tyłu za mną jest blue screen. I ten blue screen kluczuje niebieski, tak więc nie mogę. Ale tak, t-shirt jest z Duma. O, nie. Pięknie. Tutaj, kurwa, jest logotyp. Pięknie. Oscarito w Spornik Pospolity. Dziękuję ci, Oscarito. Ależ was dużo. Skąd mam muzykę do streamów? Część jest autorstwa Enigmy, a część jest autorstwa jednego z widzów, który się zwie Autumn, czyli jesień po angielsku. Nigdy nie umiem tego czytać. Linki macie w opisie, żeby dorwać jego muzykę. A Enigmy muzyka jest na Spotify'u. Ale tych kawałków akurat nie ma, bo są specjalne. No elo, ty się już przestała być czerwona? A, to jakby, którą czerwień ty się masz na myśli? Nie wiem. Musisz jej zapytać, jest na czacie, tylko ją oznacz. Dziękuję, Rafał. Oski, mam pytanie, ile będzie trwał live? No teraz już się chyba powoli uspokajają wszystkie donaty. Planuję live'a tak mniej więcej tak pomiędzy 10 a... A o, kota z Cyberpunka. Dobra, Tamara, widzę. Ale to, och, może będziemy mieli chwilę, żeby to zrobić. Oscarito, dziękuję. Ja was też witam z powrotem. O czym mówiłem? A, jakoś tak 10-11 będziemy kończyli tego live'a zapewne. Powiedzmy sobie, chwilę pogadamy. Dobra, czemu nie ma linka do donate'a? Jedyna opcja donate'a, jaką możecie w tej chwili wykonać, moi drodzy, to jest super chat. Dlatego też, jeżeli chcecie wysłać donate'a, musicie to zrobić super chatem, do tego zachęcam. Tak więc no! Nowa szata graficzna. Oho, oglądam cię praktycznie od początku, wtedy też spotkałem dziewczynę, spędziłem nią kilka długich lat, miesiąc temu mnie zdradziła i odeszła, a ty wciąż jesteś i sprawdzasz, że się uśmiecham. Dziękuję. Tula, słuchaj. Kobiety pojawiają się, odchodzą, zdradzają albo nie i spędzają z tobą resztę dni. Jedne tak, drugie nie. A twój ulubiony YouTuber jest zawsze gotowy, żeby przynieść uśmiech na twe zapłakane usta. Usta zapłakane, tak, w chuj to ma sensu. Mateusz Wiśniewski, dziękuję ci za wspornictwo. Cieszę się, że wy się cieszycie. 40 sponsorów chyba, jak się nie mylę, wleciało. Spokojnie, wszystko będzie w kredytach na koniec widoczne. Kto wleciał, kto nie wleciał. Ten wskoczył wyżej, Wiśniewski na Sundajskiego. God damn it, dziękuję ślicznie. Czat, przyznajcie się, ilu z was już miało partnera w czasie, kiedy ogląda mój kanał i zdążyło zerwać z tym partnerem, albo nawet dwójką i znalazło sobie kolejnego, albo nie znalazło w ogóle? Kurwa, widownia na moim kanale już tyle związków widziała, ludzie się poznawali na grupach, mają teraz dzieci, a ja dalej gram se w gry w internecie. Nieprawdopodobne. Pablito, dzięki Dziena za poprawę humoru tyle lat aż od Deus Exa. No teraz teraz my mamy takiego Deus Exa, tylko bardziej zbagowanego. Jakub M. Mega ten nowy styl wygląda, pozdrawiam. Dziękuję ci, Jakubie. Pogorzel w Spornik Pospolity, dziękuję. Nie przeczytał donate'a i dźwięku nie było. Spor, ale którego donate'a? Czyż masz na myśli spor? A.
Wybacz, bo ja czekałem, aż się pojawi powiadomienie, ale mnie rozproszyło to, że nie było cholera dźwięku. Zaraz pięknie, ci go puszczę. Pięknie. Akurat będziemy mieli teraz chyba chwilę spokoju. Czekaj, przygotuję się do dźwięku, uwaga. Tylko zaraz ktoś inny jeszcze wleci. Już będzie dźwięk dla spora, czekajcie, gdzie to było. Super chat alert, wariacje i tutaj mamy powyżej 250. Uwaga! Jesteś pojebany! O, odegrało. O, tutaj jakaś niby ksywa. Witam, już kiedyś się wspierałem, ale niestety musiałem odpuścić, przez co bardzo jest mi przykro, jednak teraz mam zamiar znowu dołączyć cię, wspierać jak ty się, licząc za to, że będziesz w stanie częściej prowadzić live, czego również bardzo ci życzę. Spor, dziękuję ci ślicznie za tak wielkiego super czata po raz kolejny. Karol gra, tobie też dziękuję. To jest dźwięk od 250 w górę. Słuchajcie, tylu z was wrzuca te, nie, to nie był lifik, tylu z was pisze takie rzeczy jak: o, wybacz, że cię nie wspieram, że nie wysłałem donata, wy jesteście pojebani, to są absolutnie dobrowolne przekazy pieniężne wobec gościa, który siedzi wam na monitorze, jakby za nic nie musicie przepraszać, jeżeli chcecie wspierać, bardzo doceniam i dziękuję, ale nie przepraszajcie w żadnym wypadku nikogo w internecie za to, że nie przesyłacie mu pieniędzy, chyba że ktoś naprawdę robi niesamowite rzeczy i nie jest w stanie się z tego utrzymać i wy obiecaliście mu, że go będziecie wspierać, to jest jego jedyne źródło utrzymania, wtedy możecie przepraszać jak chcecie. Karwasz! Jarosław Chmielak jeszcze tam wleciał, a to Karwasze już rzuciło. Tivol, zapewne nie pamiętasz tych czasów z IEM-u Katowice, ale pamiętam jak Zosia wybrała mnie do LOL-a, a potem widziałem cię w Mako, jak wpierdolałeś żarło, ale pomyślałem, że dam ci zjeść, bo byłeś wtedy trochę gruby. Pozdrawiam, o Boże. Tyle sprzecznych emocji w jednym superczacie. Karwasz, dziękuję. Niewątpliwie wpierdalałem wtedy McDonalda, w to ci kompletnie wierzę i na pewno byłem wtedy bardziej niż trochę gruby. Jarosław Chmielak, dziękuję ślicznie. Zbieram na jakiś cel charytatywny czy nope, rumi.pl, musiałbym wygrzebać tego linka, tak więc można by go tam wrzucić gdzieś. Artur, spoko, ja nie mam dzieci, ty grasz, ja oglądam. No i widzicie, wszystko się dobrze układa. 420 wszyscy piszą, nie wiem czy to kurwa rajd, czy sobie tak wymyśliliście nagle świętować zielsko, ale okej. Okay. Czas na wiadro albo bonog ekstra 420. Nie wiem, o chuj wam tam chodzi. Nie umniejszaj swojej roli, wielu ludziom pomogłeś tylko tym, że siedzisz na monitorze. Widzisz, Katori, no ja... Usiądź mi na monitorze. Ja nie jestem w stanie tego w tej chwili tak ocenić, jak ludzie, którzy będą... No, którzy faktycznie żyją po tej drugiej stronie YouTube'a, nie? Ja ten content tworzę, wy wszyscy oglądacie mnie jednego, a ja jestem oglądany przez was wszystkich i was są dziesiątki tysięcy. Tak więc nie jestem w stanie dokładnie poczuć tego, co czujecie wszyscy wy. Jeszcze tą muzykę lekko przyciszę. A 420 sponsorów, kurwa, Blaze it, fuck. Nie mogę tego mówić. Blaze it, asane. O Boże, prawie to powiedziałem. 420 sponsorów, piękna liczba, ale może być lepsza. JJ Jacob Games, dziękuję ślicznie za super chata. I ten wjechał, 55-20, czemu nie? Devox, dziękuję ślicznie za potężny super chat. Patrzcie, jak tam wisicie u góry, gdzieś tam nad czatem. Niesamowite. No, Sebastian, podatki nie są miłe. Nigdy nie są miłe podatki, ale cóż, trudno, takie życie. Czemu nie streamuję na Twitchu? Bo mi jakoś wygodnie na YouTubie. Zapraszam na Islandię na małe zwiedzanie. Cholera, no, kiedyś będzie dobrze popodróżować, ale kiedy otworzą granice, i, znaczy może dalej są otwarte, chyba są, ale ja jakby nie orientuję się w tym, bo się z domu prawie nie ruszam. A chociaż teraz się więcej ruszam. Tycha uszkodziła sobie palca i chodzę na wszystkie spacery z psami, więc mam okazję teraz brodzić w tym pierdolonym śniegu. Nienawidzę go. Jest wkurwiający, jest go za dużo i jest brązowy teraz. I szary. Bajdzioch, Karwasz, chciałbym dodać, że był to mój pierwszy donate w życiu, a że oglądałem cię w Kijowie, to pomyślałem, że jak mam być pierwszy raz, to z grubej. Oj, Karwasz, udało ci się. Siema, Diver, oglądam cię od Batman Arkham Origins. Pięknie, kurwa. Pięknie. To całkiem sporo. Łukasz Skerwu, Wspornik Pospolity, Momo Chan, Wspornik Pospolity. Dziękuję wam ślicznie za wspornictwo. I'm gonna commit text fraud. Pięknie, kurwa. Pięknie. Dobra, tylko 5 cm śniegu, a wkurwia mnie ten śnieg niemiłosiernie. Głównie dlatego, że jak prowadzę psa, to boję się, że jak mnie pociągnie, to po prostu pojadę. Nie zatrzymam się, nie wywrócę, tylko pojadę przed siebie. Rich Home JJ, miłego Grańska, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, właśnie w kwestii Grańska, może włączę grę, żeby była już gotowa. O, moi drodzy, czas włączyć grę.
to by palce wyzdrowiały, to zaś ty się oberwało. Dokładnie, nie? Pięknie, kurwa. Pięknie. Milan Wspornik, o kurwa, ale tego zaczęło lecieć teraz. Dziękuję ślicznie. I Spirit, cztery związki, trochę minęło już od tego czasu, ale nie mogę zostać na stringu. Projektora studia same się nie zrobią. To dawaj, projekty rób. Orzech, 1, 1, 2, 3, 4. Dziękuję za superchata. I Mumineku, Pogorzel, czemu kanał na YouTubie T-Volt nazywa się T-Volt 2? Albo myślałem, żeby trochę zmian powprowadzać, ale się nie udało. Nieważne. Poradku, Wspornik Pospolity, dziękuję ślicznie. Ja pierdolę. Dobra, czekajcie, muszę Cyberpunka tutaj lekko przyciszyć, jak go sobie już tutaj włączę. Dzień dobry, Night City. Cyk. Pyk. Haha, ta ramka też jest nowa. Jest dobrze. Jest taki ładny, bardzo połączony ze sobą layoutik. To mi się podoba. Heru, jak tam wpierdalanie wypełniacza Bartomeu? Całkiem fajny był. Był całkiem fajny. Był generalnie taki, jak są chrupki kukurydziane, tylko mniej smaczny. Aj, Hubert, dziękuję. Franek Waśkow, Wspornik Pospolity. Andrew, Iski, kolejne. Zapraszam na Islandię. 5-dniowa kwarantanna. Kwaterę masz zapewnioną. Robisz robotę, rób to, co robisz dalej. Trzymam kciuku. Dziękuję ci, Andrew, za Iski i za kciuku. Michał Bielak, Wspornik Pospolity. Dziękuję i ślicznie. Ależ was tutaj dużo leci. Jesus fucking Christ, dziękuję. No dobra, okej. Okay. Cyber fucking punk. Dobra, ja już widzę tutaj jeden problem, jaki mam z tą grą. Otóż ona naprawdę nie lubi się z Chrome'em. Wydaje mi się, że czat muszę odpalić na czymś innym. Tak więc czekajcie, czekajcie. Link do czatu poproszę, kopiuj, bo jak wyłączę nagle czat, to gra działa kurwa o wiele płynniej. Franek Waśkow, Wspornik Pospolity, dziękuję. No jakoś tak płynniej od razu. Ale nie mogę pozwolić na bycie normalnie bezczatowym, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Ja pierdolę, ile was jest! Czekajcie, gdzie ten czat? Może Firefox na przykład? Nie jestem pewien, jak podziała Firefox. Nie widzę was, nie widzę was! Pięknie, kurwa. Cyberpunk pięknie, się nie lubi z Chrome'em. Pięknie, kurwa. Pięknie. O Jezus, te podwójne powiadomienia teraz znowu lecą. Ale chaos, ale kurwa nie ogarniam. Dobra, okej, okay, czat. Wy mi nie dajecie żyć. Nie dajecie mi żyć tymi pieniędzmi. Zawsze jest zapis. O dobra, Michał Bielak, Wspornik Pospolity. Dobra, tam się jeszcze więcej rzeczy pojawiło, których chyba nie widziałem, tak mi się wydaje. Nie, albo dobra, chyba jednak ogarniam. Tutaj jest do tyłu, nadrabia. Dobra, to wyłączę, tamto wyłączę. Działa teraz? No nie, no kurwa, jak masz włączoną przeglądarkę, to Cyberpunk po prostu odmawia życia. Odmawia życia, ale dobra, wiecie co? To ja zrobię. Ja pierdolę, nawet nie zdążyłem 5 kroków zrobić i wlazłem w jebaną minę w grze. Inaczej, włączę sobie czat na lewym komputerze. Hehe. A ci, po co ci drugi komputer, kurwa? No widzicie, po to mi drugi komputer, żeby se tam czat odpalić, tylko i wyłącznie. Dobra, momento, tutaj... O, mój projekt w Photoshopie, widzicie? Dobra, ja wam wrócę tutaj tak. Pięknie, kurwa. Pięknie. Marek W, Wspornik Pospolity, dziękuję. Dobra, czekajcie. Tego skurwiela muszę wcisnąć tutaj. Chroma dam sobie tutaj, cyk, pyk, enter. I czat będzie na lewym ekranie. I gra będzie dobrze działała. Dobra, jest git. Jest chyba git. Dobra, nie będziecie oglądali tego. Wracamy do gry, jest dobrze. Można wczytać ostatni punkt kontrolny, bo się wyjebałem. 4K dodatko 2 i 8K łapek. Co się z wami dzieje? A właśnie, pokaż stópki. Masz, kurwa. Masz. Patrzcie, tutaj kurwa fryta, ale jest niebieskie, więc kluczuje. A tutaj uwaga, kurwa, ketchup. Tomato ketchup. Ło, nie mam nogi. God damn. Buongiorno, ludzie od Batmana oglądają, a ja od pierwszego podejścia do Mafii 2. Piękne czasy. Co będę robił w CP? Będziemy sobie biegali, robili kontrakty, zabijali ludzi, levelowali. Myślę, że będzie ciekawie. A co się tutaj dzieje? To w grze? To w grze, myślałem, że to mój blue screen. JJ, Jacob Games, cześć, Tivol, mam pytanie, będziesz może kończył historię Clementine. Nie jestem już zainteresowany w ogóle graniem w tego. Graniem w te gry Telltale'owe, tak więc nie będę. Marek W, nie ominąłem cię, Michał Bielak, widziałem. Dobra, głośniej grę mówicie, no dobra. Znaczy, teraz akurat nic za bardzo się nie dzieje w tej grze. O, to jest snajperka smart, muszę wam pokazać, jak to kozacko działa za chwilę. Czemu stream, a nie odcinek? No bo będziemy robili poboczne rzeczy, tak więc nie musicie się obawiać, że cokolwiek stracicie, będziemy robili rzeczy poboczne. Jedyną rzeczą, którą bym zrobił na odcinku, ale nie chcę tego robić na odcinku, bo to za dużo pierdołowatej roboty w strzelanie, to zrobienie, znaczy aktywacja questu Skipiego. U mnie śniegu nie było od 4 lat, więc cieszę się jak zjarany. No, o nie! Kurwa, miny, jebane miny, widzicie? Tutaj wszędzie są pieprzone miny, których nie deaktywowałem. Znaczy, ta jest akurat rozbrojona, ale tam jest jakaś jedna suka rozwalona. Wykryto nowy magazynek. Wykryto nowy
magazynek. Dobra. Czy będą śmieszki? No kurwa, tutaj to zawsze jest śmiesznie. Patrz jak śmiesznie, jak pierdolnie. Nie? Chłopu... Ej, to auto zaraz wybuchnie. Ten granat go kroi i kroi. Dobra, co się teraz stanie? Uwaga. Eksploduje. Mam na sobie gończy list. Uwaga, zrespawnuje mi się policjant za plecami. Zobaczmy. O kurwa, kolejny eksplodował. Chyba będzie domino, moi drodzy. Chyba będzie domino. Nie, jebnie. A ci to w ogóle w dupie mają. Ten dalej siedzi w środku. Ty, nie ma policji za moimi plecami. Jestem w ciężkim szoku. Trzecia gwiazdka tak jakby się chciała pojawić, ale nie do końca chce. Oddasz skip jego właścicielowi? No, jak uda mi się zabić 50 ludzi z niego. O, pięknie, dobra, nieważne. Pięknie. Mega psycho. Dzięki wielkie za wspornika pospolitego. Pięknie, kurwa, pięknie. Dobra, okej. Okay. Chyba mamy spokój, tak mi się wydaje. Chyba mamy spokój i jest git. Tak więc, żeby Porsche John'ego nie było. Nie, patrzcie, ja to przetestuję. Quick save. Te auta są, kurwa, niezniszczalne. Znaczy, nawet jak je zniszczę, to będę mógł sobie je chyba wezwać. O, nie, nieważne. To auto zaraz pierdolnie. A jeżeli sobie wezwę je jeszcze raz? Albo na przykład taką helę sobie wezmę. Tym odjadę, tamtym przyjadę i wszystko będzie git. Dobra. Moi drodzy, mamy pierdoły do zrobienia. Legendarny blueprint do pistoletu Smart chyba jest do Skipiego. Nie jestem pewien. Zobaczymy. Mogę podjebać ciebie? Mogę. Przejmij kontrolę. Przejmij kontrolę nad własnym życiem. To jest to, co każdy coach wam mówi. Czym będziemy się dzisiaj zajmować? Pytacie się. A ja wam mówię, prawdopodobnie kontrakty, trochę strzelania, generalnie farmienie hajsu oraz farmienie różnych, różnorakich rzeczy. Głównie celem po prostu wzmocnienia naszej postaci. Ustaw sobie większy bitrate, bo surówka jest na ekranie. Mordo, bitrate mam 15 tysięcy w tej chwili. To jest nadal 6 tysięcy więcej niż rekomenduje YouTube. Nic niestety nie poradzę na to, że to jest w takiej jakości, w jakiej jest. Leafig obudzony, ale co, trzeba było do niego dzwonić, czy obudził się sam z siebie? Bo nie jestem pewien. Chłop, co spał wczoraj 15 godzin, teraz się bał, że nie wstanie. On kiedyś pójdzie, kurwa, spać i nie wstanie przez całą zimę. Jest takie duże prawdopodobieństwo. Niewygodny ten czat po lewej stronie jak cholera, ale co ja poradzę na to, że... Gram na Borderlessie, żeby mi się tutaj, kurwa, tearing nie robił i wszystko się dupcy. Dobra, idziemy pomordować paru ludzi. Chcę zrobić te zadanie dla Skipiego, głównie po to, żeby można było potem na odcinku pokazać zakończenie tego zadania. Gdzie jest... Na czym ja się wyjebałem? Nie wiem. Gdzie mamy was, koledzy? Gdzie my was mamy? Proszę, co my tutaj? Nie chcę, kurwa, naruszać protokołu. Wyjebany mam w tym protokół. A właśnie, jedna rzecz. O, Kamil01, wspornik wosaty, dzięki wielkie. To jest właśnie z RTX-em, ale ja sobie powiedziałem wcześniej, że ja generalnie wyłączę ray tracing, bo mnie nie interesuje ten ray tracing, teraz wolę mieć więcej FPS-ów na tym streamie, a i tak nie zobaczycie większej różnicy. Kurwa, i znowu wystrzelił, zanim chciałem. Jakby wielu facetów zna ten problem, myślę, że każdy facet znał ten problem na którymś etapie swojego życia. Po prostu wystrzelić za wcześnie, potem można przeprosić i obiecać poprawę. To jedyne tak naprawdę, co można zrobić. I Skippy właśnie to robi z tego, co mi się wydaje. Czasami wystrzeli za wcześnie, a potem przeprasza. Szluga! Telewizji nigdy, to Boltowi zawsze. Dziękuję ślicznie. Czas na rozdziewiczanie z Donitami. Oglądam cię od serii z Crysisa 3. O, to były ciekawe czasy. To były śmieszne czasy, kiedy mieliśmy z powrotem Crysisy i one wychodziły tak regularnie. A teraz tylko jakiś gówniany remaster, nie? I zaspałem, no! Gratulacje, Leafy. Dziękuję, Maciej i Szluga. Potężne donaty wrzucacie. Dziękuję. Widzicie, wiecie, jaki jest problem ze streamami? Robię te streamy na razie, powiedziałbym, stosunkowo rzadko. Okej, no można się zgodzić. Poprzedni był chyba pod koniec listopada. Dlatego też, jak zaczynam te streamy, to zawsze próbuję robić je tak, żeby one były totalnie mega nahypowane. Tak na pełnym gazie. Najzwyczajniej w świecie chcę, żeby były warte obejrzenia, jeżeli są tak rzadko. Tylko, że problem z tego potem wynika taki, że ja nie potrafię być wyluzowany na streamie. Ale to jest też taki plus w minusie, albo minus w plusie. Bo ja chciałbym na przykład, żeby mógł sobie tak siąść, mieć takie podejście do streama, o, odpalę na 6 godzinek, skupię się na grze, porobię to i tamto w tej grze, tylko że potem mam takie, kurwa, podejście, że ty, no to jest zajebiście nudne, nie? Ja jak chcę zrobić streama, to wolę go zrobić raz na 2 tygodnie jednego, niż codziennie na przykład przez 4 godziny streamować czy 8 i po prostu zamulać na tym streamie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy woleli... O, hello, padre. Musisz zadbać o balans. Nie! Spojrzałem się, kurwa, w dół, żeby tam nie spaść, a i tak tam spadłem. Fuck me.
Zagrasz w My Summer Car. Nie, odpaliłem kiedyś My Summer Car i wydaje mi się, że na streamie. I kompletnie mi się ta gierka nie spodobała, tak więc ja dziękuję za My Summer Car. Dobra, te wszystkie ciała ujebane mniej więcej. Misja zrobiona, na szczęście mi tutaj zapisało. Licznik śmierci 2, tak, zajebiście idzie. Bartkę zacząłem oglądać przy Happy Wheels. O, Happy Wheels to kurde. Kolega widzę z tej takiej starej gwardii. Happy Wheels to w ogóle był ciekawy czas mojego życia. Nagrywałem odcinek Happy Wheelsów codziennie, równo praktycznie o 16. Kiedy słyszałem, że moja mama wraca do domu, to nie wiem czemu dla mnie to był taki znak, czas nagrać Happy Wheels. I wtedy siadałem, nagrywałem ten odcinek, zawsze tak z dobiegu, nie przygotowywałem. Kurwa, czemu mi pisze... Dobra, już myślałem, że mam zero hajsu. Pieprzony cyberprank. I wiecie, i tak było codziennie, przez dobre półtora miesiąca, jak nie więcej, tak wyglądał każdy mój dzień. O kurwa, nie tu miałem iść, tutaj. Dziwne to było, aż w końcu w pewnym momencie się tak zajebiście znudziło, że po prostu dałem sobie spokój. Ale Happy Wheels to był ciekawy okres w moim życiu. Zresztą wtedy był hype na Happy Wheels. Teraz jakby ktoś w życiu Happy Wheels, to by chyba wyśmiali normalnie. Czy ja jestem znowu przeciążony? Nie, absolutnie. A to chyba wytrzymałość się skończyła i też taki ciężarek pokazuje. Spoko ta gra była, jak nagrywałeś. Cóż, o dobra, dawaj padre. I tym razem musisz zadbać o balans w przyrodzie. Valentinos zabił policjanta i z jakiegoś powodu jest bezkarny. Ty możesz to zmienić. Ja pierdolę, kogo ja właśnie postrzeliłem? Tego gangusa płacę więcej. Wrzucam załącznik. Dobra, jak dowiesz się, kto kryje gangusa, no to idziemy rozjebać gangusów. Siema! Plum, 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 strzał w głowę. Ach, broń jest smart, niesamowite. Nic kurwa nie trzeba robić właściwie, strzelając z broni smart. Zauważyłem też, chciałbym wam w ogóle zaprezentować, o, snajperka smart, czekam aż w głowę wyceluje. Pyk! Uhu! 69 tysięcy, bueno! W głowę? Dobra, nie będzie w głowę, to nieważne, i tak go zabiję. Ale dobra, bo ja miałem skipiego używać, tak więc skupmy się. Ja muszę tutaj jednak mimo wszystko trochę w tej gierce postrzelać, nie? Niech będą sobie te strzały w głowę, legendarne łącze smart zdecydowanie pomaga. Widzicie? Cyberpunk 2077 to jest gra typu... Gra się samo, nic nie trzeba robić właściwie. Pyk, 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 o kurwa. Dobra, koleżanko, won, won, won. Skippy tam coś do mnie cały czas gada, nie jestem nawet pewien co. Amunicja mi się kończy? Nie! On też jebany czasami po prostu przerywa strzelanie w środku tej serii, którą wydaje. Dobra, umieraj. Skakanie na boki i strzelanie, to moja ulubiona taktyka w Cyberpunku. Nie wiem czemu... Uuuu! Kolega, widzę, taki awangardowy. Co się odpierdala? Dobra, jeszcze jeden tutaj chyba został. Skippy, morduj ludzi! Przyda się to. A potem się... Jak się quest aktywuje, to broń zmienimy i zapewne też wrócimy do broni power, a nie smart. Muzyka w grze jest za głośno. Tak, jest trochę za głośno, to prawda. Myślę, że teraz będzie lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cyku myku. Kup sobie perka, że jak biegasz, to nie tracisz wytrzymałości. No to by było zajebiste, ale to by wymagało pójścia w budowę ciała, a mnie tam budowa ciała zbytnio nie interesuje, muszę przyznać. Dobra, odnajdź Jose Luisa. Ktoś by miał być tutaj gdzieś na tym, na kanale? Na kanale YouTube'owym, czy może takim samochodowym? Się kanał chyba nazywa, nie jestem pewien. Czy będzie Bloons Tower Defense? Patrzcie, co chłop się naoglądał Twitcha, że wszyscy w Bloonsy grają i teraz się mnie pyta, czy będą Bloonsy. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, nie planuję za bardzo. Kto mnie jeszcze tutaj chce napierdalać? Słyszę bojową muzykę. Co ty, Johnny, gadasz? Gdzie on jest? Czemu kurwa tak dziwnie jest? Co się tutaj w ogóle dzieje? Dlaczego gra cały czas muzyka bojowa? Czy został tutaj ktoś do zamordowania? Pewnie tak, obstawiam? Ja tu mam jakieś informacje zebrać. Czemu jest tak głośna muzyka? Czy ja mam jakoś inaczej ustawienia w ogóle dźwięku tutaj? No tak. Muzyka jest kurwa przyciszona. Gra się zjebała. Gra się zjebała. O nie. Dobra, Johnny. Johnny, mógłbyś tak kurwa troszeczkę głośniej mówić? Ale ludzie, to nie, jakby to są dokładnie te same ustawienia co na odcinkach. Tam tych problemów kurwa nie ma. Tylko cały czas ktoś chyba chce się tutaj ze mną napierdalać, mam wrażenie. Albo się zbagowało, czekajcie. Nie można zapisać podczas walki. Aha! Dobra, jak nic, jakieś fagasy są jeszcze tutaj gdzieś u góry. Ajajaj, i spadłem w pizdu, oczywiście. Teraz mnie wytrzymałość wyrucha i się skończy. W taki sposób mnie wyrucha. Ktoś tutaj musi jeszcze być, najzwyczajniej w świecie, tylko go nie widzę. To mogę sobie otworzyć. Mogłem się tu pewnie nawet zakraść. Nie. Zneutralizuj Jose Luisa!
Dobra, czekajcie, dlaczego policja przerwała śledztwo? To zaraz. A gdzie jest ten chłop, którego ja mam zneutralizować? Znalazłem go? Gdzie on jest? A, tutaj jest. No to kurwa, snajperka smart. Fuu! Koniec? Już mi dasz spokój? To był pan Jose? Nie? Ktoś tam jeszcze jest. To kamera. Daj mi spokój, kurwa, wyłącz się muzyką, bo zwariuję. Wow. Dialogi nie są cicho, dialogi są tak samo jak na odcinkach, czyli kurwa wystarczająco głośno, żeby je usłyszeć, ale coś się tutaj zjebało i nie chciało ewidentnie działać. Dobra, mamy chwilę spokoju. Mogę spróbować znaleźć te dowody, o których była tutaj przed chwilą mowa i pozbierać te fioletowe rzeczy. Cyk, 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 jakieś hełmy, to i tamto. Użyjmy tego, tutaj pewnie się czegoś dowiemy. Ostatnie ostrzeżenie. Udało się? Tak, dowiedziałem się. Jose, nasza cierpliwość ma granice. Wyciągnęliśmy cię z aresztu, bo wydaliśmy na ciebie pewną kwotę. Zainwestowaliśmy w ciebie i ta inwestycja ma się zwrócić, ale nie jesteś nietykalny. Popełnij jeszcze jedną pomyłkę, wdaj się w jakąś głupią strzelaninę, a zamiast pomocy zapewnimy ci stryczek. Pracując dla Arasaki, będę jednym. Okej, czyli Arasaka go wyciągnęła z pierdla i tyle. Nic bardziej kreatywnego. Pięknie, kurwa. Pięknie. A chyba już myślałem, że to coś w grze. Jakub Duklewski, dzięki wielkie za wsparcie w Spornictwem Pospolitym, gdzie ja właśnie kurwa wlazłem, prawie na dach. Arasaka Shigure sobie tam leżało, bardzo miło. Broń do rozłożenia, zero litości dla broni, którą znajduję, wszystko będzie w pizdu rozłożone. Uuu, a tutaj jeszcze jakieś kolejne ciekawe rzeczy. Mogę cię podjebać? Tak jest! Pimp mobilem będziemy się poruszali teraz. Jakieś wsparcie tam chyba przyjechało, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Hello, friendo. O nie, to tak, muszę przeładować. Ojojoj, ależ mnie dupnął kolega. Głowa? Głowa. O, nie trafiło w głowę niestety. Do tego już pierdolnie. Cyk. 67 tysięcy obrażeń to dużo obrażeń. Gra jest ciszy niż na YouTubie. Pogłoś... Dobra. Proszę. Zająłem się już, Jose. Dobra robota. Naprawdę dobra robota. Dobrze, dziękuję ci, padre. Wyciągnął go z aresztu po tym, jak zabił tego policjanta. Arasaka. Arasaka. Mam rozumieć, że korporacja jest zamieszana w zabójstwo jakiegoś zwykłego krawężnika. Śmierć Geoffreya to był przypadek. Jose był kryty z zupełnie innego powodu. Zamieniam się w słuch. Wraz ze swoimi ludźmi miał przeprowadzić duży atak na placówkę Arasaki, korzystając przy tym ze sprzętu Militechu. I to na zlecenie samej Arasaki? Kurwa, zabieraj się stamtąd. Mogę spróbować dowiedzieć się czegoś więcej. Nie, tam już niczego się nie dowiesz. To spalony adres. O co w tym chodzi? Mów wprost. To jedynie moje domysły. Mów. Najprawdopodobniej Arasaka chce wywołać poważny konflikt z Militechem. Może nawet wojnę. Kurwa, kolejną wojnę co? Korporacyjną, akcja naprawdę? Jose miałaby być pretekstem? Trochę mało. Słyszałem już o kilku takich Jose w mieście. Tak, jestem Alfonsem. W nowym DLC weszła taka akcja. Handluje się kobietami. Tylko po co Arasace wojna? Ciągle odpracowują straty po ostatniej. Wojna to dobra zasłona dymna. Może chodzi o odciągnięcie uwagi od czegoś naprawdę dużego. Nie chcesz się dowiedzieć czego? Ty, padre? Nie tym razem, Vi. To nie moja szachownica, nie moja gra. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No i kontrakcik zrobiony w takim razie, dobra. Widzę, że tutaj niestety ta gra ma tak kurewsko głośny dźwięk efektów. Ogólna głośność 100, tak, to mi pasuje, ale muzykę sobie teraz zjadę wręcz do 30, bo jest super głośna. Zostawimy to na maksa, żeby dialogi były głośne. Efekty też zjedziemy na 30. Muszę tylko pamiętać, żeby przed nagraniem odcinka dać to do góry, bo się totalnie nie wyrobię. Bonus do odebrania mam, co? Dobra, to gdzieś jakaś skrytka tutaj się będzie znajdowała do odebrania bonusu. W ogóle, sprawdzaliście, co się dzieje, jak na pełnej kurwie wysiądziecie z samochodu nagle? Nic się nie stanie, samochód się zatrzyma, a wy wysiądziecie. Gratulacje. Tutaj mamy jakieś przestępstwo, ale to na dole, więc mam w dupie. Skipi sobie śpiewa. Co za lanej moc, kurwa, podoba mi się to. Jak tylko wejpa wyciągnąłem, mordo, co na grzale. Mam zalane, nie wiem co, takie coś, nie będziecie tego widzieć do końca. To się nazywa High Five, Dragon Fruit Strawberry. Bardzo fajne. Ja wiem, że mnie Skipi zrobi w konia, kurwa, no nie można się grom nacieszyć. Cały czas mnie tylko spoilerujecie non-stop. O, zrób to, ale wiesz co się stanie, jak zrobisz to i tamto, to się kurwa stanie to, ale weź to zrób na odcinku. Mimo, że już wiem co się stanie, to chciałbym zobaczyć co się stanie. I takim sposobem, czytając wasze komentarze, dokładnie kurwa wiem co się stanie, ale wy i tak chcecie, żebym to robił i chcecie zobaczyć moją reakcję, jak ja zobaczę co się stanie, mimo, że już kurwa wiem co się stanie, no, goddammit.
Nie będę ogrywał Hitmana 3. Od razu wam to powiem, Hitman to kompletnie nie jest gra dla mnie. Przeszedłem jednego Hitmana na kanale, z tego co pamiętam, i to była męczarnia. Tak totalnie, to były nieudolne próby skradania się i braku cierpliwości z mojej strony, bo to jest mój problem w takich gierkach, które ostatecznie kończyły się tym, że zaczynałem po prostu napierdalać do wszystkich dookoła i tak przechodziłem te misje. Tak więc nie będzie Hitmana, ja polecam wam iść do Seto na kanale Mr. Seto Kami. Kurwa, stary, to jest mój dobry kumpel, no. Dobry kumpel powiadasz, a no dobrym właśnie kumplem twoim staniesz teraz Pablo. Ten pierdolony granat! Tnij go, granacie. O, jak pocięło ładnie. Kubok Skun, dziękuję ślicznie. To głosy normalnie znowu są za głośne. Dobra, strzelaj. Podskocz, aby potwierdzić? No podskoczyłem i co? Będziesz teraz autonomicznie strzelał, pistoleciku? Dobra, na chuj się skradać. O, mam trochę mało życia. Kto mnie kurwa postrzelił? Ta kamera? Ciekawostka, większość morderców to mężczyźni. Co mnie tak bije? Coś mnie, mam wrażenie, cały czas napierdala. I nie są to ludzie. Czy to moja absolutnie zamykająca mnie wewnątrz samego siebie choroba psychiczna? To tylko Valentinos! O, papi! Ja, papi! O kurwa, beczki podskoczyły w powietrze! Niesamowite. O, bronie smart są ciekawe, ale ostatecznie trochę mało pasjonujące. Rozpierdolisz mnie? Tak? Gdzie jesteś, by mnie rozpierdolić? Zapraszam. Ktoś inny tutaj chyba będzie rozpierdalany, ty koleżanko, dziękuję bardzo. Gdzie jest chuj? No i mamy broń krótką do przodu. Ale Splinter Cell poszedł ci świetnie. No mi jakoś się tak nie wydaje, wiesz? Jak wspominam granie w tę gierkę, raz pamiętam, że kogoś tam wysadziłem i udało mi się go wrzucić tym do wanny. I to jedyne moje miłe wspomnienie z tego Hitmana. Poza tym to mam wrażenie, że raczej szło mi średnio. Wiesz, raczej średnio, mordo. Wątpię, żebym chciał to powtarzać. Kamerę rozwalam, żeby mnie to nie denerwowało i żeby mi zaraz przeciwnika jeszcze nie wykryło. O, jest Evil, jest zabawa. Jakiego elektryka masz? Mam napisane w opisie, ale będę tak miły i wam powiem. W tej chwili to jest Dual Smoke Morph, a góra to Kailin Mini 2. Chociaż w tej chwili mam fazę na tanki, powiem wam. Wypij wodę i zjedz burgera, cyk. Ponieważ jakoś tak odechciało mi się teraz RDA. Bronie tech z silnym strzałem only. No ja wiedziałem, jakie cuda w Cyberpunku można robić broniami tech. I to takie pojebane cuda. Konkretnie mówiąc, stoisz ze snajperką przed budynkiem. O kurwa, najebałem się. Super, ile to będzie trwało? 30 sekund. Tak, ten moment, kiedy przypadkowo pijesz alkohol. Zdarzyło się wam kiedyś? Pewnie nie raz. Ostatecznie można stać sobie poza budynkiem i bronią tech naładowaną, z perkami pod nią. Wystarczy strzelać przez ściany do ludzi, którzy nawet nie wiedzą, na co mają reagować, i wszyscy umierają, a wy nawet nie wchodzicie do budynku. Zajebista zabawa. Kto to kurwa zbalansował, nie wiem. Iwiński, czy to twoja zasługa? Ty żeś to zrobił, kurwa? Odnajdź suwa. No dobra, odnalazłem suwa. Tu jest suw. Uciekli autem z warsztatu. Tak, ludzie, transmisja będzie później do ponownego odtworzenia. Czy będzie może Half-Life Alyx? Raczej powiem wam, Half-Life Alyx będzie w wykonaniu moim własnym, osobistym. W sensie będę grał dla siebie. O kurwa, zabiłem człowieka. Wybacz. Ale nikt nie widział, więc jest okej. Nagrywanie VR-u, a szczególnie serii z VR-u, nie jest zbyt łatwe. Totalnie odbiega od tego, jak tutaj naturalnie cały mój setup do nagrywania wygląda. Dodatkowo, gry VR-owe są fajne, naprawdę fajne, zajebiste wręcz, jeżeli się w nie gra. A niekoniecznie, jeżeli się je nagrywa i ktoś inny je ogląda, ponieważ cała magia gier VR-owych to jest właśnie interakcja z tym światem, otoczeniem i robienie tego własnymi rękoma. I troszeczkę trudne jest to wszystko przekazać, kiedy się nagrywa. Pojedyncze śmieszki jakieś, spoko, ale pełna seria z gry VR-owej troszeczkę średnio działa. Yo, to ja! Yo, to ja! A jutro odcinek normalnie, czy zapis wiedzie? Postaram się, żeby jutro był odcinek z Cyberpunka na kanale fabularny. Po co wam to auto? Lubimy kurwa korporacyjny sznyk. A tak serio? Kto chroni granicę? No, Militech. To już sam połącz kropki. Wow. Markowicz tutaj się znalazł. Włodek, to ty? Zmieniłeś się trochę. Palisz teraz? Co z tobą? Solo się ustawiłeś na wymianę z Valentinosami? Nie byłem sam. To co dokładnie się stało? Pierdolone skurwysyny się stały. Zastawili na nas pułapkę, jebani Valentinosi. I to was zaskoczyło? Kojarzę ten głos, czat. Kojarzycie go? Zmieniam się, człowieku, mam dość tej wycieczki. Seria na live, proste.
Wtedy jeszcze bardziej skomplikowana jest interakcja z czatem, która też jest dość kluczowa przy live'owaniu. No i dobra, kontrakcik zrobiony, lecimy z expem, lecimy z hajsem. Głównie o exp chodzi, ponieważ chciałbym leveli mieć więcej. Toż to chudy! Faktycznie to był kurwa chudy z Toy Story! Chłopie, coś ty kurwa ze swoim życiem zrobił. Kiedyś byłeś tylko zabawką małego chłopczyka, a teraz? Robisz kurwa deale na samochody? Chłopie, opamiętaj się. Do czego ty się doprowadziłeś? Do czego cię ta kurwa włóczka nasączona fetynoliną doprowadziła? Zadzwoń do pana, może będzie jakaś interakcja. Dobrze, mamy live'a. Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Rogue? Nie Rogue. Gdzie jest panam? Panam. Pogadamy sobie o czymś ciekawym? Panam. Hej, kochanie! Co tam słychać? A, bo ja właśnie zabiłem parę osób. Hej, Vi. To na razie. Jak tam sytuacja z Rogue? Jest nieźle. Odpukać. Dogadałyście się? Na razie skutecznie się unikamy. Jak dla mnie, tak może zostać. Hmm. Nie mieliście żadnych problemów z Kang Tao? Dziękuję, Rudy. Na razie nie. Wysłali dodatkowe patrole w okolicy stacji, ale są przekonani, że to Rafeni rozjebali im AV-kę i zaatakowali obstawę Hermana. Właściciel stacji też trzyma się tej wersji, więc jesteśmy chwilowo kryci. Takie pierdolety sobie tutaj gadamy. Co słychać? No hej, co tam? Co tam to u ciebie? Zależy, co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standardowe usycham z tęsknoty. No, widzę, że sam mógłbyś ze sobą poprowadzić tę rozmowę. To z przyzwyczajenia? Pana... Tęskniłam, draniu. Tęskniłam. Ojej. O, no weź. Ojej. Trzymaj się. To na razie, Vi. Siema, baby. Siema. No dobra, to w takim razie była szybka przerwa na rozmowę z ukochaną, to idziemy zabić jakichś ludzi. Idealnie, mamy 200 metrów od nas w linii prostej typów do postrzelania. Zresztą, wiecie co, te takie zadania, gdzie mamy ten taki jakby kij baseballowy naszpikowany na mapie niebieskiej, oni tam zwykle, żeby ukończyć tą aktywność, trzeba opróżnić jakąś tam teczkę, skrzynkę, takie rzeczy. I tam zawsze, kurwa, jest całkiem sporo pieniędzy. Tak więc wiecie, warto. Hello, friendos! Kurwa, znowu wystrzelił za wcześnie. Coraz częściej mi się to zdarza. Podskocz, aby potwierdzić. Bardzo chętnie, Skippy. Zatańczysz. Okej, dobra. Zatańczymy, kurwa, miłosny taniec śmierci, koleżanko. Dobra, ten rozjebany. Ile jeszcze ludzi muszę zabić z tego Skippy'ego? Przydałoby się jakieś trakowanie tego. Okej, ale żem, kurwa, zatańczył. Co prawda, tak trochę tańczyłem, skakałem w powietrzu, cuda tutaj robiłem. To był ostatni taniec, jaki mogli zobaczyć w swoim życiu. Tak jak jest chyba ten dokument o koszykarzach. On się nie nazywa czasem Ostatni Taniec? Coś takiego? Last Dance? No to obie pięknie, jest. Pięknie, kurwa. Pięknie. Piemon! Dzięki wielkie za wspornika pospolitego. Pozdrawiam serdecznie. Mądry wybór, mordo. Mądry wybór. Dziękuję. Czy będzie u mnie seria z Dying Light 2? No jeżeli ta gra kiedykolwiek w końcu wyjdzie, to oczywiście jak najbardziej, że będzie. I być może nawet też zrobimy śmieszkowe, totalnie poboczne questy, jakie zostały razem z Huntą, tak jak zrobiliśmy to zresztą w jedynce. Do tego się nie podłączę, bo jestem za głupi. No dobra, zrobiłem. A nie, przepraszam, coś tu jest do... O, tutaj jest ta skrzynunia, patrzcie. Drzazga atutu, to w ogóle zajebiste. Mam expa do czego? Do czego dostałem właśnie expa z tej drzazgi? Powiedzcie mi! Punkty doświadczenia, spoko. Nie, nieważne, nie dowiem się chyba. Dobra, trudno, to zwijamy się stąd w takim razie. I tak wiem, zapycham sobie znowu odcinek, a Boże, odcinek, ekwipunek, ale posłuchałem waszej porady i pozbyłem się całej tony granatów z mojego ekwipunku. I faktycznie, mimo iż zbieram te bronie i zbieram jak pojebane, to miałem tam koło 200, jeżeli chodzi o moją nośność. Tak więc pomogło. Hunta XT-Vol to mój ulubiony ship. Kurde, no my mamy z Huntą naprawdę całkiem dobry kontakt nadal, tak więc się ziomeczkujemy. Ja ostatnio, uwaga, podłożyłem głos pod jedną postać w jego odcinku w serii z Horizona, dlatego możecie obczaić, jeżeli chcecie. Nie nagrało mu się audio i potrzebował chłopak pomocy. Dobra, czy jakiś fajny atut mi się tutaj zrobił? Zadzwoń do Jacka, zobaczysz co się stanie. Rozumiem, że masz na myśli, dziękuję bardzo, Jackiego. I ja ci już powiem co się stanie, nic się nie stanie. Ale nad atutem teraz nie mam mózgu myśleć. Proszę, zaprezentuję ci co się stanie, gdy zadzwonię do Jackiego. Gdzie on jest? Jackie Wells.
Nic, ha! Nic, ja wiem, co się powinno stać, bo już mi powiedzieliście, ale prawdopodobnie za długo się z tym opierdalałem. Znaczy, przepraszam bardzo, nie opierdalałem się z niczym, bo nie wiedziałem, że jest taka opcja, tak więc... Drogi użytkowniku, przygotowałem dla ciebie zestawienie okresowe. Powiedz cokolwiek, aby kontynuować. No dobra. Cokolwiek. Jeśli użytkownik odpowie cokolwiek, reakcja. Przezabaw. Użytkowniku, uśmierciłeś z moją pomocą ponad 50 osób. Mamy to. Przekroczenie tej granicy aktywuje blokadę trybu bezduszny morderca. No. Od tej pory dostępny będzie jedynie tryb pseudo-pacyfista. Dziękuję za uwagę. No i w tej chwili Skippy staje się trochę bezużyteczny, bo celuje tylko w kończyny. Ale czemu? Po cholerę ta blokada. Odtwarzam. Często zadawane pytania. Komunikat. Jaki jest cel blokady po 50 morderstwach? Serio? Musisz pytać? Masz jakiś problem. Skonsultuj się z lekarzem. Albo co? Nawias. Przepisać później jakoś ładniej. Zamknąć nawias. Cudzysłów. Kropka. Kurwa. Można to jakoś odkręcić? Sprawdzam. Pa pa. Pa 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 pa. La 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 la. Można. Brak koniecznych uprawnień. A kto ma uprawnienia? Dziękuję, że korzystasz z moich usług. Kurwa, i co dalej? Wydaje mi się, że teraz powinien mi się aktywować jakiś ten quest poboczny. Ale nie widzę, żeby był quest poboczny. No dobra, Skippy, to ty lądujesz kurwa na dnie mojego plecaka. A zamiast ciebie zamontujemy sobie tutaj coś innego. Ja miałem jakiś jeszcze inny tutaj ciekawy pistolet. Czy ja się go kurwa pozbyłem? Nie, gdzie go mam? Tutaj, to jest pistolet typu smart i mamy też rewolwer typu tech. Ale jako, że to nie jest takie, chociaż zresztą jesteśmy na live'ie, kto tutaj będzie zważał na to, czy ja jakoś niesamowicie celuję. Inne mamy cele tutaj niż celowanie. Quest odpali się, poczekaj jeszcze trochę. Po 48 godzinach. Dobra, dziękuję. Kasia, nie jedz tyle chipsów. Major Nothing chciałby ci coś przekazać, droga Katarzyno. Nie wpierdalaj tyle chipsów. Jeżeli to twój facet, bądź brat, bądź ojciec, prawdopodobnie chce ci powiedzieć po prostu, że przytyłaś. Ale nie potrafi się zebrać na odwagę, żeby powiedzieć to osobiście, dlatego robi to przez donate'a jakiegoś internetowego śmieszka. Nie ma za co. Schudnij, kurwa. Dobra. Przepraszam. Trochę mnie poniosło. Pa, la, 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 la. Co by dalej? Właśnie, amunicja do pistoletu to jest bardzo dobra uwaga, tak więc uwaga, czas wykorzystać niesamowicie, kurwa, nieprzemyślany system craftingu, w którym muszę to naciskać i trzymać. Pojedź do Gindziugi, Gindziugi, czy jakoś tak kupić dojebane ubrania. Tam nie ma żadnych dojebanych ubrań. W całej tej grze ubrania są turbo chujowe. I naprawdę Iwiński w tym filmie, który ostatnio wypuścił, powinien przeprosić za to, że tak chujowe są ubrania w tej grze, a każda postać wygląda jak pajac. Chyba że naprawdę mamy szczęście i nam powypadają dobre rzeczy. Jak mieć takiego tuna? Trzeba mordo mieć odpowiedni sprzęt. Ałowo! Ja mam akurat Go XLR-a i on ma tryb po prostu autotuna. Łącznie na przykład z trybem... Halo, halo, raz, dwa, trzy, cztery, baza do bazy, zgłaszamy porwanie pewnego pederasty na ulicy Siemianowickiej. Odbiór. Jest jeden król skradanek i jestem kimś nikt, to inny jak pan Sarge the Player. A wiecie co, dla mnie zawsze Seto jest w moim serduszku. To jest jeden z najlepszych twórców treści, jakich miałem okazję poznać w moim życiu osobiście. Zawsze mam nadzieję, że gdziekolwiek ja nie idę, to będzie też Seto, bo z nim to śmiesznie jest pogadać. Raz na rok człowiek widzi, jak chłopak pije alkohol i zawsze jest też ciekawie. Tak więc no. Dobra, trochę amunicji wytworzyłem, 470 konkretnie. No to lecimy dalej, kontrakty do robienia, ludzie do mordowania. Tutaj mamy jakieś, przedostać się do budynku jakiegoś, cyk. Gdzie mój Porsche? Będzie mój Porsche? Nie, bo coś innego teraz miałem wybrane. Nieważne, jedziemy. Pokaż, co tam jest oprócz autotuna. No mam parę różnych rzeczy, generalnie mam na przykład echo. Penis. Może być mocniejsze. Dłuższe. Mamy też na przykład reverb, który sprawia, jakobym głosił w kościele mądre cytuary. Czymkolwiek są cytuary. Mogę też manipulować genderem mojego głosu i to działa tak troszeczkę dziwnie. Mogę być bardziej taki, mogę być bardziej taki, a to różnorakie jest, mam też ale wtedy trochę dziwnie się słyszę. Ale mamy też taki głosik, no. Brzmi jak taki typowy gimnazjalista, który idzie swoją pierwszą waperkę nielegalnie kupić. Ja mam łapów porwę typu
Brzmię, no kurwa. Brzmię też trochę jak takie typowe przeróbki, jak ludzie po raz pierwszy się dobrali do programów do edycji audio, jakiś Gold Wave czy coś takiego, którego my mieliśmy swoją drogą w gimnazjum. Na informatyce w Gold Wave'ie mieliśmy robić i wiecie. To... To był kurwa głos każdego aliena. Jeżeli robiliście w Gold Wave'ie jakiś plik audio, który miał fabułę i w tej fabule było kurwa porwanie przez kosmitów, to było tak. O nie, jestem porywany przez kosmitów, oni chyba chcą się ze mną skomunikować. Teraz będziemy montować analne próbki. Tak mniej więcej brzmiały te projekty. I mówię to z doświadczenia, bo tak było właśnie u nas w gimnazjum, kiedy mieliśmy to zadanie do zrobienia. Nie, to wcale nie byłem ja, kurwa, oczywiście, że nie. Jak niedojrzałem trzeba być, żeby robić, kurwa, nagrania audio o jakichś tam analnych sondach wpuszczanych ludziom do dupy? Nie, bez sensu. To jest mój, proszę państwa, jeszcze uwaga, smart karabinek. Mam się przedostać do tego budynku, ale hej, może znajdzie się pokojowe rozwiązanie. Jakieś rusztowanie tutaj widzę, jakieś takie, no pewnie jakoś bym dał radę bokiem, nie? Historie same z życia wzięte. Bajojajo. Ej, czat, przyznam się wam, nie wiem o chuj chodzi z Bajojajo. Musicie mi powiedzieć, bo dzisiaj jak szukałem dźwięków do donate'ów, to generalnie znalazłem Bajojajo. Odsłuchałem tego i nie mam zielonego pojęcia, o co z tym chodzi. Kurwa, no nie wejdę! Dobra, dam radę, kurwa. Patrzcie, kurwa, na to. Ha! Ha! Jada! Nie, nie dam rady. Nie w ten sposób na pewno. Czy odebrałem darmowy Bugatti? Chłopie, Bugatti to ja składam z klocków Lego. Czy tam będzie może jakieś wejście, może od dachu? O kurwa, jest po prostu tylne wejście tylnymi drzwiami. A mogę to jakoś... O, caps locka sobie kliknę. Mogę to otworzyć? Haha, zdolności techniczne, suko. Bajojajo. Ja ci dam bajojajo. Bajojajo znaczy po japońsku do widzenia. Generalnie trochę wam nie ufam. Tak ani trochę. O, napierdalamy się. To atak! Ale napierdala ten karabin jak szalony. Dobra, schowajmy się. Z karabinów generalnie jakby 100 razy lepiej mi się walczy, biorąc pod uwagę, że mam większy skill w broniach po prostu typu karabin. Dlatego i obrażenia są większe, zimna krew skakuje, chłopy kurwa płoną, broń się przeładowuje szybciej niż ja mogę powiedzieć bajojajo chuju! Dlatego też karabiny generalnie w moich rękach są turbozabójcze i przeciwnicy nie mają chyba większych szans, chyba że wlezę na jakąś minę. To jest właściwie jedyna rzecz, jaka jest w stanie mnie powstrzymać. A mając karabiny smart, jak widzicie, nawet kurwa celować nie muszę. Ja po prostu idę przed siebie i trzymam lewy przycisk myszy. Spokojnie, pogadajmy. Tak? No nie wiem, czy ja mam ochotę z tobą rozmawiać. Obejrzyj Studio Jajo, będziesz wiedzieć, o co chodzi. Bochniak, spornik pospolity, dziękuję ślicznie. Co masz do powiedzenia? No dawaj. Czemu nie? Ciekaw jestem, jakim kłamstwem będziesz chciała się wykręcić. Co, może powiesz, że nie zauważyłaś tamtej dziewczyny? Pięknie. Czekaj, jaka znowu dziewczyna? Ta, którą rozjechałaś na pasach swoją limuzyną. A, o to chodzi. Uff, a już myślałam, że cię przysłał ktoś od konkurencji. Nie, no słuchaj, to jest jakaś absurdalna sprawa. Przecież mam ubezpieczenie od potrąceń. Wyliczy się odszkodowanie. Dziękuję, Aleksander. Teraz już wiem. A jeśli chodzi o ten twój nieszczęsny kontrakt, załatwmy to jak profesjonaliści. No dobra. Zamieniam się w słuch. Chcesz uniknąć odpowiedzialności za potrącenie kurwa kogoś na pasach? Ojciec, matka, narzeczony, nieważne. Nie wiem ile ci obiecali, ale jestem pewna, że w moim sejfie jest więcej. Dużo, dużo więcej. Jeśli puścisz mnie wolno, możesz zabrać wszystko, co tam znajdziesz, a ja przeniosę się do oddziału w innym mieście. Twój fikser nigdy się nie dowie. Wilk syty i owca cała. Nigdzie nie jedziesz. No chyba, że do kostnicy. Hello, friendo! Now you fucking die, bitch! Woo! No, oko za oko, ząb za ząb, moi drodzy. Karmę dla kota! Kurwa, karma dla kota u niej była, ale jaja. Dobra, opłacało się sukę zabić. Tego, oj, to i tak otworzę. $2000, easy. Co, widzicie? To jest, proszę państwa, jak zjeść drwala i mieć drwala. Idealna definicja tego. Alkohole, nie alkohole, fioletowe rzeczy do podniesienia, to mi się podoba. Ketchup nawet z tego wszystkiego wyciągnąłem, jest zajebiście. Jakaś karta dostępu jeszcze, jest dobrze. Na jaką tegoroczną grę czekasz najbardziej? Muszę przyznać, że wydaje mi się, że te ze stajni... Ja nie mam całej rozpiski rocznej gier w głowie, wiecie? Ale jeżeli w tym roku wyjdzie, to chyba najbardziej czekam na nowego God of War, Ragnaroka. Swoją drogą podstawowego God of War możecie teraz u Martyny oglądać na streamie, tak więc zapraszam was serdecznie, będzie jutro streamowała u siebie. Twitch.tv/tysiologia. Ale poza tym...
Możecie, poza tym też Horizon będzie wychodził za jakiś czas, Horizon Forbidden West, nie jestem pewien kiedy on będzie wychodził, mam nadzieję, że w tym roku, ale pewien nie jestem, oni nawet chyba tego nie ogłosili. Duch Pana i przyszedłszy do Aszkelonu zabił 30 mężów. Co ty pierdolisz, chłopie? Tak, Herbach. Dobra robota, Vi. Krwawa, ale dobra. Zamykam kontrakt. Będę ogrywał Hogwarts Legacy, RPG z Harry'ego Pottera, który ma wyjść w 2022. Jak najbardziej mam zamiar, dlatego jeżeli mamy tutaj jakichś fanów Harry'ego Pottera, to czajcie się na stery na kanale. O, dziękuję Gwido za naklejkę cool. Dobra, dobra, okej, okay. Nie stękaj tak na mnie, nie musisz na mnie warczyć, zrozumiałem przekaz. Gdzie mamy szybką podróż, moi drodzenie? Moje rodzenie, moje wyrodzenie. Mamy tutaj normalnie żarcie dla kota. Ja zapierdalam do domu z powrotem. Ja, gdzie to będzie? Bradbury, Afterlife? Nie, gdzie jest mój dom? To jest mój dom? Tak, to jest, tutaj jest centrum. Tu? Chyba tak. Co dziś robisz w Cyberpunku? Kontrakty? Nie, nie robimy w ogóle pobocznych misji. Robimy te bardzo poboczne, czyli właśnie kontrakty, strzelanki i tak dalej. A gra CKM++? Co to kurwa jest? Przerobili ten magazyn pornograficzny soft porno na tego? To ten? Kurwa, to nie ten budynek. Pojebało mi się jakoś chyba. Gdzie jest mój dom? Nie wiem, nie pa... Tutaj jest gdzieś mój... Tu jest dom, mam zaznaczone. Dobra. Chcę kotka adoptować, powinienem się chyba udać. Tutaj, H11 Atrium. Co ja miałem mówić? Bla, 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 Elsa z Krainy Lodu. O Jezus Maria. Harry Potter, nie wiem, pogubiłem się. Nieważne, ale wiecie mniej więcej. Używasz w końcu Skipiego? Marcinie, zdążyłem już przełączyć go w tryb pacyfisty, teraz czekam, aż mi się quest aktywuje. Tak więc Skipi został już poużywany. Dobra, uwaga, mam żarcie dla kota, widziałem je tam i nie jestem pewien teraz, co ja, połóż się spać? Nie, nie, nie. Gdzie jest ta miska dla kota? Bo ja wiem, że gdzieś tutaj powinienem być w stanie teraz. Mam kuchnię? Mam coś w stylu kuchni? To jest łazienka. Tutaj może? Gdzieś mogę... No nie mam chyba, kurwa, kuchni. Nic nie wygląda jak kuchnia. Czat! Gdzie się kładzie? O, tutaj! Cyk! Nie. Czekajcie, to już tu kurwa jest? Nie po... Czekajcie, ty. Plecak. Czy ja mam to żarcie dla kota, czy nie mam tego żarcia dla kota? Wszystkie przedmioty. Coś tutaj nowego teraz podniosłem. Powinienem mieć chyba żarcie dla kota, tak mi się wydaje. Poskroluję sobie. Patrzę po tych rzeczach, które są oznaczone jako nowy. A masz kota, żeby mieć miskę dla kota? Z tego co pamiętam, to się ten quest zaczyna od tego, że trzeba znaleźć żarcie dla kota. I żarcie dla kota daje się do miski. Na zewnątrz, na korytarzu. Okej. Okay. Czekajcie, ja jeszcze nie mam kota. Gdzieś tutaj na zewnątrz? Ale tak bardzo na zewnątrz, zaraz przed moim wejściem. Tutaj, tam, teges. O, porozmawiaj, nie. Gdzie ta kurwa miska się znajduje? Na korytarzu, tam gdzie drzazga była. Korytarz przed domem. Idź w lewo na korytarzu i wyjdź na lewo. Że gdzieś tutaj. Tam gdzie drzazga była. Czekaj, coś o drzazdze powiedzieliście. Gdzie ta Micha jest? Ale ty jesteś powalony pozytywnie. Dziękuję ci, deptaku w ciechocinku. W lewo za zakrętem. Okej, okay, czyli mówicie gdzieś... O, tutaj gdzieś drzazga mówicie. Nakarmcie kota. O. Hot damn! Hot damn! O, o, dobra, to było to. Nie ktoś nakarmi kota, lubi tylko kocią karmę, przychodzi na kici. Dobra, czyli mamy, zostaw karmę. Dobra, udało się, czat. Karma wygląda kurwa paskudnie. Jak taki kotlet z burgera, tylko że zapakowany w folię. No dobra. To w takim razie teraz bo musimy po prostu poczekać, aż kotek przyjdzie, co? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że wystarczy poczekać, aż kotek przyjdzie i będziemy mieli kotka, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy we mnie nie wierzyli, pójdą się teraz pierdolić, bo uwaga, będzie zrobione. Tutaj idziemy do sektora Valentinos w takim razie. Wiem, gdzie iść. Gdzie był ten sektor Valentinos? Gdzieś tutaj. Cyku, pyk. Tam mamy rzeczy do roboty. Teraz idziesz spać i wracasz. Spokojnie, zaraz sobie to skipniemy i zobaczymy kotka. Zaadoptujemy go. Widzicie? Gdzieś tam czytałem poradniki, jak zaadoptować kota, że to kocie żarcie jest na pewno w jakimś magazynie Arasaki i tak dalej, że trzeba kurwa pójść tu i tam i to zrobić. A tutaj jak widzicie, można o wiele prościej. Na zwyczajniej świecie poszedłem sobie, zajebałem jakąś kobietę, mimo iż nie musiałem jej zabijać i się udało. Mamy żarcie dla kota, kocie żarcie zostawione i zaraz będzie to robione. Tutaj mamy jakiś gnoi. O kurwa. Jo, pierdolę, ile życia straciłem przy tym. Dobra, podnieś dupę, musimy się strzelać, chłopie! Otworzyć ogień! Dobra, lecimy w takim razie. Karabin fajnie, strzela, ja jestem tu upośledzony. Granat! Haha!
Mam nadzieję, że nie ma tam ludzi, których może granat ten zabić. O, tu jest jakiś człowiek. Hello! Dobra, strzały w głowę lecą pięknie. Ostatni chyba został. Siema! O kurwa, nie mam amunicji. Cel w zasięgu. I nie macie. Nie wiem, do kogo ja strzelam w ogóle. Ja chodzę i morduję każdego, kogo mi każą znaczniki na mapie. Twórcy mieli tak gotową rok temu, tylko musieli dodać bugi. Uuu, potężne oskarżenie. Dobra, kolejny pistolet typu Nue. Tutaj cała masa, jakaś woda niegazowana. Euro, dolary, to ja zawsze bardzo chętnie wezmę. Pójdziemy sobie też jakiś wszczepik na tym streamie na pewno kupić. Jest też ta skrzyneczka, którą muszę ojebać. Kamizelka, ekstrakcja, euro, dolary. W ogóle na jednym z ostatnich odcinków znalazłem ten cały obraz. Mi się wydawało, że on jest warty jakieś chore pieniądze, ale jego po prostu da się zrobić exploita. Że go sprzedajemy do skrytki i zabieramy go z tej skrytki i w taki sposób można po prostu farmić hajs w nieskończoność. 4000 za jedną sprzedaż. Potem odkupujemy za 5 euro dolarów i możemy znowu go sprzedać za 4000. A mnie takie zabawy nie interesują, wiecie. Kompletnie mnie nie interesują. Tak więc ja dziękuję. Piszcie o ręce Silverhanda. Ja wiem w ogóle, że jeżeli podejdziemy do lustra w trakcie tego takiego dziwacznego gówna na ekranie, że jest uszkodzenie chipu, relik i tak dalej, to wtedy możemy zobaczyć Silverhanda w lustrze. To też może odpalimy. Janek, ale ja już jakby zrobiłem ten quest na Skipiego. Niedługo powinno się odpalić dalsza jego część. Już się przełączył w tryb pacyfistyczny. Dobra, co się tutaj dzieje? Dostań się do biura. Czy ja już tego nie robiłem? Czy ja mam ich wszystkich teraz wymordować, żeby się dostać do biura? Wait a minute. Tryb sojusznika. Elo. I nikt się nie orientuje, że ja tutaj normalnie hakuję im kamery, bo się tylko na nie patrzę i one już są moje. Dam radę to jakoś tak fajnie, cicho, ciemnie zrobić, czy nie za bardzo? Kibel? Średnio. Drugi kibel? Średnio. Może jakoś tyłem? Może tego dam radę na przykład optykę mu wyłączyć? To by było interesujące. Może mnie nie chcieć puścić na drugą stronę, ale... Jak nie tędy, to może jakoś tędy. Tam są jakieś okna otwarte, widzę. Hops, skok! Dobra, jak Ani. Ten obraz to możesz rozmnożyć używając innego glitcha. Dobra, kurwa, skradamy się. Tryb sojusznika, dawaj kamerę. Bądź mym sojusznikiem. Chyba cię popierdoliło. Bank, serio? Przecież nas zajebią, Jezus Maria, z kim ty gadasz, chłopie? Nagrać. Dobra, czy oni mnie widzą? Nie, nie widzą mnie. Dobra, otwórz. Ajajajajaj. Kurwa, kolejny tutaj jest chłop. Pyta w pacyfice. Dobra, mogę ci reset systemu zrobić na przykład? Weź zdychaj i nie denerwuj mnie. W następnym odcinku zaczniesz już powoli ostatnią misję, czy dalej lecisz po boczniaki? Mordo, tutaj misja fabularna to jest jakby kompletnie odrębny dla mnie content niż te wszystkie poboczne rzeczy, które ja tutaj mogę robić. Dlatego spokojnie będziemy robili dalej wszystkie wątki, które są tutaj jakby... Oj, chuj. Nie zdążyłem tego kurwa zhakować. Dobra, wykradnij dane i spierdalam stąd. Ale ich tam się mrowi na tym radarze. Dobra, pobieranie, przekierowywanie, a wyskakuje przez okno i mnie nie ma. Gotowe? No, gotowe. Ludzie myślą, że głosują na którąś z opcji, że mają wybór. Zrobione. Ale zawsze wybierają to samo, pierdoloną korupcję. Idź na grup Jackiego. Właśnie, a czas. Gdzie jest grup Jackiego? Johnny, zostawię cię samego. Wróciłem tu, gdzie przez chwilę ludzi mordowałem. Kondomy chłop miał przy sobie, o nie! On miał nadzieję do ostatnich chwil swojego życia. Co się kurwa stało? Dlaczego? Pięknie, o dobra, okej, okay, mogę skakać. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ale mój wszczep nie działa. Można na tobie polegać, to mnie cieszy. Moje kontrakt nogi zamknięty. Nie działają. Dobra, kontrakt zamknięty, cieszę się. Dobra, mogę już robić double jumpa, o to mi chodziło. Proszę bardzo. Hot damn! Hot damn! Rafał Starostka, dziękuję ślicznie. Czy grób nie był w barze? Mówiliście mi ludzie, żebym poszedł na grup Jackiego, tylko ja autentycznie nie mam zielonego pojęcia, gdzie się powinienem w tym celu udać. Bo wiem, że była ta knajpa. Ale tam jest jego grup, nie wiem, czy tam była tylko i wyłącznie jakaś taka akcja pożegnalna, impreza, nazwijmy to, bo nazwy już nie pamiętam konkretnej, czy może tam było, czy on ma, może faktycznie ma gdzieś indziej swój grup, nie wiem. Załóż rękę Silverhanda, o czym w ogóle pierdolicie, że ja mogę, wiem, że mam taki tatuaż, który mogę sobie we wszczepach zamontować, ale ręka Silverhanda? Naruszeniem protokołu możesz wyłączyć wszystkie kamery. Ale ja nie chciałem wyłączać kamer, bo ja lubię je mieć w trybie sojusznika właśnie. To jest mój problem, że ja wolę mieć je w trybie sojusznika, żeby mi oznaczyło przeciwników. I Rafał z kolejnym superchatem wjeżdża. Dziękuję bardzo. O, stypa. Nie, to było coś więcej niż stypa. Tam każdy przemawiał, pożegnali go. Taka kapliczka dla niego była. Stypa to jest po prostu taka smutna impreza po pogrzebie. Swoją drogą nigdy nie byłem na żadnej stypie, więc jakby nie powinienem się może wypowiadać. Dobra, przedostać do wnętrza budynku i Crackers też wjechał z superchatem. Dziękuję ślicznie.
Tam, gdzie ten żółw był pochowany. Kolumbarium. Tak myślałem, tylko że cholera jasna, gdzie konkretnie jest grób Jackiego, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A tam jest trochę też tych ścian, w których się te prochy znajdują. Ja będę go szukał i szukał, żeby go znaleźć. Dobra, kolejny kontrakt, co? Czy ty jesteś moim wrogiem? Nie, chyba nie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to przedostajmy się do wnętrza budynku. Wiesz, co się dzieje na górze? Byłem tam przed chwilą, hałas, że uszy więdną. Jakaś impreza? Żeby. To z mieszkania Slaytona. Koleś ma zajoba na punkcie takiej jednej, no, gównianej kawy. O, ofrenda się to zwało. Ten szajs non-stop, na cały regulator, nawet jak go nie ma. A, wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest, jak tu schodzi, o nich nawija. Silverhand to, Eurodyne tam, to potrafi tak pierdolić, że ciągle nie serio. To jakaś obsesja normalnie. Koleś zna na pamięć teksty piosenek, daty Oski, wydania dziękuję. Albumów, nawet koncertów, kumasz? Kurwa, tylko czekać, aż mu odjebie. W tym apartamencie, gdzie idziesz, masz jedyną okazję na zdobycie spodni Silverhanda. Ręka żadnego w ekwipunku, czyli w plecaku, tam jest ręka bez nazwy za 1 euro dolar. Dobra, czekajcie. Po pierwsze, ręka, coś mówicie o jakiejś ręce. Gdzie się ta ręka niby znajduje? Czy ja ją mam... jako co ja ją mam? To jest moje pytanie. Czy wy mnie, kurwa, może oszukujecie, że wcale tego nie mam? I tak naprawdę będę teraz szukał jak debili. O, jest! Co ja teraz z tym zrobiłem? No nie mogę z tym nic zrobić. Klikam to i nic się nie dzieje. Nie? Klikam to i nic się z tym nie dzieje. Ty, w tym tunelu, w którym jedzie jednego z pierwszych questów z pana, możesz odebrać... A ja już mam, Jakub, ten samochód. Widzę, że nie oglądasz odcinków, co? Albo nie dość uważnie. Pamiętasz Death Stranding? No oczywiście, że pamiętam Death Stranding. Całkiem fajne było. Spodnie Silverhanda są w tym apartamencie, powiadacie, co? No dobra, spróbuję znaleźć. Kurtka Netrunnera, masz założone, już masz. Aha, w sensie, że... Ty, kurwa, faktycznie. Faktycznie, mam tą holograficzną rękę teraz na sobie. Wait a minute, dawaj mi tryb fotograficzny. Chuja, tutaj nie widać. Tutaj nie ma tej ręki Silverhanda, ale jak się popatrzeć, jak mi się tutaj tak buja ta ręka, to faktycznie mam ten holograficzną tą jego rękę. Jak wezmę karabin, no tak, widać, ale jaja. O, jak śmiesznie. Dawid Ostrowski, dobry wieczór panie Tivolcie, dobry wieczór panie Dawidzie, dziękuję bardzo za super czata. 10 erło, to nie mało. O kurwa, tego nie chciałem robić. Użyj zdolności technicznych i zajebiście. Co się tutaj dzieje w ogóle? Ty no, autentycznie. Psychofan, co? Tutaj mam odszukać gitarę Kerego Eurodyna. Tak, to jest misja, którą wcześniej udało mi się już zobaczyć jakby jej treść niedawno. Z tym się nie mogę połączyć, bo jestem za głupi. Czy jak ktoś napisał ładnie na czacie, niedostatecznie inteligentny. Ty no, faktycznie. Czasem nawet ja mam szczęście. Dojebane gitary. Czasu, to żadna z tych. Skąd ta pewność? Bo ten sprzęt to gówno, a co by nie mówić o Kerym, na gitarach to się znał. Faktycznie wygląda na jakiegoś psychofana, jak ma taką kolekcję. Proszę, proszę. Chujowa akustyka tam była. Oświetlenie zresztą też i żarcie podłe. Dziękuję, Awemua. Ale dziewczyny. Dziewczyny pierwsza klasa. No dobra, mamy tutaj, widzę, okazję poznać troszeczkę na temat przeszłości John'ego i samego też widzę... To chcę wyłączyć. I samego samuraja. To mogę sobie wypić. Fanfiction. Johnny i jajecznica miłości. O, a to interesujące. Uwaga. Hej. O kurwa. Lepiej. Hejka, mam nadzieję, że spodobało wam się moje opowiadanie. Mua, napisała mi po ostatnim koncercie samuraja. Normalnie nie mogłam się powstrzymać. XDD. Jory forever. Johnny siedział na parapecie okna i popijał kakao, przypatrując się zachodzącemu słońcu. Uwielbiał tę porę dnia, gdyż przypominała mu ona czerwoność wybuchającej bomby, która mogła zniszczyć cały system korporacyjny, a także o ulotności ludzkiego życia. Z zamyślenia wyrywał go zapach smażonego bekonu, który okalał jego nozdrza. Skrzywił się, przypominawszy sobie tę sukę alt, która na pewno znowu próbowała zrobić na niej wrażenie, robiąc mu śniadanie. Czarnowłosy przewrócił oczami i jęknął. Że też ta głupia dziewczyna nie da mi spokoju. Mimo iż czuł pogardę, John ubrał swój nieśmiertelnik, nałożył lekki makijaż i zszedł na śniadanie, lecz tam doznał szoku, ujrzawszy w kuchni nie alt, lecz Kerego Eurodyna.
Co ty tutaj robisz? Zapytał ze zdumieniem czarnowłosy. Kerry stał z patelnią w ręce i trochę głupim wyrazem buzi. No robię ci jajecznicę, odparł, czerwiejąc jak burak. Po chwili jednak do otworów nosowych obu muzyków doleciał swąd spalenizny i brązowo-oki chciał przykręcić nano podgrzewacz, lecz przypadkiem go podkręcił, skutkując tym, iż nano kuchenka zaczęła się palić. Wow, pomyślał Johnny, szyderczo spoglądając oczami na swojego kolegę, który panicznie próbował zgasić ogień. Jak to się stało, że ten kretyn grał z nim w zespole? Ale nim zdążył pomyśleć coś więcej, usłyszał grzmot i do jego willi wpadł Toshiro, znany z bir na usługach Harasaki. To już koniec, Silverhand! Rzekł Azjata, uśmiechając się wrednie i strzelił prosto w kierunku serca czarnowłosego. Nie pomyślał Johnny. To nie może się tak skończyć. Muszę zniszczyć korporację, muszę jeszcze tyle zrobić, muszę powiedzieć Keregu, że go kocham. Tak, kaszląc krwią na podłodze swej własnej willi, srebrnoręki zdał sobie sprawę, że kocha Keregu, nawet jeśli nie umie zrobić jajecznicy. Lecz nie zdążył mu powiedzieć, czuł ból, tylko ból. A potem ciemność. Lecz wtedy zobaczył ostatkiem sił, jak Kerry klęka obok niego i przecina sobie nożem do sałaty skóry na nadgarstku. Co ty robisz? Wykrztusił z trudem Silverhand. Cicho bądź głupku i pij, ratuję ci dupę. Jestem pół demonem, pół aniołem i moja krew zawiera moc nieśmiertelności. Zniszczyłem to Shiro jednym uderzeniem mojej innej mocy, która zabija korposów. Ta jasne, Eurodyne. Rzekł srebrnoręki nieświadomie czując w ustach metaliczny posmak i połykając krew brązowo-okiego. Słuchaj, Kerry, ja cię kocham, ty idioto, baka. Westchnął jeszcze raz i stracił przytomność. Wiem. Wyszeptał Eurodyne z tego powodu, że czuł to samo co Johnny, pocałował go w usta. Teraz już zawsze będziemy razem. O nie. Fantastyczny fanfic, no. Zdecydowanie był bardzo w stylu wszystkich fanfików, jakie w życiu zdążyłem przeczytać. Łącznie z tymi na swój temat. Są na Wattpadzie, jak chcecie sobie poszukać. O Boże. Fantastyczny fanfic. No mam nadzieję, że się wam czat podobało. Trochę się nakręciłem pokrętłami. Pamiętam to. Wciągnąłem ścieżkę jak stąd do Plymouth Rock. Potem impreza do bladego rana. I pobudka w izbie wytrzeźwień? Hot damn! Idź po easter egga z San Andreas w Santo Domingo. Że coś tam jest z tym pociągiem chyba, nie? Tak mi się wydaje. Co my tutaj mamy? O, ciekawe. Kurwa, Kerry to się nieźle postarzał. Kiedy było robione to zdjęcie? Niedawno. Patrz, jest data. I gitara, po którą przyszliśmy. Naprawdę? Schodzenie na śniadanie jest w każdym fanfiku? Kurwa. Dobra. Tutaj mamy eurodolary i komputerek. O nie! Skąd mam wziąć kurwa hasło? Nie zhakuję tego. Może je gdzieś wyczytam jeszcze. Tutaj dużo eurodolarów. Tutaj mamy spodnie Johnego. Hell yeah! To mogę też otworzyć. Ty no, ten domek przychowany całkiem fajny. Zamknięty pokój. Klawiatura numeryczna. Kurwa, zdradź mi kod! Z gitarą była data. Myślisz, że ten Slayton jest aż tak głupi? Skoro jego idolem jest Kerry, a nie ja, to tak. Okej. Okay. Dobra, czekajcie. Na zdjęciu z gitarą była data? Dobrze mówiłem? Znaczy, dobrze słyszałem, że na zdjęciu z gitarą była data? Czy na czymś innym z gitarą była data? Czat, na czym z gitarą była data? Nie usłyszałem go do końca. Kurwa, jaka znowu data? Jaka to będzie data? Czad, jaka to będzie data? Pomocy! Nie uda mi się! Nie dam rady! Czy może tutaj gdzieś? Tutaj jakaś data gdzieś? Kurwa, jaka to data? 2137, goddammit. Na zdjęciu z gitarą? A może ten? Może któraś z tych dat? Na zdjęciu. Na czole Johnego. Ta gitara była na ścianie z gitarami. Aha! Przeskanuj to zdjęcie. No dobra, to może mieć sens? Przeskanowanie go? Tutaj. A, 2065. Okej, okay. 2065. Mamy to, czat. Użyj. 2065. Haha! Sukcesik. Dobra. Dziękuję, czat. Dziękuję. Kurwa, otwórz i wyjdź. O, to mi chodziło. No i mamy gitarę w takim razie. Coś tu jeszcze ciekawego do rozkminienia, chyba nie? Cyk. Wzięte przez normalnie. Tutaj jest jakieś szkło, ale wyjebane. Jeszcze z tego szkła leci drewno. Zajebiście. O, tu coś fioletowego. Kurtka pozerka Laserpunk z dodatkiem wolframowych płytek. Cudownie. No to co, wydostań się z budynku. Easy robota w takim razie. Nic prostszego. Schowam może broń, bo mnie jeszcze tam
w lobby lokaj dojebie. Bauszman, wspornik wąsaty, hajja! Dziękuję ślicznie za wsparcie. Czemu masz logo dezodorantu na profilowym? To jest kurwa moje logo, a jeżeli jakbym mógł być dezodorantem, niewątpliwie byłyby z tego całkiem niezłe zyski, to ja poproszę. A spodnie? Spodnie wzięte, moi drodzy, spodnie były brane. Dobra, kontrakt psychofan, całkiem fajny. Widzicie, to takie rzeczy się omija, niestety nie robiąc kontraktów. Troszeczkę smaczków na temat całego tego świata. Dobra, gdzie jeszcze jakieś kontrakty mamy? Tutaj mamy jakieś. Kontrakt dzieło życia, dostań się do warsztatu, a tu jeszcze mamy zawieźć gitarę do skrytki. Dobra. Where is my car? My car is amazing. Co na grzale, szefie? Kurwa, na jakiś tam dragon fruit truskawa. Katory, nie mogę non-stop takich dźwięków wydawać, bo sąsiedzi się zaczną zastanawiać, co się odpierdala. 2023. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię, Ricardo Exe. Pozdrawiam was wszystkich. Ja, chyba że wiecie, jak pozdrawiam wszystkich, a nie tylko was, to już traci to dla was znaczenie, ale to jest wasz problem, a nie mój tak naprawdę. Jedziemy sobie, czas na przejażdżkę po Night City. Podmiarka Rexony. Podmarka Rexony, chyba podmiarka. Taka miarka i podmianka naraz. Jakiego mam vape'a? Macie w opisie napisane. Masz na mapie znaczek recyklingu? Kurwa, no może jakiegoś chłopa trzeba przerobić na kompost na przykład? O, to by się zgadzało wtedy. Bip, bip, skurwysynu. To powinien skipi takie rzeczy mówić. Dobra, najszybszy sposób na zatrzymanie samochodu to po prostu kliknąć wyjście z niego. To jest najciekawsze. Kto w ogóle chciał tę gitarę? Może sam Kerry Euro daje zleceniodawcą? Oho! Tamci prawie mnie napierdalać zaczęli tylko dlatego, że przebiegłem obok i musiałbym go zabić. Kurwa, ludzie w tym mieście chyba nie biegają. Biegnę sobie najzwyczajniej w świecie, a oni... O kurwa, ale wariat! To była naprawdę najbliższa skrzynka? Jesus. No dobra. Zaprawdę można na ciebie liczyć, V. Gitara trafiła we właściwe ręce. Wszystko zrobione na zicher. A u mnie Dragon Skunsativa. Zamykam kontrakt i wysyłam pieniądze. Cudownie, cieszę się. Gdzie moje pieniądze? 3300. No, już mamy prawie 150 tysięcy euro dolarów. To całkiem przyjemna ilość, muszę przyznać. Tutaj mamy metro. Dobra, bo ja tak... tutaj mamy kontrakcik, ale zaraz sobie tutaj wrócimy. Mówiliście, żebym... W ogóle ile ja mam, kurwa, domów? Tutaj jest dom Judy. Tutaj jest... Nie wiem co. Tutaj jest chyba ten River, tak mi się wydaje. Rivera miejscówka. Tutaj jest, tutaj są nomadzi. Ale dobra, kolumbarium. Miałem iść do kolumbarium, dlatego odpalmy sobie fast travel i zobaczmy. Piąta kolumna na prawo, coś takiego mi mówiliście. Spróbujmy znaleźć. Na co zbierasz kaskę? Nie wiem, zobaczyłbym sobie jakieś tego. Zobaczyłbym sobie jakieś wszczepy najlepiej chyba. Na co innego mogę wydawać, albo na materiały do craftingu. I dziękuję też za informacje wcześniej związane z... Divided we stand, że to najlepszy karabin, prawdopodobnie smart, który jest w grze. Dobra, uwaga. Piąte na prawo, co? Raz, dwa, trzy, cztery... Że tutaj piąte? Coś mówiliście, że gdzieś tutaj jest grup... grup Johnego jeszcze jest, jakieś jego, że jego pistolety są obok, co nie ma O, tu jest Jackie Wells! Kurwa, i mamy to, i tyle! I do widzenia. Nie ma tutaj absolutnie żadnej interakcji. Znalazłem. Było czwarte, a nie piąte, albo ja nie umiem liczyć. Czekajcie. Bo że tamto już się liczy, które jest na wejściu. Ale nieważne. Tutaj mamy Jackiego Wellsa. Jakby nie możemy tutaj w żadną interakcję wejść. Możemy się na to co najwyżej tylko i wyłącznie popatrzeć. Tak więc nic interesującego. W znaczku recyklingu masz Quadre Vitech. Tutaj, że to. Tutaj mamy ten warsztat. To macie na myśli? Dzieło życia? No to by miało sens. Dobra, to ja sobie to kliknę i pójdziemy to zrobić. A potem musimy pójść do mieszkania, skipnąć czas i zobaczyć, co tam u kota słychać. Kapi, ale jakby gówno mi dadzą te pięści goryla, bo ja i tak kompletnie nie jestem zbudowany pod walki na pięści, więc jedynym sposobem na zrobienie tych questów, jak dla mnie, to jest cheezowanie ich, po prostu napierdalając tym. Napierdalając mieczami albo maczetami, które zrzucę zaraz przed walką. Mój główny monitor to jest Predator. Tylko jaki to? XB271HU, tak się ten model nazywa. Koniec z dotacjami, bo na życie nie starczy. Chłopie, ale im mniej ty masz na życie, tym więcej ja mam na życie. Ja nie widzę problemu z tym wszystkim. Dobra, mówiliście, że ten warsztat, że tutaj mamy jakiś normalnie samochodzik, ale czy on będzie dla mnie, czy on nie będzie dla mnie, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Złota kurtka samuraja w jakimś sklepie. Oh shit, ale się przestraszyłem, a przecież to przed chwilą już widziałem.
No dobra, poproszę moje ujawnienie interfejsów ukochane, nie wiem po co tak naprawdę. Paru przeciwników tutaj jest, ja ich wszystkich mogę rozpierdolić, żaden problem, nie? Ale... jakby... o co chodzi z tym zadaniem? Czy wy powiadacie, że ja mogę jakby z tego miejsca sobie nabyć nowy samochód? Tak? Dobrze? No, dobrze myślicie? Rano muszę wstać, a tu fajny live'ik. Klaudia, kurde, ale spokojnie. Tak jak tutaj piszą, zawsze jest zapis potem dostępny, tak więc nie bój żaby. No dobra, nie chcę tutaj na razie tak bezpośrednio wchodzić. Ktokolwiek mi tutaj coś mówił o tym queście, dajcie znać co dokładnie macie na myśli, bo ja chciałbym oczywiście samochodzik mieć na własność i tak dalej. Nie chciałbym czegoś spierdolić, ale kurwa, co można spierdolić w kontrakcie? Czas ich wszystkich zamordować w takim razie. Hello, friendo! Ta snajperka jest wyciszona? Nie, ani trochę. Okej. Okay. Coś tam ktoś o kłopotach gada. Dobra, chłopaki chyba nie zrobili min na dachu. Tak więc po prostu robimy akcję snajperka. No, tak, strzelaj się do mnie. Hello! O Boże, niesamowite to jest. Cholera! Bye bye! O, granat, co? Ja, interesujący pomysł, jakby jeden z niewielu, jaki mogłeś wprowadzić w życie w twojej obecnej sytuacji. Bum! 57 tysięcy. Po wykonaniu kontraktu dostaje się auto i zajebiście. Oski, pozdrawisz mnie? Pozdrawiam, Ośki. Dobra, może już nie będę się tutaj tak dupcył w tańcu. Brum. Jak pięknie zakręcają te pociski. Zdecydowanie najbardziej takim fajnym sposobem na strzelanie z tych broni smart jest strzelanie tak, żeby pociski w powietrzu zakręcały. Wygląda to wtedy najlepiej. No i oczywiście najlepiej też poczekać, aż wyceluje w głowę, ponieważ widać, że ten taki rąbek, który się pojawia na przeciwniku, najpierw jest na korpusie, a potem się przenosi na głowę po chwili celowania. Coś w kiblu fajnego? Hell yeah! Max Dog MK1! Właśnie. Wciągnijmy jakiegoś wziewa jednego i do przodu. Jak coś misja, spotkaj się z Hanako Wembers, jest ostatnia w grze. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego zanim ją zrobię, chcę sobie jeszcze ukończyć wszystkie poboczne wątki. A żeby jeszcze lepiej kończyć te wątki, to robię teraz te wszystkie misje, żeby troszeczkę podbić mój level. Tutaj jakiś shotgunik, ten coś zielonego ma w sobie, tamci jakieś biedaki. Ten samochód będzie za tymi drzwiami. Tutaj coś legendarnego jest, co to? Komponenty do ulepszeń, kurwa, bez przesady. Schematy. Ja wiem, skąd wziąć schematy. One często są dostępne z bossów, których można pokonywać na mieście, więc za to się zaraz zabierzemy jeszcze. Tutaj ten chłopo jakby większego problemu nie stanowił. Galoty Johnego. No dobra, kurwa, założę portki Johnego. Jakby ja teraz już nie mam za bardzo tych wszystkich ubrań wcześniej, które miałem, ale dobra. To jest lepsze od mojego, co prawda nie da się modów żadnych wrzucić, ale spoko. Mamy portki Johnego. Mamy też tutaj, uwaga, replika samurajki Johnego, ale to jest jakaś tam gówniana replika, więc nie jest to jakieś niesamowite cudo, ale spoko, mogę założyć. Jest co prawda trochę gorsze, ale to nieważne. Koszulkę mam Johnego. No i co? I wyglądamy teraz trochę jak Johnny. Nie mam chyba żadnej czapki Johnego, tak mi się wydaje, jakieś bandany tylko. A nieważne tam z pancerzem, tak napierdalam, że to żaden problem jest. Wgraj software, by uruchomić wóz. Proszę bardzo. Mam lewą rękę jako rękę Silverhanda, bo kliknąłem przedmiot, który miałem w plecaku, chociaż nie mam kurwa pojęcia, skąd go wziąłem, szczerze mówiąc. Wy musicie mi powiedzieć, skąd ja w ogóle tą rękę wziąłem. Nie wiem, po którejś misji fabularnej mi się pojawiła i nie byłem tego świadom. Musicie mnie tutaj oświecić, bo ja autentycznie nie wiem. To jest ten samochód w ogóle? Tak, ale to jest jakiś chyba... wygląda na gówniany trochę. Czekajcie, a co jest tutaj obok? A nie, tych drzwi nie mogę otworzyć, są jedne i to samo. Dobra, nieważne, wsiadamy w takim razie. Wóz Jake'a. Dostarcz wóz Estevezowi. Może on w ramach wypłaty jakby mi da samochód na przykład, bo ten to jakby nie wygląda zbyt pasjonująco. Nie wiem, czy tak mnie jara perspektywa bycia jego właścicielem. Jo, drifto. Legendarny przedmiot na górze był. Legendarny przedmiot? Przytrzymaj F, a ucieczonego będziesz miał nitro. Tak, 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 tak. Znaczy, biorąc pod uwagę, że E to jest wysiadanie u mnie, trochę ci nie ufam, kolego, trochę ci nie ufam. Legendarka była... o Boże, legendarny itemek. Dobra, jebać legenda... chociaż, kurwa, legendarny itemek to może być legendarny schemat, a biorąc pod uwagę, jak bardzo ja poszedłem w kraftowanie, to może być jednak przydatna opcja. Więc ja się tutaj na szybko jeszcze wrócę, kurwa, nie pamiętam, gdzie to było. Jestem upośledzony. Gdzie był ten warsztat? Czekajcie. O nie, nie tryb fotograficzny. W dupie mam tryb fotograficzny. Tutaj? Kurwa, gdzie to było? chyba gdzieś tutaj? Tak mi się wydaje.
Ja jestem upośledzony. Ej. Nie pamiętam, gdzie to było. Co to za awatar? Jakby był 2014. Mordy, bo jestem... O, chyba widzę te drzwi do warsztatu. Dobrze mi się wydaje, że one są tam. Nie, to kompletnie coś innego. Kurwa, zgubiłem to miejsce. Dostajesz po jednej misji dla niego. Okej, to wiele wyjaśnia, dziękuję. Teraz już wiem przynajmniej skąd mam tą rękę. Ominąłem już to miejsce. Ja jestem upośledzony. I to tak prawdziwie. Tak prawdziwie, szczerze i od serca upośledzony. A tak, przecież ja tutaj jakiś kurwa drift zrobiłem chyba, żeby wjechać do góry. Tutaj. I potem w lewo. Tak, tak, dobra, pamiętam. Pamiętam, kurwa, to było w tę stronę i tu po lewej. Haha, dobra, mam. Tutaj to było. Okej. Spokojnie, samochodziku, zaraz się ogarniemy. Ale jak tu były jakieś komponenty do ulepszania, to będę kurwa zły. Będę zły. A to pewnie są komponenty do ulepszania, coś tak czuję. Gdzie ten legendarny itemek jest? Tutaj w środku, co? Tutaj. Komponenty do wytwarzania. Ale drzazga umiejętności inżynierii, okej. To ostatecznie było warto. Jebać tę szybę, wyjść chcę, powiedziałem! Dalej nie mogę tędy wyjść, dobra, nie chcę mi się już dłużej męczyć. Okej, drzazga do inżynierii warto było. Komponenty? Nie, ni chuja. Mogę sobie takie zrobić albo kupić, ale drzazga już prędzej. Na dole też jest chyba, na dole to już zebrałem. Dobra, czas dostarczyć samochodzik. Dostarcz wóz STWZ-owi. A czemu mi tam w ogóle jakiś znaczek daje? Dobra, przeniósł się? Nie, dobra, dobrze mnie prowadzi, ale gdzie indziej mnie prowadzi? Dokąd mnie teraz prowadzi? Dobrze mnie prowadzi, okej. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, gdyby to się totalnie w tej chwili spierdoliło, bo wysiadłem z wozu i do niego wsiadłem, więc nieważne. Warp. Amunicję sobie trochę dorób do tego PM-a. Dorobię, tylko to jest po prostu denerwujące, ile trzeba ten przycisk trzymać. Niestety przy ostatnich moich wipach modów pozbyłem się trochę... Kurwa, no jedno mi pokazuje i drugiego mi nie pokazuje. Won z tym znacznikiem. Teraz będzie dobrze? Nie wiem, jadę jak mi pokazuje. Łapaj dyszkę dla dobrego youtubera. Dziękuję ci, Darin. Dziękuję ślicznie. Hot damn! Dokładnie tak. Co mi kurwa ta gra pokazuje? Dokąd ja mam to dostarczyć? Wątpię, żeby to miało być tędy, czy może faktycznie tędy? Jestem niewinny! Tak, tutaj jest jakiś garaż chyba. Dobra, to jest to miejsce, ale coś się zjebało ze znacznikami. Mamy to? Dobra, udało się. Jesus, zaaktualizowało i zaakceptowało. Wysiądź z wozu. Hello, friendo. STWZ-ie. Rozmawiaj ze mną. Wielkie dzięki. Dobra, udało się. Tyłek. Aha. I co z tym wozem? Opchniesz go? Prędzej czy później będę musiał. Znałem gościa w Sacramento, kolekcjoner. Dziękuję! Ustawi mnie na lata. Ale na razie zabieram go ze sobą. Jeszcze przy nim pogrzebie. Mhm. Na twoim miejscu nie zwlekałbym z wyjazdem. Klaudia Szurgo, Sporni Pospolity, dzięki wielkie. Będą szukać tej bryki. Mądry wybór. Znikam stąd jeszcze jeden. Pięknie, kurwa. Dobra rada od wujka STWZ-a. Jak musisz wybierać między swoim wozem a cudzą dupą, zawsze wybieraj wóz. Wóz cię w dupę nie kopnie. Cudza dupa, no, ten, kopnie zawsze. Negatywne doświadczenia chłopak ma. Dobra, zrobione. Nie wiem, czy ja muszę trochę poczekać, żeby dostać ten samochód, czy co, czy jakiś inny samochód, nie wiem. Co tam, padre? No i cudnie, wóz trafił do rąk właściciela, a w twoje ręce trafia wynagrodzenie. Oski, dziękuję. Twój dobry uczynek, mój dobry uczynek. Do następnego razu i kontrakt zamknięty. A, 24 godziny poczekaj, a ty poda ci koordy na auto z okładki. Dobra, to w takim razie, żeby zrobić parę rzeczy naraz, ja bym sobie poszedł do jakiegoś punktu szybkiej podróży, tylko ten oczywiście musi być kurewsko daleko, ale trudno, podbiegnijmy sobie. Pójdziemy do mieszkania, prześpimy się, spróbujemy zobaczyć, jak tam sytuacja z kotełem, ponieważ koteła mam w tej chwili mieć dostępnego. Proszę. Dlatego podpierdolę temu facetowi samochód. Jak on w ogóle grzecznie wysiadł i co, klęczy teraz obok? Tak, no, jak wszyscy NPC-ci w tej grze pieprzonej. Porwiesz mu samochód, chuja tam, wysiada po prostu z niego, kuca obok i się boi. Tak są zaprogramowani. Adrian Krzystała, pięknie, spornik kurwa. Wąsaty, dziękuję. Pięknie, kurwa, pięknie. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Tak, czat, będzie zapis. Nic się nie bójcie. Idziemy do naszego domciu, tutaj mega blok. Pójdziemy się przespać, takie w sumie skipowanie czasu. Jak za mało, to skipniemy więcej. Zobaczymy, czy się uda z kotełem coś podziałać. Zobaczymy. Czego nie rozumiesz w tym znaczeniu, że redzi zapomnieli ten item ukryć? Że jest WQ normalnie, bo każdy taki fabularny, ale do większości ukryta, tym bardziej, że nie możesz go zdjąć. A, czyli już na stole będę miał tą łapę. A, nawet, że mi pasuje.
Patison Josz, super czacik, dziękuję. I jeszcze Dyjosz, Wspornik Pospolity, dziękuję ślicznie. Bardzo miło z waszej strony, no niesamowicie miło, dziękuję. Dobra, ja zrobię quick save'a tak na wszelki wypadek, jakby coś się miało zjebać. Idziemy spać. Pięknie, kurwa. Pięknie. Sposób, w jaki on się kładzie w ogóle na tym łóżku, to już też był memowany wszędzie dookoła. Trochę dziwne. Zrób misję pamiątka rodzinna w Charter Hill, żeby zdobyć buty Silverhanda. Ale to jest kontrakt, czy to jest misja? Po restarcie gry ręka zniknie. O, okej. Jak masz drzazgę rozwoju do zebrania, to masz dwie opcje. Wziąć i otrzymać jeden punkt umiejętności, albo wcisnąć dowiedz się więcej i otrzymasz dwa punkty. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra, co z tym kotem? Jakby, czy on będzie tutaj teraz się pojawił na przykład? Jest kotek! Popatrz tylko na to. Chodzi! A tu kotów już chyba nie ma w tym świecie, nie? Tak mi się wydaje. Hejo! O, taki bez sierści, ale dobra, no nie można mieć wszystkiego. Mamy kota! Ja! Aha, no pięknie. Zajebiście! Co z tego, że nasze życie się kończy i pewnie kurwa zginiemy niedługo, ale mamy kocika! Ojej, ja mam nowego... O Boże, widzicie jego oczy? Nie! Nie ma tekstury na jego gałkach ocznych, nie! Iwiński, Kiciński, co wyście zrobili? I to jego łapa tak paskudnie wygląda, wygięta. Jak taki nadmuchany balonik nie do końca, który się zgięło. Nie ma tekstury na oczach. Ale nie czat. Brain dance, motyw brain dance'a z Lizzy Weezy w ogóle nie poszedł do przodu. Dobra, wybierz miejsce docelowe. Wybierz miejsce docelowe. Tam jakieś pojazdy do kupienia. Gdzie jest w ogóle ten Charter Hill? Coś powiedzieliście o Charter Hill, ale nie mam... O, tutaj jest Charter Street, ale czy to jest Charter Hill? Nie wiem. Dobra, czym by się możemy... czym byśmy się mogli zająć w takim razie? Miałem iść do jakiegoś Reapera, ale szczerze mówiąc jeszcze jakiś kontrakt bym dziabnął. Dawid Styś, pozdrowienia z Krakowa dla ciebie i Tysi. Dziękuję ci, Dawidzie, za super czata. Bardzo miłe wsparcie, doceniam. Pozdrawiam, mądry wybór. To sobie prześledzę, zrobimy kontrakt. Empatia bez empatii. Jeszcze jeden super czat. Fury Eve, jeden. Jak minął dzień? No dzień mi minął tak, że... No w sumie najpierw wstałem. Potem... O, cyberpsychopatów też zrobimy. To jest dobry pomysł. Najpierw sobie wstałem, wyszedłem z psem, potem się ogarnąłem, konfigurowałem streama i zacząłem stream. Koniec. Charter Hill to dzielnica pod North Oak. Okej. Okay. Odpierdala manianę podczas używania Mantis Blade'ów. Ojojoj. Dobrze, że za bardzo go nie używam. Ale właśnie, ogarnianie ekwipunku to jest bardzo dobra uwaga, bo jeszcze tylko 4 mam ciężaru do podnoszenia. Więc czas porozkładać te wszystkie rzeczy, co? No dobra, mówi się trudno. Ja muszę w ogóle cały czas też scrollować. Ty, mógł sobie odblokować scrolla, rozkręcić go. On będzie się sam kręcił i mi automatycznie jakby przywijał ekwipunek w dół. Bo czasami jak się coś rozwali, to ten ekwipunek tak się gliczuje, baguje i przywija w paskudny sposób. Więc ja po prostu odblokowałem sobie kółko myszki, taka logitechowa funkcja, więc ono się kręci jakby bez końca. Ale nie, to jest niebezpieczne. Rozłożę jeszcze coś, czego nie chciałem. Oski, dziękuję bardzo. Masz kontakt z Kupsonem? No mamy się w znajomych na Facebooku, ale tak raczej nie rozmawiamy za często. Nie wiem, ja jakoś tak od dłuższego czasu mam kontakt z paroma co najwyżej osobami z mojego takiego YouTube'owego otoczenia. I to mi tak trochę mentalnie wystarcza. Życie poszło do przodu, moje grona ludzi, z którymi utrzymuję kontakt, też się pozmieniały troszeczkę, dlatego... No jest jak jest. Rozwalam to wszystko, bo mi to kurwa niepotrzebne. Latam sobie teraz z tymi smart broniami i szczęśliwy jestem. Granatów też pewnie trochę pozbierałem teraz. Żadnej ikonicznej broni nie rozwaliłem. Skipi też jest. Dobra. Nikt do mnie nie chce dzwonić teraz, więc zrobimy tak. Skipniemy sobie czas o 24 godziny, zobaczymy jaki będzie tego efekt. A ziemniaczek? Tak, z ziemniaczkiem oczywiście też. Z nim nawet częściej mam kontakt. Nancy, siemano. Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem w Redder. Okej. Rozmawiałaś z Kerem? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw, ja załatwiam sprzęt. Dobra, okej. Okay. Czyli w takim razie udało nam się pchnąć trochę questa głównego, ale nie będziemy go robili oczywiście. Mamy Quadro, gdzie jesteś? Darmowy wózek to darmowy wózek, właśnie. To jest to, o czym mówiliście. Czekajcie, wiadomości. To chcę sobie przeklikać, bo to mnie nie interesuje. Rogue, wieczór w kinie, to gadaliśmy o tym.
To jest jakaś kolejna tam misja, ale Jake. Hej, dostałem twój numer od El Capitana. Wielkie dzięki za pomoc tym autem. Słuchaj, bo jest jeszcze taka sprawa. Ja i tak nie mam szans na powrót do Night City, a w mieście zostawiłem jeden wózek, którym grzech byłoby się nie zaopiekować. To Quadra Turbo R. Jest twoja. Szalej, baw się, popisuj. Jest czym. Przesyłam ci koordynaty, sprawdź mapę, to okolice torów kolejowych w Rancho. Auto stoi w garażu koło stacji przeładunkowej Narka. Idziemy po auto w takim razie, kurwa. Czas bym sobie tylko przewinął, żeby było jakoś tak jasno. No. Czy to jest Monster, to był Ultra Paradise? Tak, to jest Monster Ultra Paradise. Jest w mojej żabce dostępny. Nie zawsze, ale zwykle tak. Idziemy po samochodzik w takim razie. Tip and Donation nie działa, moi drodzy. Jedyne donaty, jakie w tej chwili przyjmuję, to są donaty przez Super Chat. Więc jeżeli chcecie coś wysłać, to jedyna opcja dla was, niestety. Czy Ratchet i Clank Rift Apart będą u mnie na kanale? Ależ oczywiście, mordo, że będą. Grałem w poprzedniego Ratcheta i Clanka, bardzo mi się podobał. A jako, że najnowszy Ratchet i Clank... Pięknie, kurwa. Pięknie. Neon, wspornik pospolity. Dziękuję bardzo, mądry... kurwa. Co? Nie ten przycisk. Mądry wybór. Hatte! Złe ustawienia. Fury, w co planujesz ograć po Cyberpunku, może GTA 4? Powiem wam, bardzo mocno to rozważam. Jak skończy się niedługo Valhalla i skończy się Cyberpunk, to nie będzie za bardzo opcji, jak odpalić jakąś serię poboczną. I być może w końcu nadejdzie czas na GTA 4, powrót do legendarnego GTA 4. Już sobie tam rozkminiałem jakieś mody na lepszą grafikę, nie grafikę i tak dalej. Tak więc, hej, co wy na to, GTA 4? Cóż ja chciałem powiedzieć? Tak, Rift Apart będzie chyba pierwszą grą, która będzie stricte tylko i wyłącznie na PS5, co mnie bardzo cieszy. Dlatego tak, jak najbardziej, Rift Apart się pojawi. I mamy to, moi drodzy, mamy to, kurwa. Wy to, co, jakie wy boby jesteście? Co wy tutaj robicie? Zajmij się swoim życiem, co? Chopie, przyszedłem, kurwa, po samochód, jest teraz mój. Wypierdalaj. Oni są chyba w moim tym, pit stopie tutaj, robią mi to auto. Wsiadaj. Cyku myku, Quadro, gdzie jesteś? Mamy to. To jest samochód z trailerów, to jest, kurwa, to. To jest auto, które liczyłem, że będziemy mieli domyślnie od samego początku i będziemy nim mogli jeździć, zanim jeszcze wiedziałem w ogóle, że da się tutaj mieć więcej aut niż jedno. I kurwa, i już jeb, kurwa, w ścianę, porysowany cały. Niezła maszyna, nie? Niech ci służy, jeszcze raz dzięki. No i zajebiście, mamy to, moi drodzy. To jest to autko, którym ja chcę teraz jeździć. Chuj z Porsche John'ego. I to opony dziwaczne. Takie, kurwa, zryte już na maksa. Fajny samochodzik. W Medium będę grał, właśnie, bo przecież mamy jeszcze Medium, ale bardziej myślałem, że po Medium już nic nie będzie. Medium się zapowiada fajnie, mimo iż nie jest o tej grze jakoś strasznie głośno, to się zapowiada się fajnie. Jakiś taki horrorek, który się rozgrywa w Krakowie, który jest horrorem, a wy zawsze horrory lubicie pooglądać, szczególnie, że ja zawsze sram w gacie na horrorach. To Medium będzie na kanale. Dobra, czym możemy się dalej zająć w takim razie? Tutaj mamy jakiś kontrakcik, co? No to chyba lecimy, jakiś rozbój w toku też po drodze. Możemy go zrobić, co za problem. Jak są ludzie do zabicia, to ja odpowiadam na wezwanie. Nier Automata ani Nier Replikant nigdy w moim wykonaniu się nie pojawi. Grałem sobie kiedyś w Nier Automatę. Przyznam się, dwa podejścia do tej gry miałem, grając tak mocno prywatnie w ten tytuł. I nie dałem rady. Coś mi nie pasuje po prostu w tej grze. Jakoś mi nie siada, najzwyczajniej w świecie. Co tu się odpierdala? Chłopaki mają zakładników normalnie. O kurwa, co ja zrobiłem? Nie chcę, pojebałem się totalnie przyciski. To terrorysta, uważajcie! Aha. Dobra, no jak ja jestem, kurwa, terrorystą, to przykro mi. Cóż mogę ci więcej powiedzieć, jak... Wal się, chłopie, wal się! Ej, kurwa, dużo was tutaj trochę. Nawet mamy pana snajpera tam u góry, dobra. Uwaga, leczenie i snajpienie. Hello, friendo, boom! Ho, 106 jebanych tysięcy obrażeń! To mi się podoba. Tam jakiś robocik jeszcze jest. Dobra, kto następny? Boom! Krytyczny strzał w głowę, 90 tysięcy obrażeń. Fajna ta snajperka, nawet smart, nie? Ogień! Uuu, 109 tysięcy. Ja nie wiem, czy oni resisty mają, czy co. No, ale widzicie, pasjonująca rozgrywka snajperką smart. Stoicie w miejscu, celujecie, aż się znacznik nie pojawi na głowie i jazda. Ale dobra, trzeba się tam wbić w takim razie. I trochę postrzelać jak człowiek. Jak człowiek? Nie wiem, czy to ma sens. Ja jestem, kurwa, człowiekiem i cały czas strzelam jak człowiek, ponieważ jestem nieidealny i to jest tym najpiękniejsze. Za to mnie kochacie, że jestem nieidealny. To jest takie ładne słowo na głupi. Ty, co mi się stało? Jakiegoś boosta dostałem szalonego? Hello!
Kurwa, wolne przeładowywanie, nie! Dobra, tego zabiłem, mam teraz mega szybkie przeładowanie. Witam pana kolegę! Zium! Jak ja lubię skakać i strzelać. Szczególnie smart bronie troszeczkę zwiększają zajebistość tego, jak się to robi. Dobra, ci załatwieni, ja nawet nie będę ich tutaj super mocno przeszukiwał. Chcę wziąć to, to, to i to. I te niebieskie rzeczy co najwyżej, które tutaj są. Czy będzie grupa sprawdzana? Możemy zobaczyć później, czy coś tam na grupce ciekawego powstało, ale muszę mieć tutaj potwierdzenie od któregoś z moderatorów, że faktycznie są tam wartościowe rzeczy do sprawdzenia, bo jeżeli nie, no to nie będę skrolował tej grupy, jeżeli nie ma co skrolować. Dobra, kontrakcik jakiś tutaj chyba jest, nie? Tak mi się wydaje. Rogue. Cześć. Klient, właściwie to po prostu sentencji. Chcę odzyskać coś, co zgubił. Tak. Chodzi o syna tej samej Nancy, która grała na klawiszach w Samuraju. O! I jeszcze jedno, jeśli przy okazji uda ci się odzyskać auto tego gamonia, to będzie miło. Oczywiście! To co, pomożesz? Szczegóły w załączniku. Kurde, to mi się podoba, mamy misję... W ogóle Rogue nam przecież nie zleca chyba zwykle niczego. A ten kontrakcik jest taki wyjątkowy, widzę. Dobra, czekajcie, zaleję sobie normalnie wapę, bo mi się kończy już likwidor. I lecimy. Seria z pierwszego Dragon Age oraz dodatku. O nie, mordo, ja nie mogę się pakować w takie wielkie, długie RPGi, które niekoniecznie będą się dobrze oglądały, a wręcz jestem pewien, że się będzie średnio oglądał. Ja muszę bardzo mocno jakby przemyśleć gry, w które będę grał. Musi mi się to po prostu opłacać. Jak brutalnie by to nie brzmiało, to musi mi się to opłacać. Ja sobie zapiszę gierkę. Sam trafiłeś na misję z butami. No i widzicie, jak zajebiście. Tędy się nie przedostanę na parking. No to szukamy innych sposobów. Na pewno da radę. Tędy, kurwa, tyłem, bokiem, nieważne. Tutaj mamy jakieś kolejne wejście. Jak miło, że gra sama nam te wejścia zaznacza. Ja zacząłem z tobą przygodę na YouTubie przez GTA 4 i tak wytrwam prawdopodobnie do powtórki z rozrywki. O mój Boże, ale mi chrapkę zrobiłeś. Weichson, dziękuję za super czata. Właśnie tak, cóż, jak... Wow, na YouTuber czasami za dużo gada, ale i tak koch. Cóż, no, jakby, Anna, dziękuję ci za super czata. Bardzo mądry wybór, że go wysłałaś. Ja muszę dużo gadać, no. Ja już po prostu taki mam styl komentowania, że muszę dużo gadać. Czasami, jeżeli dialog jest krótki, to zamknę paszczę i będę siedział cicho. Ale jeżeli dialog jest po prostu za długi, to się nie mogę powstrzymać i będę napierdalał. I, bo wiecie, ja zawsze po prostu na bieżąco chcę komentować to, co słyszę, a nie, o, zapisywać sobie na karteczce rzeczy, które będę miał do powiedzenia, kiedy się cały ten dialog skończy. O to po prostu chodzi. Czy znajdę Pawła Jumpera? Dobra, no dobra, niech ma będzie. Wygooglujemy za chwileczkę, gdzie jest ten cały Paweł Jumper i wam pokażę. W końcu mam okazję zrealizować to wszystko, co zawsze mnie prosicie i zawsze zapominam, kiedy mam zacząć odcinek. Dobra, ja robię tutaj sobie tryb sojusznika na każdym, żeby wiedzieć, gdzie się oni znajdują. Tam widzę potencjalnie dobrą okazję, żeby pierdolnąć granatem i załatwić trójkę na raz? Czemu nie? F5 i chyba możemy zaczynać. Hello. Zajebiście. Kurwa, nie przejęli się zbytnio chyba. Ty podstępna, kurwo! Jak ty tak możesz? Ja pierdolę, jacy oni nie mili. Dobra, idę wam, kurwa, odzyskam wszystko, co mam do odzyskania. Taki jest plan. Za moderację, kurwa! Dobrze, za Katori, za Karolinę! Dobra. Jest git. I innych moderatorów, których teraz nie wymienię, ale panie przodem, jak to zwykle bywa. Chłop, co nóg nawet nie ma. Dobra, muszę ich więcej mordować. Przydałaby mi się jakaś lepsza broń, która niekoniecznie byłaby smart. Może rykoszety by tutaj lepiej podziałały. Ale plus jest taki, że na live'ie po prostu nie muszę celować, nie? Na tym mi najbardziej zależy. Dobra, krytyczny strzał w głowę jest dobrze. Broń jest smart, niestety troszeczkę się płaci za tą wygodę. Płaci się po prostu obrażeniami. Wal się, kamero. O, za konfederację! Kurwa. No niewątpliwie są w Polsce ludzie, którzy takimi okrzykami to się witają. Tak. Siema! Siema! Za konfederację, kurwa! Jazda do przodu. Można zaczynać dzień. Pierwsza rzecz, jaką mówią po przebudzeniu się. O, za konfederację. O, i dopiero wtedy mogą zacząć swój dzień. Mistrz strzelania, właśnie, dobra. Zaraz idziemy i zmieniamy sobie normalnie. Coś sobie wykraftuję fajnego, legendarnego i będzie strzelanie normalnie. I kraftowanie, żeby był mistrz strzelania, a nie kurwa, trzymam lewy przycisk myszy i jadę do przodu. Dobra, odszukaj nagranie zespołu Samurai. Mówiliście właśnie, że tutaj też gdzieś te buty można zgarnąć. Cały strój ostatecznie będzie skompletowany, tak myślę. Buty Johnego, hell yeah! Drzazga z nagraniem.
Weź klucze do auta i pilot. Tak sobie znaczy kurtka. Gardło, że przez tydzień nie mogłem mówić. To musiało być coś. Koncert? Nie, jak bity tydzień się nie mądrzyłeś. Jakim kurwa cudem mi się waty podkręciły do 200, nie wiem. Ale to zdecydowanie za dużo, bo palę to na 40 mniej więcej, 45. Kurwa, ależ mnie uderzyło nagle, momentalnie. Dobra, nie spaliło grzału, jest okej, okay, ale już myślałem, że mnie popierdoli. Możliwe, że mnie jednak i tak popierdoli, nie? Buty Johnego muszę założyć. O, mamy to. Kurwa, a jest jakaś czapka? Nie no, Ej, okno muszę otworzyć, ja pierdolę. Smoke weed every day. Dobra, żyję. Zakrztusiłem się. Mam pełen prawy zestaw żonego. Tylko replikę mam tej kurtki, bo nie mam oryginał. O, proszę, wyglądam jak Johnny. Obcisłe, świecące spodnie. Czy jest jakaś czapka Johnego, czy coś? Którą mógłbym założyć, bo chciałbym do kompletu, a nie mam. God fucking demon. Zakrztusiłem się, potarze. W złą dziurę poszło po prostu. Torn. Instrukcja obsługi pojazdu. Nie umiem czytać. Dobra, mamy samochód. Nie wiem, czemu to jest, kurwa, opcjonalne. Tak cholernie łatwo jest wziąć te kluczyki i po prostu go wywieźć. Dobra, przepraszam, obiję trochę ten twój samochód, drogi kliencie. Synu Nancy. Jadę go zawieźć. Ale jaki on zwrotny i skrętny. I cyk, krew na masę. Mam nadzieję, że za żale nie będzie. Za jaką partią polityczną jesteś? Nie jestem za żadną partią polityczną, bo każda jest w sumie pod różnym kątem chujowa. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, w którą stronę wolę skręcać samochodem, to powiem, że w lewo. I właśnie prawie to robię. O nie! Policja mnie goni. Druga gwiazdka się chyba robi. Dobra, jedziemy. Ta jest czapka z pomponem, bo zimę mamy. Jak ja tam mam, kurwa, ten samochód? Ha, dobra, zawieź samochód klientowi opcjonalne. Tak, gdzie ja mam, kurwa, mu ten samochód zawieźć? Mam jakieś dwa znaczniki misji? Dokąd mam auto zawieźć temu klientowi? Najpierw to muszę uciec z policji. Więc niech mi tylko te gwiazdki znikną. Wystarczy jechać z niską prędkością samochodem do przodu. Och, nieważne, kurwa, więcej policji. Dobra, chcę zgubić psy. Zwrotny i skrętny, idealny do potrącania ludzi na chodnikach, dokładnie. No sprawdził się jak na razie idealnie, dwóch naraz skasowałem. Dobra, gdzie mam ten, kurwa, samochód zawieźć? To jest moje Ja pierdolę, no nie mogę się powstrzymać. Jest we mnie jakieś zło. Naprawdę. Jakbym był za młodym ministrantem i po prostu stracił pamięć, albo wyparł traumatyczne wydarzenia. Co mam tam, kurwa, wjechać samochodem? Masz na parkingu pod znaczkiem zostawić... Musisz na parkingu pod znaczkiem zostawić samochód? Ale że tutaj? Jak, kurwa, że tu? Naciśnij, to cię poprowadzi. Nie wiem. Chciałbym ten samochód tutaj zostawić, ale nie mam pojęcia jak ani gdzie. Policja tam się na mnie czai. Czy może tutaj? W tym miejscu? No nie, to jest, kurwa, pas do ruchu. Na parkingu. Przerzuć misję, to ci pokażę. No czekajcie, to będzie w kontrakt? Pamiątka rodzinna. Śledź cel zadania. O, dobra, a to ja mogę tak, kurwa, te cele zmieniać, naprawdę? Okej, okay, nieważne, udało się. Dziękuję, czat. Morgan, no to duży błąd, jak mnie tak dawno nie widziałeś. Dobra, to się udało, wyjść z samochodu. Tutaj dużo chyba policji jest, nieważne. Dostarcz nagranie klientowi. No to idziemy. Obym tylko przypadkiem broni nie wyjął, nie zjebał questa. To jest ten syn Nancy, mam co? Twoje taśmy. O Boże. Jakie znowu taśmy? Samuraja. No wiesz, te, które zleciłeś mi odzyskać. Zawozisz auto chłopakowi. Typ cały w skowronkach, a potem pały mu pukają na chatę, że niby rozjechał cztery osoby i uciekł psiarni. Tak, trochę go wkopałem. Nieważne. Zjebał się chyba dialog? Nie. Od razu trzeba było mówić. No super, super. A auto też masz? Hell yeah! Jesteś zjarany? Jesteś zjarany? A co, nie wolno? Ty wiesz, jaki to jest ciężar mieć sławną matkę?
Nie wiesz, kurwa. Nikt nie wie. No, może Yorinobu. Z matką ci się naprawdę nie układa? Ty wiesz, że ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnim razem powiedziałem do niej mamo? Ojej! Nawet dla mnie to bez Isis. Nie matka, nie Nancy. Nieprzemijalna, jedyna w swoim rodzaju, bez Isis. Kurwa. Niemiło. Zaparkowany na dole. Kluczyki są w stacyjce. Ej, to zajebiście. Powiem więcej, mega zajebiście. Dzięki, chłopie. Nie zapomnę. Kogoś napierdalają obok, to prawda. Czekajcie. Wydaje mi się, że te tutaj znaczki na minimapy to jest... Ktoś jest tutaj bity chyba. Tak, leją typa. Robota wykonana. Klient zadowolony, bo dostał nie tylko nagranie, ale też auto. Dobrze. Zadowolony klient to zadowolony. Kurwa, chłop, co udaje, że ma karabin w ręku. Zamykam kontrakt i robię przelew. Dobra, jest git. Odbierzmy nagrodę ze skrytki w takim razie. Hajsiwo też będzie zarabiane. Chyba sobie do fixera jakiegoś skoczymy. A ja też w międzyczasie zobaczę, gdzie jest Pablo Jumper. Żeby wam pokazać. Cyk, 6900, zajebista ta ilość, 41 poziom, to mi się podoba, możemy jeszcze jeden atucik sobie rozwinąć jeszcze wyżej. Tutaj mogę refleks, jak to sobie podbiję na 20 poziom umiejętności karabiny, nie, to w ogóle nie związane, to mi tutaj 18 w takim razie wystarczy, nie. Gdy stoisz w miejscu i strzelasz, zadajesz większe obrażenia, o nie, to ten skill nie jest dla mnie. To mi kompletnie nie jest potrzebne. Tutaj po trafieniu w głowę z pistoletu lub rewolweru szansa na trafienie krytyczne zwiększa się na 5 sekund. Tutaj w zdolnościach technicznych wytwarzanie. 20 poziom umiejętności wytwarzanie. Tutaj parametry wytworzonych z obrażeniami większe. Tutaj chyba to bym sobie podlewelował. Tak mi się wydaje. Tam sobie mogą zostać na 18 na razie. Czy masz taką rzecz, której nienawidzisz do jedzenia, nie licząc hawajskiej? Bo ja na przykład jajka na twardo bardzo nie lubię i nie jem na Wielkanoc. Czy jest jakaś rzecz, której tak szczerze nienawidzę i bym nie zjadł w ogóle? Sam nie wiem. Nie wiem, flaczki. Naprawdę flaczków nie lubię. Ach. Dobra, co my tutaj mamy? Szansa na trafienie krytyczne, okej. Okay. Mam tutaj jeszcze jakieś... Przejrzeć sobie, chcę tą zimną krew, bo ona zawsze, kurwa, dobrze, fajnie działa. To jest, mam wrażenie, podwarkę wręcz w ogóle, albo i nie. Obrażenia zadane nożami, zatruci są spowolnieni, kiedy się skradasz, zdrowie regeneruje się szybciej, atak z ukrycia. Rozpoczęciu walki szansa na trafienie. Trafienia w głowę poza walką zadają 30% obrażeń więcej, no to zdecydowanie do snajpienia z odległości. Zanurzając się w wodzie stajesz się niewykrywalny. Kurwa, to brzmi jak najbardziej bezużyteczny skill, jaki się w tej grze zna. Bo to jest, kurwa, podskradanie się. A ja myślę, tutaj z prawej strony chyba są skille podskradania. Ja jestem, kurwa, głupi. Boże. Tutaj naprawdę już muszę 14 poziom wbić albo 16 tej zimnej krwi, żeby to miało sens. A obrażenia zadawane za pomocą broni białej. Mech, odnowienie haków mech, szybkość ataków. Wszędzie mech. Rosnące odporności. Może? Nie mam tutaj co kupować normalnie. Nie mam co kupować. Dobra, jak będą to odporności. I tyle. Te mnie interesują. 14 muszę wbić, czyli jeszcze jeden. Czy uda mi się jeszcze jeden poziom na tym live wbić? Nie wiem, chyba nie. Pewnie nie. Coś tutaj mogę w zdolnościach technicznych? Wytworzone broń zadają więcej obrażeń. Bardzo chętnie. 5% więcej obrażeń? Ulepszanie zużywa mniej komponentów też może być przydatne. Chuj, biorę to. Wytworzone ciuchy mają większy pancerz. Parametry a tego nie kupię. Rozłożenie daje 15% szansy na otrzymanie darmowego komponentu. O, Wajson, wspornik sądański. Dzięki wielkie. Kurwa. Dzięki wielkie, bardzo dobry wybór. Czeski na propsie od 1450. Pięknie, kurwa. Pięknie. Zimna krew, moi drodzy, to jest taki system, że jak się zabije przeciwnika, to się dostaje stak zimnej krwi. I tych staków można mieć ileś i za każdy stak ma się jakieś bonusy. Więc po prostu trzeba wpaść w szał mordowania i napierdalać. Dobra, ale. Mówiłem o Reaper Doku, że udałbym się do Reaper Doka, ale w tym celu zrobiłbym jedną rzecz. To znaczy, tego nie chcę. Chcę przeglądarkę sobie chwilowo odpalić. Ja tutaj zostawię wam tą pięknie, wielkie. Kurwa. Pięknie. Anna Bawor! Obiecuję, postaram się trochę mniej gadać podczas dialogów. Dziękuję ślicznie za wspornika pospolitego. Czekajcie. Cyberpunk, Reaper, Doc, map na przykład? All Reaper, Doc, Locations. Ja kurwa kiedyś widziałem taką mapkę,
na której był każdy Reaper Dog i też było zaznaczone, u którego Reaper Doga dostaniemy jaki ten. Jaki legendarny upgrade? Zapisz Grey, morduj pieszych. Mordo. Tutaj jest wystarczająco dużo ludzi do mordowania, żebym nie musiał naprawdę, nie musiał aż tak się starać. Camilo Ram Manager. Kurde, no dobra, znalazłem listę jakichś najlepszych upgrade'ów. Front Cortex, kurwa, Circulatory, 18 body, to jest pod body, to mnie to nie interesuje. Technical Ability, to wydaje się być fajne. Który to jest Reaper Dog? W Badlandach, co? Reaper Dog w Badlandach. Nie, Kabuki Watson, o ja pierdolę. Second Heart. Nie wiem, dużo tego jest. Po prostu skoczę sobie do jakiegoś Reaper Doga i tyle. Ale Pablo Jumper miałem sprawdzić. Pablo Jumper. Jak znaleźć Pablo Jumpera? Tabletowo.pl. Proszę, jakie CEO odjebaliście. Pierwsi w Google się pojawiacie. Poproszę mapkę. Gdzie to kurwa jestem, Pablo Jumper? Poproszę tutaj. Klikaj pauzę, typie. Klikaj pauzę i mi powiedz, gdzie ty się znajdujesz. Mapa. I cyk. Dobra, okej, okay, już wiem. Idziemy do Pablo Jumpera, moi drodzy, w pierwszej kolejności. Ale najpierw pójdziemy rozjebać tych chłopów, co tutaj sobie stoją niedaleko, żeby mnie tylko nikt nie przejechał. Haha! Skacząc po samochodach nie zostaniesz przejechany. Jedna ze sławnych, tradycyjnych, złotych myśli. Do pistoletu mam chyba więcej amunicji teraz, zdecydowanie. Chłopaki, gdzie jesteście? Hello! Plum! O kurwa, jebło. Cyk, cyk, cyk. Headshociki. Jeszcze jeden headshocik. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Ty żyjesz jeszcze? O, już nie. Dobra. Jest git. Nikt mnie tutaj w tej chwili nie zaczął ścigać z policjantów. Bardzo miło. Kurtka. Tania i Andrzej ze sobą rozmawiali. O, jacy słodcy. Ty w ogóle. Ciekawostka. Telluru. Szybkie celowanie i cudownie się... Szybki... tam. Dziękuję ci za informację na temat tego Javelina, ale mnie tam inne samochody nie interesują. Mam ten z trailera, to mi wystarczy. Dowiedziałem się dzisiaj, słuchając podcastu Roka i Borysa, jednego ze wcześniejszych o Cyberpunku, że... I dopiero to mi sprawiło, że sobie uzmysłowiłem. W Night City, oprócz nas, nie ma ani jednej osoby na motocyklu. Nikt, kurwa, nie jeździ na motocyklu. No, jeździł Jackie na początku, okej. Ale wszyscy jeżdżą samochodami. Nie ma nikogo na motocyklu na ulicach. I ja tak to słucham tego w podcaście i myślę, kurwa, faktycznie. To jest nienormalne. Dlaczego nie ma nikogo na motocyklu? Nie zaprogramowali tego. Po prostu tego nie zrobili. Mega dziwne. Dobra, Pablo Jumper. Gdzie to on się znajduje? Potrzebuje normalnie tutaj tego bzynksa. To jest gdzieś, widzę, w tej okolicy. Przenieśmy się tutaj, metro Glen Południe. Zaraz pójdziemy do Reaper Doga i sobie, no. I sobie wywalimy tego. Wywalimy te rzeczy pod smart bronią. Dobra. Teraz panie Pablo Jumper. Wolisz, żeby cię okłamywać? Kurwa, no nie musisz odzumowywać, przyzumuj bardziej. O, dobra, wiem już, gdzie mam iść. Tak więc. To jest gdzieś, kurwa, nie tutaj, a mniej więcej tutaj chyba, w to miejsce muszę się udać. Zajebiozo. Mam nadzieję, że uda się tego Pablo Jumpera znaleźć. Zobaczyłem. O kurwa, potrącił mnie samochód. Ja uwielbiam flaczki. No co kto lubi, moi drodzy? Ja tam na przykład flaczków nie lubię. O Jezus Maria, tędy chyba tam nie wlezę, muszę iść po drugiej stronie tego ogrodzenia. Zjarałem się i boję się śniegu. Co robić? Musisz pokonać swój strach, wyjść na zewnątrz i się w tym śniegu wytarzaj. O jest, dobra. Może jednak, kurwa, powinienem... Czekajcie. Dam radę na to wskoczyć, czy zginę? Może zapiszę sobie grę, tak na wszelki wypadek. Chłop tutaj śmieci szuka. Dobrze, powodzenia. Aj, życzę. Aj, kurwa. Aj, karamba. Co teraz? Dobra, tędy wskoczę. Jest okej. Okay. O, do góry. To ma być gdzieś tutaj chyba, tak mi się wydaje. Może sam go teraz znajdę, jakby... Sprawdziłem sobie tylko ogólną lokalizację, a nie wiem, gdzie to dokładnie się znajduje. Tak więc odpalę jeszcze raz ten filmik i spróbuję prześledzić te kroki. Gdzie chłop stoi? Jakaś taka potrójna reklama się tutaj znajduje. A, kurwa, dobra! Ała, prawie sam zginąłem. Ja jestem Pablo Jumper, widzę go już. Haha! Dobra, mamy chłopa. To sobie zrobię tego, cyk! I mamy to!
Dzień dobry. Euro... Ojebie go z eurodolarów. Jest normalnie pan Paweł. I na motocyklu tutaj, to jest zajebisty w ogóle. Tutaj oczywiście wykrzywiona kierownica. A tutaj mamy co? Kombinezon netrunnerski, gogle. Gratulacje Pablo Jumper. Pablo, przede wszystkim gratulacje. Masz niepowtarzalną okazję wystąpić w niezwykłym BD, który z pewnością zyska popularność. Kto wie, może udział w tym projekcie otworzy ci drzwi do kariery filmowej. Trzymamy za ciebie kciuki. Do rzeczy, w związku z tym, że w Europie Wschodniej trwa właśnie 71. rocznica powstania kultowej produkcji internetowej, jeszcze sprzed Data Crash, na której uwieczniono wyjątkowy popis kaskaderski, postanowiliśmy odtworzyć go w wersji BD. Przesyłam ci lokalizację, obejrzyj sobie to miejsce i wczuj się w jego klimat. Wczuj się i graj. Chcemy zaoferować naszym odbiorcom ekstremalne przeżycie. Coś, co sprawi, że adrenalina zatętni im w żyłach i będą wrzeszczeć z bólu i emocji. Tak jak tamten chłopak z filmiku sprzed 71 lat. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy mocnego materiału. Wierzymy, że ty go nam zapewnisz. Musisz być na krawędzi, o krok od upadku. Wtedy i tylko wtedy uda nam się uzyskać zamierzoną jakość. A tobie pieniądze. Minus prowizja, opłaty manipulacji. Inny, rzecz jasna. Ja pierdolę. Pablo Jumper. No, Pablo, na pewno zapiszesz się w historii jako fantastyczny gość. Nie wątpię w to. Dobra. Mówiliście swoją drogą, że jest jeszcze jakiś easter egg z tym, z Big Smoke'em, więc spróbujmy znaleźć. Cyberpunk Big Smoke easter egg. Gdzie to będzie się znajdowało? Kolejny filmik na YouTubie. Lokalizację tylko poproszę, lokalizację. Okej, dobrze mówiliście, że to... Znaczy, bo ja już widziałem jakieś wcześniejsze wiadomości, że to jest w okolicy... Że to jest w okolicy domu Rivera i tej jego tam rodzinki. To sobie chcę prześledzić, doskoczymy, dohopsamy sobie tam. Nie chcę tylko zginąć... O, czy zginę? Nie, wow! O kurwa, ktoś mnie chce chyba bić. Ktoś chyba chce mnie bić. Nie chcę się z wami napierdalać. Dobra, chyba nie zobaczyli, jak tam spadłem, frajerzy. Dobra, gdzie jest ten fast travel? Nie wiem, dokąd mnie to prowadzi. Jakoś w pizdu naokoło. O Boże, gdzie ja... Kurwa, tryb fotograficzny. Won! Pablo ma BD w ręku, sprawdź Tivur. Chłopie, BD to jest tylko taka mała drzazga, więc nawet trudno by było powiedzieć. Może do tego będzie bliżej? Do tego będzie chyba najbliżej. Dobra, biegniemy. Potrzebuję fast travelingu teraz. Wpisz te koordynaty, co były w drzazdze. Jestem prawie pewien, że to jest właśnie miejsce tego. To są koordynaty, moi drodzy, chyba w Polsce, z tego co mi się wydaje. To mogą być faktycznie koordynaty tego miejsca, gdzie był nagrany ten filmik z Pawłem Jumperem. Sami możecie zobaczyć. Cofnijcie sobie trochę live'a i przekopijcie koordynaty do Google Maps, to wam znajdzie. Ja wiem, że to miejsce jest zlokalizowane i tam ma i powstać w ogóle park imienia Pawła Jumpera, tak więc... tak więc raczej to są te koordynaty. Dobra, River. Miasteczko przyczep, to było gdzieś tutaj. Halo, mam komputer z RTX-em 3080, a Intelem 10 Cyberpunk, to jest na ultra, ustawiony na jakoś rzadko przekracza. Łukasz, nie, powodem tego jest to, że ta gra jest chujowo zoptymalizowana, więc po prostu zmniejszy najbardziej żrące ustawienia, to wtedy będzie ci się lepiej grało. Uwaga, mamy to! Co my tutaj mamy? Xavier, wspornik wąsaty, dzięki wielkie, mordo! Mamy to, kurwa. Tutaj mamy jakąś broń smart. Chłopo tutaj czarnoskóry leży. Pięknie. A tutaj jest drugi. Taki grubszy trochę. Mamy spodnie. Mamy kolejne, kurwa, spodnie. JC i Little Smoke. Ta, słyszę cię. Jedź za tym cholernym pociągiem, JC. Jedziemy, nie możesz go zhakować, zatrzymać. Bez szans. Spróbuję go dogonić. Kurwa, jedzie pociąg z drugiej strony. JC, co z tobą? Miałeś jedynie śledzić ten cholerny pociąg, JC. O, Big Smoke i CJ. Fantastyczna historia. Ciebie to jebać, skurwysynu. Jebać cię, kurwa, granatem. Grubasie zdradziecki. Tyle mogę mu powiedzieć. Tyle ci mogę, kurwa, powiedzieć. No. Załatwione. Stare tutaj zażyłości udało się nam rozwiązać dzięki temu i możemy kontynuować. Zdrajca jebany, grubas. All you had to do was follow the damn train, CJ. Fuck you, fat man. Dobra. Czym by się tutaj teraz zająć, moi drodzy? Cyberpsychopaci. Otóż to. To jest jedna z tych rzeczy, którą miałem właśnie zrobić i dokończyć. Niewątpliwie cyberpsychopatów mam jeszcze jakichś, którzy są nieodkryci. Tak więc zobaczmy. Podejdźmy sobie do tego. A w tym czasie wydaje mi się, że to może być jakiś cyberpsychopata, więc sobie to zaznaczę. Tam mamy nasz fast traveling, więc idziemy.
Ale jest jeden tor. Nie no, może tutaj są, wiecie, takie jednotorowe. Czemu taki kurwa krzywy jestem? Widzicie to? Mam wrażenie... Nie, dobra, wydawało mi się. Miałem wrażenie, że kamera była przechylona. Dziwacznie jakoś tak. Dobra, tutaj bym chciał się zbliżyć. Jest tu jakiś fast traveling? Będę musiał jechać? No dobra, no nieważne, to pojedziemy. Mamy dobry samochód w końcu. No, Tero, dokładnie tak jak mówiłem, to są koordynaty miejsca Pawła Jumpera. I tyle, proste. Weronika Rosati, Marcin Dorociński i Troy Baker. To dopiero niespodziewane combo aktorów w jednej grze. Dorociński i Troy Baker. Dorociński musi być, znaczy Troy Baker musi być w chuj szczęśliwy, że będzie miał okazję pracować z kimś tak niesamowitym jak Marcin Dorociński. Wiesz, co, brzmi jak Szydera, ale Dorociński to akurat fajny aktor, ja tam go lubię. Dobra, jedziemy. Paweł Jumper, to moje psychiczne zwierzę. Wiecie, że moją duszę reprezentuje. Lecimy tą kwadrą, kurde, cieszy mnie to, dzięki wielkie czat, bo gdyby nie wy, to pewnie bym nie odkrył tego samochodu. A tak, to teraz mamy najbardziej dojebane autko, jakie tutaj chyba mogę... Mogłem sobie wymarzyć, czyli to z trailerów. Tak długo oglądając trailery do tej gry i budując tak niesamowicie wielkie oczekiwania, które potem CD Projekt Red zawiódł, przynajmniej pod pewnymi względami, mimo wszystko udało mi się teraz chociaż trochę szczęścia w moje serduszko wprowadzić, mając ten samochód, tak więc jestem zadowolony. Kurwa, co się dzieje z tym autem? Jakby biegu nie mógł wrzucić kolejnego. Daleko jadę! Wiatraki w ogóle. Niby jest ich tak dużo, niby takie zaawansowane, ale wszystkie jakieś takie zardzewiałe i paskudne. Ech. Lech. Lech. Dodaj, jakieś kolejne fast travely mi się odkrywają, bo do tej pory nie miałem okazji w ogóle. Czy słyszałem o serialu The Last of Us? No słyszałem o serialu The Last of Us. Będzie oglądane. Jak tylko w końcu kiedyś powstanie. Bardziej się jaram na tą tonę seriali Marvela, które wychodzą. A wiecie co wychodzi, kurwa, jutro? Jutro wychodzi pieprzone WandaVision, moi drodzy. WandaVision! Serial Marvela. Pierwszy serial taki z MCU wyciągnięty żywcem. Nie Netflixowy. Na Disney Plusie, co prawda, skombinowałem sobie VPN-a, NordVPN-a. Tylko nadal się zastanawiam, jakby będę musiał zobaczyć, czy będą polskie napisy na Disney Plusie, bo jeżeli tak, to chętnie wykupię sobie subskrypcję i obejrzę na VPN-ie, albo tam w darmowym okresie to zrobię. Ale druga opcja, czy to w ogóle będzie cyberpsychopata, czy quest poboczny? Bo jeżeli cyberpsychopata, dostanę telefon, co? Jeżeli quest poboczny, to wolę to na odcinku zrobić, moi drodzy, co się tutaj odpierdala. Rafeni polują na kogoś na Badlandach. Cyberpsychopata. Mówią o nim psychol. Zbadaj to dla mnie. Jeśli to rzeczywiście coś poza, to nie zabijaj go. Przynajmniej spróbuj. Mam ludzi, którzy zabiorą go na eksperymentalną terapię. Ale do tego musi być żywy. Prześlę ci szczegóły. A, faktycznie było Agents of S.H.I.E.L.D., to prawda, ale też jakby nie było tam bezpośrednio postaci, które były w MCU poza Philem Coulsonem. No wiecie, co jakby wiecie. Co zajebistego jest w związku z tym WandaVision. Każdy, kto śledzi Marvela, będzie w stanie mnie zrozumieć. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese and a large soda. Ale przodki biegą na necie znaleźć... O, dobra, dzięki Paweł, ale kurwa, bez przesady, no nie będę aż tak bardzo się tutaj pieścił, żeby znaleźć najlepsze możliwe bronie, jakie tylko mogę znaleźć. No ślady martwych ciał tutaj widzę. Rafeni byli zabijani. Jakby, nie obrażam się. Rafeni powinni być zabijani. Idziemy tutaj przed siebie. Coś czuję, że na tamtej stacji benzynowej będzie konfrontacja, co? Rozjebany samochód, kolejne ślady. Dobra, zaraz chłopo dostanie z tej snajperki. Strefa zagrożenia, o kurwa. Dobra, gdzie go znajdziemy? Gdzie jesteś, koleżko? Wypatrzę cię? Ależ tekstury paskudne, jak jest... 50 metrów od celu. Tam chłopa chyba widzę. Pyk. Tylko żeby czegoś nie udało się, ja pierdolę. Dobra, pan snajper załatwiony. Paweł snajper. Jak tam wejść? O kurwa, nie! A, obstawił się minami, nie! Nic nie pomyślałem. O nie! Fuck me! Okej, okay, dobra. Nieważne, ale wiem już jak typa załatwić. Tylko kurwa muszę te miny rozbroić wszystkie. Cyk. Dobra, załatwiony. To teraz tylko miny. Żeby czegoś nie przegapić. Tylko żeby czegoś nie przegapić, kurwa, sam Vito powiedział, niech mnie chuj. Dobra,
Wywołaj przeciążenie? Nie no, będę je rozbrajał po prostu zdalna deaktywacja. Będzie najprościej. Kurwa no klasyk. Debil w minę w las. Mogę to podnieść? Nie. A, widzicie? A w Falloutie można było podnosić. Jo, kurwa, nie trafiłem myszką. Już myślałem, że to o wiele gorzej skończy. Dobra, co my tam mamy? Boję się, że chłop mógł też miny rozstawić tam obok siebie. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. Wejdźmy powoli. O, kurwa. Dobra. Haha, wypatrzone. Dobrze, że się kamera obróciła, bym sam nie ogarnął pewnie. Cyk. Dobra. Jest gitara. Jack Strong, nie. O, kurwa. O! Suka, blać. Nie. O, jebany. Dobra, masz mnie, hopie. Masz mnie. Kurwa. Ale dobra, jestem już tutaj. No to jeszcze raz w takim razie. O, rozbrój, sukę. Tam jest kolejna, tylko jak ja mam się do niej dostać w ogóle? Oj, oj, oj. Dobra, bo już chciałem pójść z tamtej strony. Kurwa, miny, naprawdę. To jest najgorszy przeciwnik w całej tej jebanej grze. Miny. Dobra, dam radę tutaj chyba jakoś pod kątem się normalnie. Cyk, przez kaktusa cię schakuję, suko. Nie mogę? Dobra. Cyk. Ale gówniane. Ty, nie mogę przez kaktusa. A teraz? Haha! Mam cię, kurwa. Dobra, już mnie nic nie załatwi. F5. Do przodu. Ciekawie, jak on zrobi minę, jak wdepnie na minę. He, 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 he. Dobra, chłop żyje. Żyje, ma się dobrze. Ujrzałem światło. Wiem, że wielu moich kompanów po wojnie wałęsa się bez celu, żyjąc z dnia na dzień i pogrążając się w marazmie i apatii. Dlatego piszę to, żeby dodać wam otuchy. Ten cel jest... Dobra, to jest jakaś pierdowa straszliwa. Złapałem fuchę od VB i wydawało się, że to zupełnie zwykłe zlecenie. Stało się coś nieoczekiwanego. Zamiast zapłaty w Edkach ujrzałem światło, a potem objawił mi się strażnik granicy między światem żywych i umarłych. Moi towarzysze niedoli, nie traćcie nadziei. Dobra, gościa popierdoliło i to tak konkretnie. Dobra, do Reginy w takim razie. Zadzwonić do niej mam? Nie, mam wysłać wiadomość, po chuj zadzwonię. Dobra, nie razie. Do następnego, właśnie. Von. SMS-a ci napiszę, wiesz, nie chcę mi się gadać. Okej, okay, okej. Okay. Komunikator. Regina, Vagina. Vagina Jones. Gdzie ten chłop będzie? Pewnie u samej góry. Dobra. Udało mi się unieszkodliwić faceta, nazywa się Zion Wilde. Miał jakieś przepalone wszczepy wojskowe, składał ofiary z Rafenów, aby bóstwa Loa otworzyły mu drogę do świętego miejsca. Nie wiem, czy za dużo się modlił, czy ten przepalony wszczep mu namieszał, ale coś poszło nie tak, może to by udało się więcej ustalić. Poszperałem drogę w poszukiwaniu nazwiska Zion Wilde i wyskoczyła mi lista operacji wojennych, w których brał udział. Nie umiem kurwa czytać. Potem zniknął z radaru, raz zgarnęli go za odlewanie się pod ratuszem. No i dobra, zrobione. Kolejny cyberpsopata z głowy. Kolejna mina tutaj gdzieś jest? Chyba już nie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra. Podejrzenie cyberpsychozy, druga szansa. Fantastycznie. To coś tutaj jeszcze dookoła było. Tutaj jakieś nieodkryte. Obstawiam, będzie w takim razie jakiś kontrakcik do zrobienia. To jest znaczek kontraktu ewidentny. Kto wie, może dam radę. Może dam radę. Już widzę Dorocińskiego uczącego Bakera polskich słów. Cóż no. Zobaczymy. Dakota Smith. Wiem, czego potrzebujesz. Adrenaliny. I moja kolejna robota ci ją zapewni. O Boże. Na środku pola minowego na Badlandach stoją. Nie! Masz je do mnie dostarczyć. Kurwa, tylko nie pole minowe. Możesz zginąć, ale nie oszukujmy się. Prawdziwe życie to dziki i niebezpieczny galop. Szczegóły kontraktu w załączniku. Ja pierdolę, pole minowe, serio? Jakiś kurwa ten. Zajebiste jest to snajperka, muszę przyznać. Dobra. Ja pierdolę, pole minowe. No dobra, zrobimy to, damy radę. Muszę tylko naprawdę mocno tym minom się przypatrywać. Z tego kamienia najlepiej je porozbrajam i będzie dobrze. Siema! Pa! Dobra, zajebiste te dronki, nie ma co. Szczyt technologii. Mam wrażenie, że strzelam mini rakietami. Po prostu tak leci fantastycznie. No dobra, przydałoby się jakby zrobić sobie taką trasę rozbrojonych min. W sumie już mam taką trochę trasę rozbrojonych min, ale dla bezpieczeństwa wolę rozbroić ich więcej. Cyk, pyk. Te, które przynajmniej będą na wprost mnie, żebym mógł stąd na spokojnie wyjechać. Najlepiej to by było je rozwalić, szczerze mówiąc, ale... Co ja, pizda jestem? Nie. To rozbroję... Pieprzone drzewo, odsłoń. Nie dam rady, kurwa. Dobra, ta jest chyba rozbrojona, tak mi się wydaje. Widzicie? I już będzie bueno, dam radę. Siadam normalnie z przodu i lecimy. To auto w ogóle jest sprawne? Kim ty jesteś? Kurwa.
Kolejny idiota, któremu się wydawało, że to się dało. Wow! Maciej, dzięki wielkie za super chat. Nie przedawkował. Spróbował tego gówna od Maelstromu. A tu najmocniejsze prochy. Nic innego nie rozpala tych ich podsmażonych neuro... Biedny skurwiel. Jego laska pewnie czeka gdzieś w Albuquerque i nie ma pojęcia, że mózg Jero zmienił się w kisiel. Albuquerque? To Breaking Bad w takim razie. No dobra, to koniec jego przygody. Wsiądź do samochodu. Muszę trzymać się blisko kamienia i przejechać obok tych kaktusów i będzie dobrze. Nic, niech nie eksploduje! Aaaa! I cyk, nie ma pola minowego. Zaraz się wpierdolę na którąś minę tego chłopa, co go tutaj zdjąłem. Cyberpsychopaty. Dobra, Białko, wspornik pospolity. Dzięki wielkie, mordo. Dziękuję ślicznie. Mądry wybór. Zaraz Wiedźmin wjedzie i to też oznajmi. Dostarcz samochód do warsztatu. No to w tamtę stronę. Ja pierdolę, na całej pustyni był jeden chłop i musiałem go, kurwa, potrącić. Pięknie, no. Kurwa. Pięknie. Dzięki, Geralt. No, sam bym tego lepiej nie podsumował. O. Warsztat 2 km. Pięknie, kurwa, pięknie, no. Ziomo se myślał, o, ale piękna pogoda, ciepło, tak. Przyjechałem z północy, tam zimno było, to se tu postoję, poopalam się, co mi może tutaj grozić. I kurwa, jeb! 1000, kurwa, metrów, prawo, lewo, wolna, a ja musiałem w niego przyjebać, naprawdę. Pewnie tak widział, że zbliża się w jego stronę jakiś samochód i miał takie, nie, nie. I jednak, a jednak. Dobra, lecimy przed siebie w takim razie. Trochę się już przyzwyczaiłem do tego czatu, który mam po lewej stronie, ale nadal jest to dość nienaturalne dla mnie, szczególnie, że jak mam go tutaj, to od razu jakby przy brzegu ekranu zaczynają się wiadomości, a tak to muszę do połowy ekranu wjechać. Chyba, że byłaby opcja jakoś flipnąć ten czat, to jest dobre pytanie, może się da. Swoją drogą, największe kurwa oszustwo w cyberpunku to są te takie chmary samochodów, które na drogach widać jak są daleko. A potem się człowiek zbliża i okazuje się, że to jakieś pierdolowate tekstury. To bo dogarnię sobie taką stronkę Projekt Free TV. Mordo, słuchaj, ja to się szanuję. Jak chcę sobie coś obejrzeć, a nie mam tego na VOD, to z torrentów pobieram, używając VPN-a. A nie oglądam na stronkach internetowych. Nie wiem czemu, ale oglądanie filmów online jest dla mnie jakieś takie... Takie rezultaty lubię. Z CDA tylko korzystam. Do następnego razu, bracie. Pięknie, kurwa. Pięknie. Uuu, wspornik, sliw. Witam serdecznie, mądry wybór, dziękuję ślicznie. Pięknie, kurwa, pięknie. 2300 zrobione, jest git. Mamy tutaj jeszcze coś tak w najbliższej okolicy, żeby załatwić? Gdzie jeszcze jakiś cyberpsychopata się znajdzie? To mnie interesuje. Cyberpsychopaci, tutaj jakiś... O, tutaj, zlokalizuj cyberpsychopatkę. Okej, okay. To jeszcze bym się tam udał. O Jezus Maria, skąd ja będę, kurwa, potem wiedział, gdzie są jeszcze cyberpsychopaci? Ile mi ich zostało w ogóle? Psycho Killer Keskese. Jeden ostatni! Okej, okay, dobra. O, wydaje mi się, że zrobimy sobie teraz na streamie tego, bo ci cyberpsychopaci to już tacy denerwujący są. Chociaż wiecie co? Nie! Zostawię na odcinek, żeby usłyszeć, co tam się będzie działo na sam koniec. Więc cyberpsychopaty już nie robimy. Interesuje mnie teraz jedno. Fast traveling mnie interesuje. Poproszę samochód. Dziękuję bardzo. Pójdziemy do... Pójdziemy do Reaper Doka. Zmienimy się na jakieś takie brońki, które nie są smart, żeby w końcu postrzelać z czegoś nie smart. Easter Egg Predatora jeszcze jest. O Jezus. Od kiedy jakieś deale z YouTube ogarnąłeś na głównej reklamie, polecają mi twój stream? No, jakby wydaje mi się, że będzie to dopasowane do tego, co oglądasz i algorytmy jakby znają ciebie i rozumieją. Pod to się będą dopasowywać. Więc no. To ty jesteś sprawcą tego cudu. Uwierz w siebie. Śmieszne filmiki na koniec? Dobra, odpalimy jakiś śmieszny filmik na koniec. Dzisiaj taki fajny streamek jest, nie sądzicie? Czad jakiś taki wysokoenergetyczny. Dużo się dzieje, fajne rzeczy. Dobra, jakiś Reaper Doka jakiegoś? Dobra, muszę go chyba sobie sam zlokalizować. Reaper Dok, Reaper Dok, Reaper kurwa Dok. Tutaj jest jakiś Reaper Dok. Nie wiem, co on tam będzie oferował, ale sobie do niego pójdę. Szczepy mogę zmienić u byle kogo. I tak wiem, wiernie chodziłem ciągle do Wiktora, ale u każdego jest co innego dostępne. Puść bąka, błagam. Nie, i to jest od kogoś, kto ma ksywę tak gówno. O nie, co wy robicie na tym YouTubie? Dlaczego wy to robicie na tym YouTubie? Black Fox, i to mi się podoba. Luźny stream bez spin. U mnie zawsze są streamy bez spiny. Ja nie wyobrażam sobie odpalać streama, które i tak są rzadko, i albo samemu się spinać, albo doprowadzać kogokolwiek do spiny, bo to jest marnowanie życia, kłótnie w miejscu, gdzie każdy powinien się dobrze bawić i czerpać rozrywkę z tych streamów. Dlatego każdy, kto robi spiny na streamach, weźcie się kurwa ogarnijcie, bo chyba za poważnie to traktujecie.
Dobra, potrzebuję Reapera. A więc tak, tutaj mamy ten piękny tatuaż, który Johnny nam wtedy sprezentował, ale weźmy koprocesor balistyczny, połączenie z bronią optyką, śledzenie statusu, zwiększa szanse na rykoszetowanie pocisków. Co mówią cyberświnie? Chrom, chrom. Hot damn! Fico i Blady! Dziękuję ci za tego superchata. Odmienił moje życie, naprawdę. Tutaj mogę sobie dokupić. Obrażenia zadawane mechanicznym przeciwnikom. Mech! Bez sensu. Optykę Kiroshi już mam całkiem fajną. Tutaj czy dam radę coś nowego? To mam w posiadaniu, ale mam już lepsze legendarne, że jak zdrowie spada nisko, to po to jest wyładowanie elektryczne. Cudnie. Układ krwionośny to jest wszystko, wymaga budowy ciała, więc to średnio mi się przyda. Tutaj nic nie zainstaluję. Tutaj coś lepszego, nie, same zielone jakieś są, do skóry coś nowego też mam w posiadaniu. Jakiś stream z Valhalla? Nie, ja już żadnych streamów z Valhalla nie planuję. O, nie, masz kurwa jakieś legendarne rzeczy, biedaku, czy nie? Zagęszczony szpik, ramiona jakieś fajne, no nie, no kurwa, no nie. Chłop normalnie nic nie ma ciekawego. Ręce jakieś, koprocesor balistyczny, wszystko w posiadaniu. Dobra, nieważne, no ręce sobie podmieniłem, ale on nie ma nic ciekawego na swoim wyposażeniu. W sensie niczego fajnego, legendarnego. Aż normalnie mam ochotę jakiegoś innego Reaperdoka odwiedzić, żeby coś dostać faktycznie ciekawego. Kurwa, to tak wysoko jest. Dobra, myślałem, że tam będzie szybciej pójść. Ale jednak nie. Kuboks-kun! Pięknie, kurwa. Pięknie. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Pozdrawiam, mądry wybór. W twoim imieniu rozpierdoliłem tam jakieś dzba. W grze istnieje ukryta posiadłość VIP, w której są całkiem fajne złote itemki, tylko trzeba jej trochę poszukać. Nie słyszałem jeszcze o takich cudach, szczerze mówiąc, a trochę o tym cyberpranku czytam tu i ówdzie. Tak więc sam nie wiem, czy mnie w chuja nie robisz, kolego. Dobra, tutaj nie skrytka, punkt serwisowy. Tutaj jest jeszcze jakiś Reaper Dog. Który Reaper Dog? O, u tego chyba w ogóle jeszcze nie byłem. Dobra, chodźmy do tego. Brzmi interesująco. Jeszcze jest w Pacyfice, a tam same pojebane rzeczy się dzieją. Jakiś kontrakt też jest obok tego, od razu zrobimy. Akira. Czy rozważałem coś z Hadesa? Nie, wątpię, żeby takie roglajki były dobrym contentem do nagrywania ich. Może jakaś pokazówa, nie wiem, dochodzę do jakiegoś midgame'u i pokazuję, jak się gra, ale to i tak musiałoby się wydarzyć zaraz po premierze, żeby miało większy sens, a trochę już czasu minęło. Ale ktoś się o Prince of Persia pytał i swoją drogą planuję grać w Prince of Persia, to tego remake'a, znaczy, no to odświeżenie. Aczkolwiek nie będzie to koniecznie... Jesteś Reaperem, tak? Pięknie, kurwa. Ta. Sherry, sherry lady. Dziękuję ślicznie. Doprawdy. Jak dobrze? Co ten chłop tak nie chciał mi sprzedać czegoś? O, ten ma legendarne rzeczy do tego, ale nie mam inteligencji. Zwiększa pojemność pamięci, zwiększa obrażenia od trafień krytycznych. O kurwa, no to potężny upgrade. Tutaj jakieś odładowywanie pamięci cyberdecku. To coś czuję, że on się ogranicza właśnie do tych hakerskich rzeczy legendarnych. Oni zawsze mają jakąś specjalizację, jeżeli mają. No dobra, to ten... Powinnam się przywitać. No nie interesujesz mnie, chłopie, nie interesujesz. Ale dobra, kwestia przedmiotów, bo ja mówiłem o tych rzeczach. Mówiliście w ogóle, że muszę mieć wyekwipowanego tego Skipiego, żeby się w ogóle ten quest aktywował. Nie wiem, może jak tutaj trochę postoję, to coś się stanie i zacznie mi gadać. Powie na przykład, że zlokalizował swojego właściciela. O, jeżeli coś z nim zrobię, albo po prostu go chwilę potrzymam. Tak. Prince of Persia, ja się przyznam, bardzo mało grałem w oryginał, właściwie doszedłem, jak dzieciakiem byłem, tylko do momentu, w którym się dostaje sztylet czasu, bo trochę się bałem tej gry, muszę przyznać, jak byłem mały, to trochę mnie przerażały te demony, z którymi się tam walczyło i za trudna była dla mnie, więc rozważam zagranie w ten remake, aczkolwiek to będzie taka seria, która z założenia ma być pokazówką, w stylu 3 odcinki wypuszczę, i jeżeli naprawdę będą się fajnie oglądały i będzie szeroki odzew, że chcecie więcej, to będziemy lecieli więcej. Ale jak zwykle tego nie robię, to chciałbym zrobić serię, której kontynuacja będzie zależna od zainteresowania. Bo zawsze te pierwsze 3 odcinki nagram na pewno, a czy polecimy dalej, czy będzie 4., 5., 6. i tak każdy kolejny, chciałbym uzależnić od tego, czy wy będziecie po prostu chcieli to oglądać. Bo, no jak już mówiłem, nie chcę się pakować w gry, które po prostu nie będą się oglądały, a będą długie na przykład.
Czy zrobiłem quest z bezdomnym? Nie kojarzę żadnego questu z bezdomnym, więc możliwe, że nie. Uwaga! Bronie, bo jeszcze sobie niczego tutaj nie popodmieniałem. Na razie mogę sobie tutaj wrzucić chociażby tego jebańca, na przykład ten pistolet maszynowy, z powrotem tego Fenrira interesującego, a tutaj na przykład tą strzelbę. Ale czy mogę coś wytworzyć ciekawego? Jakiś taki... No mogę znowu Fenrira, ale taka trochę nuda z tym Fenrirem. Znalazłbym najchętniej jakiś rewolwer typu Power. Ten wygląda interesująco. Pięknie, kurwa. O! Pięknie. Perki X, wspornik pospolity. Dzięki wielkie. Jeszcze Jakub, czy mógłbyś ogarnąć questa Czerwony Wieszcz? Wiem, że zostawiasz questy na odcinki, ale ten jest często zbugowany, przez to nie da się go skończyć. Oh, shit. Czerwony Wieszcz to chyba było z tym kolektywem Bartmosa, ale ja mam to nadal napisane, że muszę czekać, aż Bess Isis wróci, więc liczę, że się to zadzieje po koncercie. Team Takemura, jaka jest moja ulubiona postać? Anna, dziękuję za super czata. Jaka jest moja ulubiona postać? Kurde, no sam nie wiem, no. Panam. Prosta odpowiedź. Czekajcie, muszę trochę bateryjek sobie zrobić. Raz, dwa... Xavier, łysy, wiem, że to oglądasz, więc cię wyzywam na CS. I co, łysy, podejmiesz rękawice, czy pizda jesteś? Hm? Xavier cię wyzywa. Dajcie znać później kolejnym superchatem, który wygrał, jak się wyrobicie. Dobra, no to nie wiem, zrobię sobie ten pizdolecik w takim razie. A ten jest smart, to ja nie chcę. Ale tutaj nie mam tego rewolweru, tak więc czy ja muszę go znaleźć, muszę go mieć, czy mogę go sobie wykonać? Crash? Plan B? Omaha? No i właśnie, co ja mam teraz zrobić? To sugeruje, że jakby mogę go ulepszyć do legendarnego, ale musiałem go wykonać. Niebieski mogę wykonać? Unity, Dying Knight, Nova, Nóż. Nie wiem, jak to teraz działa, jak widzicie. Nue, Nova, Lexington, Nova. Nie rozumiem, jak mam wykonać ten pistolet? Czy muszę go... Plan B? Nie chodziło o plan B. Bartkę, jak ci idzie Naruto? Naruto już dawno skończone, Boruto oglądam. Skąd ja mam wziąć rewolwer Crash? Crash dostajesz z questa. Mam w skrytce tego Crasha? Tak? Ale tak, dobra. Ja go odłożyłem. Faktycznie, to jest chyba rewolwer Rivera, ale on jest po krótkim ładowaniu przy celowaniu strzela w trybie w pełni automatycznym. To mnie to nie interesuje. Jaki tutaj, jakby... Nie mam za dużo tych... schematów. Chciałbym, kurde, ogarnąć sobie jakieś inne schematy. Czekajcie. Cyberpunk, Legendary, Weapon Blueprints. O, tylko to ma jakąś inną nazwę tutaj niż Blueprint. Specs, Weapon Specs. All Legendary Crafting Specs and Locations. Fantastycznie, przygotujemy się do craftowania pod odcinki. Legendary Weapons, Crafting Specs poproszę. Dobra. Gdzie jakieś znajdę? Ikoniczne bronie. Cassidy's Bottle Shooting Challenge, to wiem. Nie. Specsy poproszę. Armor and Clothing Specs. Dużo tych w ogóle legendarnych rzeczy, które można wykraftować, da się kupić w sklepach. Mod Crafting Specs. Quick Hack Crafting Specs. A gdzie jest, kurwa, moje bronie Crafting Specs? U samej góry? Iconic Weapons. Aha, tak, dobra, okej. Okay. Dobra. Amnesty, Apparition. Nie ma tego aż tak dużo, szczerze mówiąc. Beaten Brad, Champion of Arroyo, Neutralizing Bug. Kurwa, nie ma tego aż tak... No, aha, Non-Iconic Weapons. Katana, Nekomata, Kasar. Kurwa, czy to są speksy, czy nie speksy? List of Legendary Weapons, Iconic, Complete Crafting Guide, Crafting Spec Locations. Gdzie jest Carrion i Destroy All Humans? No Carrion, no to były obydwie gierki takie mniejsze. No jakby krótszy okres czasu, moi drodzy, no. No nie ma, to nie ma i tyle. How to improve crafting level, Sandevistan, Component, Mantis, Weapon Mods, Crafting Spec... Nie, to Weapon Mod. Ja chcę normalnie na bronie blueprinty. Gdzie znajdę? Od kogo? Weapon Mods, nie. Weapon Crafting Spec Locations. Okej, okay, dobra, jest tego tutaj trochę, ale nie ma tego tak super dużo. Co to kurwa znaczy? Crafting Spec Location Available from Start. No i kurwa, chciałbym wiedzieć, skąd go dokładnie wziąć. Sam nie wiem. No dobra, czekajcie. Cyberpunk V Secret Sector, kurwa? Secret Villa. Secret Mansion, okej. Okay. Secret Mansion, no zobaczmy. No dobra, faktycznie, nie kłamaliście, jest w internecie coś takiego jak Secret Mansion. To jak się tam dostać?
Okej. Okay. Ludzie spekulują, że może być to element jakiegoś niby nadchodzącego... Kurwa. Okej, okay, double jumpy są potrzebne. Trzeba mieć kerę znikowa, naprawdę? O Jezus Maria, ale to jakieś popierdolone się wydaje być. Tak, tutaj generalnie jakby wychodzi na to, że to jest cholernie skomplikowane, żeby się do tej sekretnej willi dostać. Jest tam naprawdę dużo interesujących rzeczy. Ale tutaj jest jakby nawet powiedziane, że być może trzeba co skok robić szybki zapis, bo tak łatwo to spierdolić i... Aj, trzeba wyjść poza mapę nawet, zgliczować się kurwa poza mapę. To nie brzmi jak coś, co mam ochotę w tej chwili robić, bo jakby no może brzmi to fajnie, ale ludzie tutaj też piszą, że biorąc pod uwagę jak dobrze jest wykonana i co jest w środku, może być elementem nadchodzącego DLC. Dlatego jeżeli faktycznie ma się pojawić coś DLC-kowego, kurwa, cała szafa z karabinami tutaj się znajduje. Tak, to ja sobie odpuszczę, wiecie, to odpuszczę. Jest powiązana z niektórymi z zakończeń, willa zakończenia. No, kurwa, spekulacje. Miejscówkę Smashera, jego kontener z wyposażeniem? Nie odkryłem. Dobra. Ja nadal chciałbym się tak w pełni dowiedzieć, gdzie ja mogę dorwać jakieś tak naprawdę fajne, kurwa, przepisy na crafting, ale wątpię, żebym miał teraz totalnie czas się tym wszystkim zająć, bo niektóre z tych crafting specsów można kupić, niektóre można wydropić, wiem, że z tych właśnie czaszek na mapie, gdzie się napierdala po prostu przeciwników. Do wszystkich jednostek wspierających działania... Ja tutaj sobie tylko ujawnienie interfejsów zrobię. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Pacific Boulevard. Mhm. Na miejscu jest Anton Kolew, kierujący grupą kosiarzy. Kurwa, Kolew nie mogę skakać. Jest ścigany listem gończym za 4 morderstwa pierwszego stopnia. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Cudownie. Zamknęłaś już ryj? Cieszy mnie to. Ja tutaj bym netrunnerkę w pierwszej kolejności zlikwidował. Nawet mam tam tego kolegę gdzieś tutaj, którego muszę zlikwidować. Hello, kolego! Woo! Dobra, zaczynamy w takim razie napierdalankę. Nie muszę tutaj specjalnie się chyba ograniczać. Jezus Maria, jak to się szybko przyładowuje. Nieprawdopodobne to jest. No weź się, wystaw kurwa na... O, nie mam amunicji, zajebiście. Dobra, a wiecie jaki jest minus? Nie da się craftować amunicji podczas walki, dlatego wszystkich rozpierdolę shotgunem. Wiecie co? Działa, no, nie powiem, że nie, działa. Mistrz strzelania, mistrz strzelania, lecz się kurwa, lecz wi. Mistrz leczenia, mistrz leczenia, uś! Dobra, lecimy. One tapiki kurwa, one tapiki, pa kurwa, pa. Pyk, do widzenia. Pyk, o chuj. Gówniany strzelania. Nie, mistrz strzelania. Mistrz strzelania. Ała. Nie! Kurwa, spakowałem się! Nie, dobra, żyję. Okej, wszystko jest w porządku. Nie wiem, po chuj tak panikowaliście. Jest git. Kurwa, spakowałem się! Nie! Dobra, jest git. Po chuj wy tak panikujecie, czad? Ja w ogóle kompletnie was nie ogarniam. Dobra, jest dobrze. Tak pisali mi, żeby mammo zrobił. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Nieważne. Nic nie było. Nic nie było. To se podniosę. Co my tutaj mamy do zabrania w takim razie? Biomonitor. Kto tutaj był tym szefunciem w ogóle? Kto był szefunciem? Muszę patrzeć dokładnie, co podnoszę. O! Moron Labe. Bardzo rzadki i ikoniczny. Jakaś fajna broń. Lista wszczepów do czytania. To podniesione. Niebieskie jakieś. No i zaraz zobaczymy sobie, czy Moron Labe jest warty wykonania. Można craftować amunicję, ale trzeba kupić schematy z tego, co pamiętam. Ale ja mam amunicję do craftowania, tylko mi się nie chciało tego robić, bo to w chuj czasu zajmuje. Tutaj jeszcze jakieś pizdy były. Hello, koledzy. Jak to nie można zapisać grę? A teraz można? Kurwa, czemu nie można? Dobra, chuj, podleczę się. Dzień dobry, panowie. Chcielibyście porozmawiać o granacie tnącym gasz? Zajebiste. Oni mieli wielki szans chyba, ale wszyscy żyją. Tyryryry. Już niedługo. Tyryryry. Prosto między wary. Dobra. To twój jebany donosiciel. Donosiciel? Ja ci kurwa zaraz doniosę. Ciało do trumny. Mistrz strzelania. Mistrz strzelania. Gdzie kolega? Pyk. Chuj. Dobra, weź przeładuj. Ta nóż wyjęła! Pojebało cię, dziewczynko! O Jezus Maria, debile. Debile jebane, debile! Tyle mogę im powiedzieć. I cyk fioletowe. Dobra, jest dobrze.
Skończyłeś remake Final 7? Nie, absolutnie. Bardzo mało tej gierki przeszedłem. Próbowałem. Przyznam się wam kompletnie szczerze, naprawdę próbowałem. Ale po prostu mnie ta gra do siebie nie przekonała. Jednak ten gameplay, na którym się opiera, po prostu nie był dla mnie. Czemu mi taką pojebanie długą trasę tam wyznacza? Nie wiem. Sprawdźmy wytwarzanie. Moron Labe. Gdzie się to Moron Labe znajduje? I to było fioletowe. Divided We Stand. To jest to, o czym wy mi mówiliście, że... Można, że to jest zajebisty smart pistolecik. No ale dobra. Moron Labe potrzebuje jeszcze 3 bateryjek, więc zróbmy je sobie. Cyk. 1, 2, 3. Can I get a... Aha! O, i teraz wyszło lepiej. Katori, jesteś tam? Zadowolona? Mam nadzieję. Moron Labe. Nie podoba mi się ta nazwa. Wydaje mi się, że mnie obraża. I co, mogę Moron Labe wyżej teraz wyciągnąć? Pojawi mi się tutaj Moron Labe? Nie pojawi mi się. Okej, trudno. Ale mogę ulepszyć. Moron Labe. Jest ikoniczny, więc czemu... I znowu 3 bateryjki. Jezus Maria, dawaj mi te bateryjki. Łatwiej by mi było je kupić. Mam trochę hajsu już. Dobra, ulepszenia. Moron Labe, cyk. I to max, ile można ulepszyć. Najtaniej jest chyba daną rzecz wykraftować, a potem ulepszyć raz. I nawet jak wbijemy level wyżej, to znowu bardziej się opłaca ją wykraftować i ulepszyć. Skipi coś jakoś tak nie chce za bardzo, ale dobra. Moron Labe, no ma wyższe obrażenia, to mnie cieszy. 520, nadal mniej niż te smart bronie, które wcześniej miałem, bo one miały jakieś tam, a w sumie podobne, nie wiem. Polish prezes już na YouTube'a wstawił to twoje haja. Jezus Maria, o, chłop szybko działa, to mu trzeba przyznać. Poruszając się przeciwnicy otrzymują więcej obrażeń z karabinu. No, zobaczymy, czy będę potrafił trafić z tego karabinu. Ekwipunek! Czas wyekwipować Moron Labe. No już mam w sumie tutaj Moron Labe. Scope'a jakiegoś bym sobie wrzucił, takiego mniejszego, na przykład tego. Jak wyglądasz, drogi Moronie? No, wygląda tak, powiedziałbym, dość wojskowo. Uuu, przyjemnie strzela. Idziemy przetestować na jakichś bogoducha w innych przestępcach. Co wy na to? Chłe, chłe! Gdzie oni są? Tam. Dobra, ale umrzecie zaraz, ale umrzecie, wow. Im później, tym lepiej wychodzą, co nie? Moje gardło przyzwyczaja się do tego głosu po prostu. Biegnę po was, koledzy. Gdzie się tam melinujecie pod skałami? Skalniaki. Jak pancerniaki, ach ta Pacifica. Paskudnie tutaj. Wszystko takie pozdzierane, nieskończone. Jak Szkieletor w Krakowie, tylko że pół miasta. Wiesz, że możesz w plika gry z foldery, to możesz zmienić wartość 0.8? Ja wiem, dawcze, już miałem tego moda, tylko w pewnym momencie musiałem zweryfikować pliki gry i po prostu się pozbyłem tych wszystkich modów, bo mi się zjebało parę rzeczy. Hello! Ło, kurwesyn! Ładnie strzela! I ma jeszcze jakąś tam szansę na rozczłonkowanie, to mi się podoba, ale szybko. Mistrz strzelania powraca! Dobra, epickie komponenty, dobrze, bateryjki, chociaż to było do tych, do ulepszeń. Nie chcę tego Copperheada, tutaj, cyk, schemat resist. Okej, okay. Rozkazy i całkiem sporo euro dolarów. No i widzicie, to było banalne, fajny ten karabin, podoba mi się. Uwielbiam cię, ale szkoda, że Gotika mi obrażasz. No, sorry, Golden, ale nie można mieć wszystkiego. Jestem prawie idealny, dla niektórych. Dla pozostałych jestem idealny, bo też nie lubię Gotika. Podkręć bitrate w OBS-ie, bo piksele widać. Cyna, mordo, jakby... Wyobraź sobie, że YouTube nie pozwala mi ustawić takiego bitrate'u, jaki mi się żywnie podoba. Są pewne ograniczenia samego portalu, których najzwyczajniej w świecie nie przeskoczę. Dobra, moi drodzy, będziemy niedługo dobijali gen... O, a co się tutaj odpierdala? Jacyś potężni netranerzy. To Netwatch. Oni są chyba silni, co? Nie będę ich raczej napierdalał. Lepiej nie. No YouTube ma swoje ograniczenia i nic na to nie poradzę. Dzień dobry, Wi. Pojedziesz pod wskazane przeze mnie koordynaty i zdobędziesz pewną furgonetkę. Bogu ducha w inne kolosy. Tak. Animalsi. Szczegóły w załączniku. Nie mili animalsi, zaraz będą martwi animalsi. Easy. Jaki to jest poziom trudności tego kontraktu? Średnie. Bakaro. Dobra, mam pełne życie. Dobrze. Nie, mam. A, czas wykonać amunicję, bo się obudzę z ręką w dupie. Scrolluj. Karabin. Co tam czat słychać? Tak, o, The Tiger mi już pisze. Mr. Hands, Shigaraki Tomura. Shigaraki Tomura? O kurwa, to ten z Boku no Hero Academia, nie? Co on ma takie łapy wszędzie na sobie? A się kurwa nie wyjaśniło w anime, dlaczego on ma te łapy na sobie. Pewnie jest w tym. Pewnie jest w mandze coś tak czuję to wytłumaczone, ale nie chcę sobie spoilerować.
Tak, z maską w Assassin's Creed dalej jest problem. W dzisiejszym odcinku chyba się na ten temat wypowiadałem, jeżeli dobrze pamiętam. Jest kurwa masakra. Natrafiłem na buga, który nadal nie jest naprawiony i nie jestem w stanie go jakby osobiście naprawić. Próbowałem wszystkiego. W następnym sezonie powiadacie, że macie mieć, co? Że ma być wytłumaczone pochodzenie tych łap. Pewnie coś z ojcem związanego. Ojca kurwa pokroił i ręce mu uciął. Dobra, rozpoczynamy napierdalankę. Jo, krytyczny strzał w głowę. Słyszeliście tą Karynę? Ja ją postrzeliłem, ona... Aaaa! I tyle. Dobra, gdzie ci super agresywni animalsi? Bo ich w ogóle nie widzę. I no, normalnie zimna krew mi zeszła i moje bonusy, które miałem. Oh, hello. Dobra, nie chce mi się im w głowę strzelać, bo za szybko umierają. Nie czuję satysfakcji z zabijania ich. Czy jak? A ja do tego przez ścianę strzelałem? Nie wiem, tak ciemno było, że nawet nie widziałem. Hello! A jednak, krytyczny strzał w głowę. Czasem nie mogę się powstrzymać. Dobra, panowie, niemili animalsi, gdzie jeszcze jesteście? Po co mi się naboje? Z ekscytacji oczywiście. Hello! Krytyczny strzał w głowę? Kurwa, zablokowałeś się między jakimiś... Ruchać go? Dobrze słyszałem? Ty, potężne macie te szały, kurwa. O Jezus Maria, czy ja zginę? Nie no, nie mówcie mi nawet, że zginę, bez przesady. Halo! Kolego, bez takich. Proszę umierać. W ogóle jest szansa na rozczłonkowanie przeciwnika używającego karabinu, co jest też bardzo fajnym bonusem. Cały czas tracę życie, ale naprawdę te moje wziewne potiony, które cały czas mogę łykać, są tak kurwa przepotężne. Ale trzeba przyznać, ci już nie umierają tak szybko jak niektórzy. Co tam jest? A wieżyczka? Okej. Okay. O kurwa, dobra, bo dalej do mnie strzela. To wieżyczka czy chłop na wieżyczce? Nie wiem. Masz granat. Dobra, trafiłem w samochód, jakby co. Cyk! Żyjesz jeszcze? Nie żyjesz? Nie wiem. Eksplodował samochód, ale czy mój przeciwnik też? Dobre pytanie. Znajdź... Jak to kurwa znajdź vana w tunelach? Przepraszam, czy to był ten van? Nie mówcie mi nawet, że rozjebałem obiekt questa, bo będę niepocieszony. Gdzie ten van? Tam jest van, dobrze, okej, okay. Jezus Maria. Jurek się bał, że rozwaliłem vana, który był potrzebny do questa, ale na szczęście nie. Nie wiem, czy by się dało w ogóle, ale znając moje szczęście, bym potrafił. Dobra, bierzemy vana i uciekamy stąd. O, siema. Nie jest to najcelniejsza broń na świecie, ani ja też się jakoś super nie staram, żeby dobrze celować, ale daję radę. Daję radę, stosunkowo daję radę. Jest dobrze. Też bardziej kontrakty są dobre. O, siema. Okej. Okay. Nie pogadaliśmy. Swoją drogą, te bronie nie są tak mocne, jakby mogły być, bo ja modów do nich nie ładuję. Mam jakieś tam legendarne czy też fioletowe mody. Tu się dało w ogóle jakoś chyba od tyłu wejść, nie? Tak mi się wydaje. Nieważne. Nie ładuję modów do tych broni, a one dają pojebany bonus do trafień krytycznych, do strzałów w głowy, do szansy na trafienie krytyczne i tak dalej. Tak więc ostatecznie mogłyby być lepsze, ale ja mam taki typowy syndrom, że kończę Skyrima i mam 700 chlebów w ekwipunku i każdy potion, jaki do tej pory zebrałem, bo po prostu nie chcę używać, bo mi się kiedyś bardziej przyda. Znacie ten motyw, na pewno. Każdy gamer go zna. Dobra, jedziemy zawieźć vana w takim razie. Jeszcze tam na wyjeździe były jakieś animalsy, ale jest git. Zapisz i sprawdź, czy się da. No nie, no bez przesady, aż tak mi nie zależy na tym, żeby to wiedzieć. Na wiele mi się ta wiedza nie przyda jeszcze. Ja! Proszę, jakie drifty. Ludzie tam aż znikają, się pojawiają z wrażenia. Jaką grę z 2020 roku uważasz za najlepszą? Muszę się przyznać... Nie pamiętam dokładnie wszystkich gier, jakie wyszły w tym roku, ale moim zdaniem Cyberpunk jest naprawdę wysoko na tej liście. Na pewno The Last of Us 2, co tam jeszcze wyszło? Doom Eternal chyba w tym roku też wyszedł, też był bardzo fajny. Ale trudno mi jest się bawić w najlepszą grę danego roku, jaka wyszła. Myślę, że The Last of Us może być gdzieś w topce, ponieważ mnie aż tak bardzo nie uraziła ta gra, jak wszystkich, swoją fabułą i tak dalej. Mimo iż parę rzeczy tam było kompletnie kurwa bez sensu i z dupy, to jednak gameplayowo i graficznie, moim zdaniem, arcydzieło. Wysiądź z vana. A proszę bardzo. No i git. Kontrakt ukończony. Akurat się Johnny tutaj odzywa. Oj, tam cholera niedobrze i tak tam. Zaciśniesz dupę i będzie dobrze. Jak za każdym razem, kiedy jest uszkodzenie relika. Dobra, moi drodzy. Pobuła Cyberpunk jest fajna, bardzo ciekawa, choć szkoda tych błędów. Czemu nie ustawiać 1440p? Bo YouTube ledwo znosi streamowanie w takiej jakości. Jest ciężko. Właśnie zarobiłeś dla mnie dużo pieniędzy i wkurwiłeś animalsów.
Lubię ludzi, którzy wiedzą, jak zrobić dobre wrażenie. Zamykam kontrakt i zostawiam sobie twój numer. Wybaczcie, Chad, nie ma tutaj żadnego lustra. Ja wiem, że mówiłem o tym lustrze, ale nie ma tutaj żadnego akurat w okolicy. Jest coś, porozmawiaj z Ozobem. Kurwa, ten Ozob pieprzony. Dobra, tutaj mamy jakieś bardzo niskie ryzyko. Jeszcze jedną rzecz bym miał ochotę zrobić. O, jakieś podejrzenie przestępstwa, które się tutaj znajduje na przykład. Ponieważ ono może mi pozwolić zdobyć jakiś kolej... Kurwa, prowadzić nie umiecie, ludzi potrącacie? O, ale przecież ty zabijaj już tuzin ludzi jeżdżąc samochodem, albo i więcej, 3 tuziny. Chuj mnie to obchodzi, kurwa. Ja jestem najważniejszy w tym mieście, okej? Ja tutaj takie pojebane rzeczy robię, że nikomu się nawet nie śni. Chociaż, nie, wiecie co, jak tak się zastanowię, to zwykle w grach ta fabuła dotycząca głównego gracza to jest takie niesamowite nie wiadomo co, że ona wpływa w całe miasto, o nim słyszy i tak dalej. Mam wrażenie, że te przygody V, które on tutaj przeżywa, ostatecznie... No kurwa, wcale nie są aż takie głośne i wielkie, ta jego przygoda jest taka bardzo, powiedziałbym, osobista i prywatna. No tak, jasne, byliśmy świadkami śmierci szefa jednej z największych korporacji, no ale tam... Ostatecznie to, co robimy, nie jest aż takie niesamowicie głośne i publiczne, że każdy o tym wie, każdy o tym słyszał i w ogóle, o kurwa mać, V, kim jest ten V, każdy przecież wie, kim jest V. Ten nie wie, kim ja jestem. Popatrzcie na niego, nie ma zielonego pojęcia. Sowli. A ty, pomniejszona, dorosła kobieto? Lubię cię, wiesz? O dobra, nieważne. Nie dam się jeszcze raz na to nabrać. Już spędziłem 17 lat w więzieniu. Poprzednim razem za takie akcje. Dobra, czy... O, wow, tutaj ten chłop dalej stoi przy tym samochodzie. Stoi się, gapi na niego. Jak ja tutaj trafiłem jeszcze raz? Dobra. Prorok Gary, pomóż mu. Ja już zrobiłem questa z prorokiem Garym. Chłopa nie ma. Zakończył mi się ten quest, nie mogę już pomóc, przykro mi. Do wszystkich jednostek ich rozjebać. Działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przez Skyline South. Na miejscu przebywa Denzel Cryer, pseudonim... Hello. Mężczyzna kieruje pomniejszą... Mamy kur... I tyle. Nie pogadał Cryer sobie chłopak. Czerpie korzyści materialne z dystrybucji nielegalnych środków wspomagających. Za zneutralizowanie zagrożenia władze NCPD wypłacą nagrodę. Ależ ci animalsi mają kurwa życia dużo, to im trzeba przyznać. I granat tnący gasz, fantastycznie. Trochę życia sobie przywrócę i napierdalamy dalej, dobrze. Dobrze, że się tak idealnie ustawiacie, że ja mogę wam trafiać w głowę przez te kratki. O, to był ten szefu. O, wow, no nie ma co. Wymagający przeciwnik. Na Yinlonga dostałem schemat, co? Mistrz strzelania, hej. Dobra, wszyscy nie żyją, to było prostsze niż mi się wydawało. Poproszę schemacik, ale chłop jak wygląda, ja pierdolę. Co on ma, skórę węża? No chyba tak. Jakieś wplecione nanitowe gówna. Nanonanitowe gówna. No cóż, zginął dość szybko, tak więc nie wiem, czy mu się opłaciło. Mam nadzieję, że dalej ma rachunek za ten wszczep. O, siema. Masz granat, bye bye. O kurwa, jak go szybko załatwiło. I cyk, karabiny poszły do góry. Chociaż chłopa zabiłem granatem. Jaki to ma sens? Żaden. Czyli mnie to cieszy? Bardzo. Dobra, kij baseballowy. Skrzyneczka tam... Nie muszę nawet skrzyneczki opróżniać. Kolejny karabin. Niebieskie rzeczy to sobie zbieram, bo potem na bateryjki przerabiam, rozumiecie? Dawid Ostrowski, zajebisty streamek, łapa w górę. Dziękuję ślicznie. Hot damn! Ile najdłużej nie spałeś? 30... Mój rekord niespania był taki, że wstałem w piątek o godzinie 7 rano i zacząłem przysypiać w taki sposób, że traciłem już troszeczkę kontakt z rzeczywistością. Jakby przeżyłem cały piątek, całą sobotę, cały wieczór z soboty na niedzielę i dopiero koło tak północy, kiedy sobota na niedzielę przechodziła, to zacząłem mieć halucynacje i generalnie już nie byłem fizycznie w stanie powstrzymać mojego snu. Bo po prostu jakby nie miałem zajęcia, które by było na tyle aktywne, żeby mnie podtrzymało na nogę. Więc nie wiem, ile to było. Czekajcie, 24, 36, ponad 40 godzin. Jakoś ponad 40 godzin. I pamiętam, że byłem wtedy na konwencie mangi i anime. Nazywał się chyba... Czy to był... Nie, to nie był Bekon. Nie pamiętam, co to było. W Solway Parku w Krakowie. Nie pamiętam już, jaki to był konwent. Dobra, czy ja coś jeszcze teraz chcę robić? Ja dostałem tutaj jakiś tam schemacik na broń. O, mam! Pojawiło się, kurwa, niesamowite! Mogę Moron Labę wyciągnąć w takim razie na legendę, co? Dobra, czyli jednak te brońki, które się tutaj pojawiają, potem mogą awansować do zrobienia ich na legendę. Po prostu nie mogę od razu legendy zrobić. A to już mi się bardziej podobuje w takim razie, to mi się bardziej podobuje.
Okej, okay. To do przemyślenia później. Najdłuższy brak snu przy live'ach Subnautiki. Nie, mordo. Dobra, moi drodzy, będziemy z Cyberpunka kończyli, ale obiecałem wam jeszcze jakiś śmieszny filmik na koniec, a że mam już 3 godzinki całego streama, to właśnie to sobie zrobimy. Tak więc ja z tej gry wychodzę, wracamy na naszego waiting screena. Czekajcie, upewnię się, że zapisałem grę, nawet 2 razy to zrobię. I jest spoko, tak więc wyjdźmy z gry, potwierdź. Ghost of Tsushima też było, a prawda. Dobra, czat, potrzebuję od was w takim razie polecenia jakiegoś tam dobrego kanału z jakimiś memowymi filmikami. Nie mam jakichś zbytnich preferencji, jeżeli chodzi o te filmiki, tak więc rzucajcie, co tam macie do zaproponowania. Nie, fabuły na tym streamie w ogóle nie ruszałem. 445 wspierających, gratulation! Dziękuję ślicznie, moi drodzy. Garnitur albo taki rose gold set, nie będziesz narzekał na wygląd. Memerman, moi drodzy. Memerman, tak. Memermana kojarzę, kiedy jak coś świeżego było. Widzę, że Fresh Memes for a Fresh Year wleciało 3 dni temu. Tak więc to może być potencjalnie całkiem dobre na sam koniec. Artur Hiszpan, po starej znajomości. God damn! Dziękuję bardzo za takiego potężnego superchata. Bardzo miło z twojej strony. Hot damn! Dziękuję ślicznie. Mądry wybór. Wysyłać mi superchaty. Memerman coś nowego wrzucił. Tak, ja jestem fanem Memermana. Będziemy sobie teraz jeden oglądali, nie więcej. I nie będę tutaj teraz Lifika zgarniał. Tak więc, no. Ja normalnie robię... Albo wiecie co? Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć na sam koniec. Tylko muszę sobie to odpalić. Mikołaj S. Wspornik Pospolity. Yo! Dziękuję. Pięknie, kurwa. Pięknie. Co my tam mamy na jebacz ActiVolta? I Dawid Ostrowski, Unusual Meme Videos, mordo. Kojarzę Unusual Memes, ale Memermana naprawdę lubię, więc sobie dzisiaj obejrzymy. Memermana. No dobra, co my tam na grupce mamy? Chciałbym przejrzeć grupkę, już nie będę, już wam zaufam, że coś tam się na tej grupce pojawiło, więc zobaczmy, co tutaj będzie. Jakie gry z dobrą fabułą na PS4, tak żeby gra nie trwała 100 godzin? Kurwa, mordo, Uncharteda sobie zagraj. Zwykły seks i jęczenie rodem z hentai. T-Volt drący mordę. Haja! O nie, głos mi już siada. Nie działa to aż tak dobrze. Uuu, Pogchampik! Dobrze! Pięknie, kurwa. Pięknie. Szymon Dzięgielewski, jebacz księżycowy! Pojebany! Księżycowy pył to najlepszy narkotyk. Dobra, koniec tego pierdolenia. Jak powiem wam, moi drodzy, przez cały rok codziennie ma być inny Pogcham. Gdybym tylko był na Twitchu, jest opcja, żebym się załapał. O, kiedy jesteś jedynym gościem obecnym... A, dobra, czekajcie. Lubię to. Wiecie, jak mi się podoba, to daję, lubię to. Jak mi się nie podoba, to mówię. Kiedy jesteś jedynym gościem obecnym na całej cholernej pustyni, nagle pierdolniecie samochód. No tak, chuj mi w dupę. O, dziewczyny, o, to jest w ogóle zajebiste. Ale miałem zabawę przez chwilę z tym, z tą apką Tune Me, żeby, która was przerabia na postacie z kreskówek. Nick, ten jeden donate na streamie. Pięknie, kurwa, pięknie. Fajny ten dźwięk, ale tak, to dźwięk wspornika, ale to już nieważne. Co się tutaj dzieje? Chat, can I get a... Hiya! Hiya! Chat, can I... Kurwa. Okej. Jest! Tomato ketchup! Jak to wyglądało? Pięknie wykluczowane spodnie. Tiff żyje w 2077 roku, ma wszczep. Niewidzialna noga. Tak, bardzo przydatne. Zajebiście, kurwa, przydatne. Niewidzialna noga. I te chrupki. I ten w ogóle Gabriel, jaki madlat, kurwa, jaki filmik najebaczy w życiu, naprawdę. Propsy za odwagę, kurwa. I to, co widzi ona. Nie, tutaj jest zaraz lepsze. A gdzieś taki, gdzieś tutaj ten memik był. Znaczy memik. Kurwa, sklejka pseudomemowa, o to. Chłop, naprawdę. Chyba lubi leżeć na śniegu. Albo bardzo cierpi, nieważne. Dobra, Memerman, moi drodzy. Memerman. Let's fucking do this. Let's go! O kurwa! Dobry piesem! Terraria! Widziałem to! Hej,
Modern fam. Oh, I'm not even Christian. These are Bible verses. Co? Oh, but thank you. Ja pierdolę, nie. Y'all still want to have kids? She's crying because she's scared of toast. She's scared of toast. Oh, yeah. And nobody balling like me, really. Swissy, nibbly, nibbly. I have a genuine question for all men. All sexually active men, I should say. When a woman tells you, don't. Zajebista zabawa, sam bym chciał. O kurwa. Bonus guy. O kurwa. Szynka. Pięknie zakręcił. Boże, ten atak na Kapitol. Zajebiście. Prawdziwy artysta. O kurwa. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ra. Dobry mod. Cyberpunk, z cyberpunka muza powinna tu wjechać. Di 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 di. They found out women have rights. Take them away. We don't deserve them. Can I get a... Oh yeah! Oh yeah! Dobrze, propsy dla psa. To jest mój ziomo. Oj, kurwa! Boże, czemu to takie szybkie zawsze jest? Nigdy się tego nie spodziewam. W ogóle, czekaj, ty. Rip Dogo? O, gość psa oblał? O nie, Dogo! Boże! Why you do this to Dogo? Dogo is innocent. Wait. No! Jak dojebanie zrobione. Bim bom bim bom. Bim bom bim bom. Meet the girl who wants to replace Big Ben's bongs. Wątpliwość. Mocna wątpliwość. Bim, bom, bim, bom. Nie, żeby się nie starała, ale kurwa. Zły ton. Boże. Very good. A man just threw a pickle flavored potato chip at my car at the gas station and I don't know what. You okay? Może chciał ją nakarmić. Are you alright? How do you know the chip is pickle flavored? How do you know, friend? Dobre pytanie. Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. Mm-hmm, I see. Oh my god! Oh, mom! That's what I thought. Już myślałem, że jak jest everyone's older brother, że ją posuwać zacznie. At this stage, but I still need a bit of milk, full fat, which I've warmed in the microwave. Mikołowy! O Boże. Odgłos jak przy inserci chopa. O kurwa, co to było w ogóle? Jak ten, poksilina, że dwie części trzeba zmieszać. O chuj chodzi. O, border collie. Ojej. Co jest? Boże! Jaki mały Artur. Ała! Ja pierdolę, jaki wielki rewolwer!
Co za bejcik. A to kotel. Boże, czy jej wypadł kurwa ząb czy kawałek popcornu? Co to kurwa było? Wait a fucking minute. Dalej. Co to kurwa jest? Ja pierdolę. Zombie jej wypadł. Miała tyle, teraz kurwa pewnie ma mniej, ale jaja. Czego się nie robi dla bycia w telewizji? O kurwa. Poczuła, poczuła, ale leci dalej, ma to w sobie. Kurwa, to jest ten płomień, którego potrzebuje każda gwiazda telewizji. Nie widziałem Luki, ale... No na dole ma taką szparę, ale... God damn. Nie, no ma kurwa wszystkie zęby, o chuj chodzi. No, podwójna funkcja, to mi się podoba. To jamnikowaty. Oh, oh, Boże. Did you guys want to hear my Panic at the Disco impression? Sure. There it sure. is. Co jest? Meu Deus, que frio. You know, one of the most important things to get the most tender steak possible is you just gotta let it sit. Okay, here we go. One, two, three. Ludzie takie cuda na VRChacie robią. Legend tells of a place. Chyba już myślałem, co to za mem, a to reklama. Kilka rzędów zębów jak u rekinów. Co ona kurwa trzyma? O nie! Jak? Nie, nie, nie wierzę. Zaczęłam. Ojeju! Buziu! Ciopa, ciopa, ciopa! Look at my potatoes! Jaki uroczy! Kenzie! You look like MJ, Kenzie! Don't Kenzie look like Michael Jackson. Michael Jackson! It's Mike, look! O, Krakacz, dziękuję za super czata. I dwa strajki. Nie? Chuj. To chyba było zaplanowane. Najebane, czy? Smarowanie podłogi. Wyciąg z fiuta tam jest aplikowany na podłogę. Co to kurwa jest? Karaluchy? W Minecrafcie? Zajebiste. Coraz lepsza ta gra jest. Being part of one of the boys group chat. What's the move? My place. Can we get corn? Corn. Rachel, shut the fuck up. What should I put on my truck? I need parts to sell my dirt bike. Can someone take me to get my carts? Why don't y'all save your money? Rachel, shut the fuck up.
Those do not look good to me. You. I got nothing to say to you. Oh. All right. Is it burnt? Did you, like, drop it in dirt or something? Is it burnt? Did I drop it in dirt? Yeah, like, did you? No. Oh. Grow up. Pięknie piło. Piło. Camping. Mother, I crave violence. O Jezus Maria. It was a cake. Here taking down my lights, turn around. Ace climbs up this whole ladder by himself and is now on top of the roof. Nice! Jebaniutki zdolny jest. Do firmy powinien go wziąć. Boink! Odwróci się i pierdolnie w kamerę. Nie. Alright, show us how you go down the stairs. Zeskoczy i zniknie. O nie! What the? Boże. Well, he was born next to a nuclear power plant, has an IQ of 2, and got hit in the head with several rocks as a child. But boy, can this guy play basketball. Look at that deep from three. He's not the smartest player in the NBA, as you can tell here. He goes to the bench and he has no idea what the fuck is going on. But boy, oh boy, has he been a threat so far on the defensive end. Check out this clip. From the other side of the court, he comes over and sends that ball in the stands. Well, I was trying to order the new phone, but I got the wrong one on the mail. So I'm not sure how that. No, I'm sorry. Kurwa, nikt nie trafia. Nikt nie trafił. Nikt! Nikt! Nikt nie trafił! Co jest? Nikt! How was your nap? Jak łapa wygląda, tylko brzydsza. Wow! Bong. Hot damn. D-Husky, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za super chata. Pozdrawiam. Co to kurwa jest? Beyblady napierdalają się w ogniu? Chyba tak. Kurwa, intensywne. Nie! Nie, Goku! Nie! Jebany. He's on fire. Free 60 you know robił, that kurwa. Frogs use their eyeballs to push their food down their throats. D-Husky są tylko super czaty. Dzięki wielkie. Dziękuję za dychę. Rzuć mu ten chleb.
Ja pierdolę, no. To chyba już lepiej mu nic nigdy w życiu nie wyjdzie, jak to. Bumerang prosto w pysk niedźwiedzie. Ojej. Nie chciałbym mieć takiego zwierzęcia. Radek, dzięki wielkie za super chata. She watching TV, she's supposed to be in class instead. Why you being bad? When mom get home, I'ma tell her to come beat your ass. You under that blanket like it won't give you a rash. Look at the dirty damn man I'm gonna have to pass out on a rug. Yellow Crocs on while I do my toey tug. Man, what we got over here? We got my little sister up inside the bed. She watching TV, she's supposed to be in class instead. Why you being bad? No zdolni są ludzie, zdolni. Koniec, moi drodzy, koniec. Nie będziemy już kolejnego oglądali. Jest późnawo, zbliża się 11. Jakub, dzięki wielkie za super chata. Maluję Judy i mam dobry humor, więc weź mój cash. Dziękuję ci, Jakubie. Twój cash jest już mój. No to co, moi drodzy? Jak wam się live podobał? Dajcie znać, będziemy kończyli, już naprawdę. Spróbujemy w przyszłym tygodniu zrobić kolejnego live'ika, jak się uda, w czwartuniu, z czego? Nie wiem. Czy sam? Niekoniecznie. Zobaczymy. Ale ten już będzie dobiegał końca. Za chwileczkę zobaczycie nową wersję ekranu końcowego z napisami, więc będę wdzięczny, jeżeli zostaniecie. No i co mogę więcej powiedzieć? No, kurwa, kończymy, no. Lewik był fajny, myślę, że się wam podobało, były ciekawe momenty, trochę poszczelaliśmy, porobiliśmy easter eggowe, dodatkowe, bonusowe rzeczy w Cyberpunku, tak więc mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani i zapewniłem wam wystarczającą dawkę rozrywki dzisiaj. Hot damn, The Husky, na sam koniec weszłem. Dziękuję ślicznie w takim razie za to, że postanowiłeś powysyłać super czaty. No i co? Ja się z wami żegnam. Lewan Polka, gdy grałeś na VR, zobacz po lewej. Widziałem, Paweł, widziałem. Na chyba grupie. Ale nie jestem pewien. Zobaczę. Dzięki wielkie. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Tak, zapis będzie jutro dostępny na kanale. Dziękuję wszystkim wspornikom, wszystkim superczatowcom. A teraz klikam jeden przycisk i mam nadzieję, że podziała mi finalna nowa scena. Dajcie znać, co o niej sądzicie. I znikam. Do zobaczyska na kanale, kolejnych live'ach i filmach. Pa! But today, I just want to tell you. Hey, congratulations. A massive corporate entity with every song in Bollywood. Now you're at number one. Hope you did nothing wrong, like starting your business by selling pirated songs. Oops, didn't think we'd see. It's right there on Wikipedia. Get used to your past being held against you by the media. I'm sure right now there's nothing that you're doing that's illegal. Yeah, I'm certain that you haven't had collusions with the mafia. For legal reasons, that's a joke. For legal reasons, that's a joke. For serious Indian mafia, please don't kill me, that's a joke. India, I'm sorry about the memes, you're the best. I love my Indian bros, from Bombay to Bangladesh. I'll take on all the world for you, I'm a heavy hitter. About to cause a genocide, so you can call me. Hey, congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Hey, congratulations, it's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing. Congratulations, congratulations. It's your big day. Congratulations, such a big day. I got a letter in the post. What is this? T-Series saying cease and desist. Had a problem with me telling them to hold their defecation, but let me educate you, silly. That's not defamation. T-Series can eat a dick. Still not defamation. Stuck my fucking Swedish meatballs. Still not defamation. Yo, did you know that Indians have poopoo in their brains? That's a blatant racist lie. Yeah, but still not defamation.
will solve your crippling poverty. But looking good to series past, I'm guessing not probably. But never mind the poor people, we just hit a party. Just hit a pot some bottles with a 9-year-old army. Not alcoholic, cause I had a real problem. But we still out here living like we about to kamikaze. So this is it? Thanks for sticking with my channel. Ever since I was a nobody screaming at barrels. Yeah, this is it. It's been an adventure. It's the end of the reign of Felix Arvid Ulf Schellberg. Through all the change and controversy, you've been by my side. There's no army.